Cześć, zapraszam do pierwszego odcinka Spotkania z Mistrzem, gdzie rozmawiam z artystami na różne tematy. W dzisiejszym pierwszym odcinku Kamil Mickiewicz, konceptartysta i ilustrator filmu Jujui, opowie nam o nowej grze Kursk, którą miał przyjemność współtworzyć. Poruszymy aspekt początków jego twórczej kariery i dowiemy się, dlaczego właśnie tę drogę wybrał. Nie zabraknie również dyskusji na temat artystów, którzy dla Kamila są inspiracją i najmocniej kształtowali jego obecny styl. Nasi słuchacze dowiedzą się, co Kamil poleca początkującym twórcom, zarówno dlaczego warto iść w tym kierunku, jak i od czego zacząć naukę i gdzie ją kontynuować, aby osiągnąć sukces w branży. No to nic, no to zaczynamy. Najbardziej to się martwię, że już tyle zostało poruszonych, ciekawych tematów i my nawet nie zdążyliśmy tego zupełnie nagrać. Ja mam tutaj taki, wiesz, no trudno, no. Ale to mam nadzieję, że jeszcze raz wrócimy do tego. Ogólnie to tak. Na przykład ja słucham, wiesz, Collective Podcast, ty też słuchasz Collective Podcast i tych innych. Tak jest. I tam kojarzysz coś takiego, co robią wszyscy na początku. Czyli... Jakbyś bekę totalną? Nie. Cię słuchasz? Nie? To nie o to chodzi. Nie, dokładnie o to chodzi. Właśnie mi chodzi o to, że oni zawsze ten gościu, który prowadzi, mówi tak, że... Dużo osób Cię kojarzy na pewno, jesteś znany i w ogóle. No. Coś już dużo ściemą, ale jakby i była jedna osoba, która Cię nie kojarzy, to żebyś tak krótko mógł wyjaśnić, kim jesteś, co robisz. To ja mam na imię Kamil. No. Moje nazwisko to jest Mickiewicz, tak jak Adam, tylko że Kamil. No. I... Wszyscy znamy. Moja pasja. Ale to górnolotnie brzmi pasja. Tak. Nie zajmujesz się pisaniem wierszy. Nie. Ja myślałem sobie... jeden Mickiewicz jest od jednej rzeczy, no. I drugi musi być od czegoś innego. Tak. Ale żeby Mickiewicze jakby za daleko od siebie nie upadły, tak. To żeby to była jednak dziedzina taka... artystyczna. W cudzysłowie sztuka, wiesz, okay. Duże słowo. Sztuka, no. Tak, żeby być wiekopomnym i tego. Żeby też się zapisać historię. Dokładnie, tak. Skoro już masz takie nazwisko, no to no. Stary, no musisz coś z tym zrobić. Zobowiązuje. Bo inaczej zmarnujesz sobie życie. No. Nie. Chcemy pokazać jakieś rzeczy. To tak jak jest. Czasami słuchałem wywiadów jakieś parę miesięcy temu z muzykami. Z polskimi muzykami. I tam, wiesz, na przykład Maleńczuk, no. Jakieś coś. Takie, ktoś może powiedzieć muzycy, ktoś może powiedzieć celebryci. To już nieważne, nie? Ale oni na przykład rozmawiają o pewnych rzeczach. Mówią o pewnych A to gdzie to za podcast? Znaczy, podcast? To nie jest jeden podcast, po prostu. Video? Po prostu byłem ciekaw. Radio? Wywiadów z muzykami. Aha. Na YouTubie. I okay. Nic więcej. Ja wpisywałem na przykład taki i taki koleś interview. No. Albo w ogóle męskie granie, dajmy na to, interview. Czy organek, bo słuchałem sporo tego Tomasza Organka. I jakiś czas temu, jak on był taki, nie wiem, czy on teraz jest na topie, jak tam coś wszystko, bo nie śledzę. Ale podobały mi się te piosenki, to była fajna propozycja taka nawiązująca gdzieś do tego starego rocka, którego ja nawet nie jestem w stanie pamiętać, bo byłem małym dzieckiem wtedy, kiedy to powstawało. Ale on tam... No nieważne, bo zaraz opędzimy się w kolejne takie tematy w ogóle zupełnie o jakiejś muzyce. Ale to, co chcę powiedzieć, to, że oni rozmawiają o tej muzyce jakby bez słuchania muzyki. No. I to jest super mega ciekawe, bo dużo jest tych niedopowiedzeń. Że kurde, co on miał na myśli, nie? I zaczynasz szukać, wiesz, i na przykład zaczynasz bo on mówi o fragmencie jakimś jakiegoś utworu. No. I ty nie wiesz, o jaki utwór chodzi, bo nie jesteś usłuchany, obeznany. No to jest trochę takie... Tak. Słabe, jak na przykład próbujesz być w temacie, ale nie wiesz o 90% o czym oni mówią. Dokładnie, bo ale... Musisz, zapisujesz na kartce research, nie? Czy coś takiego. Tak. Jest coś takiego. Znaczy, mnie to w ogóle... To jest fajne, bo możesz się czegoś dowiedzieć. To jest w ogóle interesujące, że niewyeksplorowana przestrzeń. No. A dlatego o tym mówię, bo my teraz będziemy pewnie rozmawiać o jakichś obrazkach. Wiesz, o jakichś sztukach wizualnych. I nie wszystko na przykład pokażemy i co wtedy? I nie wszystko pokażemy, część powiemy. No. Natomiast ta wizja jest ważna. I mam nadzieję, że się uda to nagrać, co będziemy też pokazywać. Jeśli nam nie odmówią te wszystkie rzeczy,
to powinno być okej. Okay. Jeżeli sprzęt się nie wywali, tak. Na którym jest 20 giga, zostało miejsca. A Photoshop jest, jak osoby nie wiedzą, to jest bardzo pamięciożerny. Tak. Znaczy nawet nie pamięcią, bo pamięć to często się z RAM-em kojarzy ludziom. No, to chodzi o dysk twardy. I tak, szczególnie tak, ten główny, tak. Czyli C. Tak. On ma taki scratch disk, jak się go uruchamia i... To można przestawić tam w preferencjach, w opcjach takich Photoshopa. Można, można. Żeby on na inny dysk sobie reagował i zabierał miejsce z tego dysku. Gorzej jak u nas na laptopie jest tylko jeden. Bo tak właśnie jest. No. A miałem mówić o sobie coś? No, możesz powiedzieć na przykład jeszcze... Co robisz? Tak. I związanego z tą sztuką. Tak. To jest w ogóle ciekawa historia, bo powiem ci taką anegdotkę. Jeśli to jest na przykład trudne, to możesz na przykład powiedzieć, no. Jak w ogóle się to stało. Od razu odpowiadając na takie pytanie, które mam tutaj zapisane, wiesz, na kartce, jak widzisz. Skąd to się wzięło, wiesz, to dlaczego tym się zajmujesz, co się zajmujesz. I na przykład co robisz, to będzie od razu to razem połączone. Możemy spróbować. Ale to są najcięższe pytania, jakie ja mam. No to dlatego zaczynam od nich. Może potem będzie lżej. Dobra, to co ja robię, może szczególnie w polskiej branży gier, bo zacznijmy od tego, uogólnienie. Pracuję w firmie, która... W ogóle mało osób wie w ogóle o co chodzi i tak. Dlaczego za to bierzesz pieniądze. Tak, ale pracuję w firmie, która zajmuje się tworzeniem gier wideo. I to jest tak zwane entertainment industry, czyli branża rozrywkowa, czyli na przykład funkcja taką, jaką ja pełnię, czyli koncept artysta lub ilustrator, bo to są dwie różne rzeczy. Niektórzy na to mówią właśnie, szczególnie w Polsce, nazywa się to, że to jest po prostu grafik. Na przykład jest podział na grafik 2D albo grafik 3D i mi się okropnie oderwało w pierwszych miesiącach mojej pracy, bo ja byłem bardzo taki... na luzie i... ale też myślałem, że ludzie nie do końca wiedzą, co to jest concept art, bo na przykład stąd, skąd ja przyjechałem, czyli z Białegostoku, tutaj pracować do Katowic, to w Białymstoku nie ma takich firm jak w Katowicach. I dopiero najbliżej cokolwiek możesz znaleźć w Warszawie, że jest ten sławny CD Projekt Red, albo jakiś 11-bit Studios. Nie, no z Białegostoku jest jedna taka osoba jeszcze. Z Białegostoku jest jedna osoba i to jest mój największy mistrz, jakiego ja w ogóle podziwiam już od lat i myślę, że nigdy nie będę tak dobry jak on. No. I mam nadzieję kiedyś w ogóle go spotkać i porozmawiać. Mówimy tutaj o Piotrze Jabłońskim. No. To jest gość, który... Ja myślę, że on autentycznie mieszka dalej w mieście rodzinnym moim i jego mieście rodzinnym, jakim jest Białystok. I to jest ciekawe. Gadamy o tym teraz, czy tak, nie? Tak, no dawaj. To jest, kurczę, wiesz... A tutaj chyba był on, czy mi się wydaje. Tak, tak. Był, nie? Teraz Tomek ma w dłoniach artbook z gry Dishonored 2. Tu, nie? Dokładnie. I teraz popatrz, Tomek, jak mamy calutki artbook, nie? Czekaj, bo tu jesteśmy na początku. I to też są prace Piotra Jabłońskiego, to co tu widzimy. Ale dalej, na przykład, jest specjalna sekcja, która się nazywa... Nie, tu jest flora i fauna, tu jeszcze nie. Czyli to jest taka sekcja w książce o po prostu zwierzętach i roślinach i o jakichś takich elementach. A jest sekcja, która się nazywa Illustration, nie? Mhm. I tu jest wprowadzający do tego rozdziału opis. I w ogóle po lewej stronie widzisz właśnie ośmiornica, ilustracja Piotra Jabłońskiego. I nie będziemy teraz tego czytać tutaj, do mikrofonu i tak dalej. To jest jeszcze w języku angielskim, więc pewnie śmiesznie będziemy brzmieć, jakbym ja próbował to wszystko przeczytać. Ale... To jest w ogóle o ilustracjach, czyli już nie o konceptartach, nie o tej części projektowej gry, tylko o samych takich rzeczach, które mają wyglądać, które mają pokazywać klimat, które mają pokazywać mitologię, bo oni tworzyli też w tej grze mitologię, żeby przenieść ciebie do miejsc, których nie pokażą ci na ekranie. No, to jest też
super alternatywne podejście. Prawie nikt czegoś takiego nie robi. Wiesz, że tworzy wokół świata, tego, który oni... Jakieś dodatkowe jeszcze grafiki. Dodatkowe grafiki, ale w ogóle dodatkowy... Content. Content, który... Nie pojawi się. Nie pojawi się, ale ma być w twojej wyobraźni. Mm. Czyli chodząc w tej grze, ty na przykład... bo to jest taka gra, w której jest duży nacisk na taki, można powiedzieć, environment storytelling, tak bym to nazwał, że wchodzisz w environmenty, wchodzisz w ogóle na przykład w pokój, albo jesteś w pomieszczeniu, jedna z miski to jest muzeum, konserwatorium to się nazywa, i tam to konserwatorium to jest muzeum różnych ciekawych dzieł sztuki, albo na przykład wypchane zwierzęta wiszą wielkie, czy coś, to można porównać do naszego współczesnego muzeum, do którego idziesz i chcesz popatrzeć na jakieś dzieła sztuki. Mhm. I tam wiszą właśnie obrazy Piotra Jabłońskiego i one przedstawiają jakieś abstrakcyjne sceny, tak jak tu widzisz na przykład. O, to są te obrazy? To są te konkretne właśnie ilustracje, które można też obserwować na ArtStation u Piotra. W ogóle zobaczmy to, bo to jest też ciekawe. Tutaj OBS zainstalowaliśmy. ArtStation i Piotr Jabłoński. Też Piotr Jabłoński ma bardzo ciekawy pseudonim. Znasz taki pseudonim jego? Nie. On się posługuje tym na Facebooku i to jest nic po nim. Nic po nim. I no. Właśnie ta litera N, którą ma tutaj w awatarze, to jest od tego nic po nim. No. I ja uważam, że... Ja nie wiem, czy on to zrobił celowo, czy nie, ale to jest drugi poziom genialności tego człowieka. Aha. Bo... O, masz tutaj nawet... Widzisz jego adres, to jest nic po nim. Tak widzę. ArtStation, nie? No. Jak ja czytam takie słowo, takie słowotwórstwo, to się... Z czym ci się to kojarzy, no? Znaczy ja w ogóle... Chciałem to przeczytać po angielsku. I jak by to brzmiało? nie zdążyłem nie? tego, byłeś ty pierwszy, więc... No. No, nie wiem. Ale tak próbowałem być... Czy coś to jest po angielsku? Ty, dude, może taki był sens. Ale nie, no tak to jest... Prawdopodobnie... Nie kojarzy mi się to. Prawdopodobnie my w przypadku tego Piotra Jabłońskiego to będziemy dużo tworzyć ideologii na jego temat, a może on po prostu sobie coś tak walnął, bo tak. I... No, raczej tak. Ale... I tak o tym zostało. Ale no. Ja widzę na przykład tutaj słowo nic poń. Aha, nie? Nic poń. Że nic poń i że nic po nim nie będzie. Tak, że, tak. To te dwie rzeczy. Tak i tam, nie? No. Co tam z niego będzie? Wiesz, też... no. Maluję jakieś obrazki i w ogóle do czego to? Aha. I wiesz, bo każdy na pewnym etapie to jest wciąż młoda dziedzina. No. I każdy chyba się z tym... Nie, spotkałeś się z tym? Żeby ktoś sobie robił pseudonimy? Nie, żeby ktoś bagatelizował jakby cel i rolę tego, co robisz. Mhm. Bo... Chyba taka odwrotność, nie? Bo większość osób to lubi mówić. Że jest więcej niż tym, czym jest. A jakby to takie robienie takiego czegoś? Znaczy mówię tak... Znaczy, bo to mogą być dwie rzeczy, czyli albo on sobie zdaje z tego sprawę, albo on po prostu zrobił sobie ten nick, jak był mały. Mogło tak być, ale ja już chcę się tak oderwać od tego niku trochę, na chwilę zostawić nick w spokoju i w ogóle Piotrka w spokoju, nie? Żeby tutaj jego za bardzo nie ten. No. Ale czy ty jako Tomek, jako osoba, no. Miałeś coś takiego, że na przykład... Bo opowiedz, ty zajmujesz się... No, właśnie, no. Malujesz na tablecie. Tak. Interesujesz się malowaniem w tablecie. Tak, bardzo mnie to jara. I w samochodzie powiedziałeś, że to już jest z tobą 10 lat. Mniej więcej. Jak pierwszy raz zobaczyłeś, no, tak. Że to cię w ogóle jakby, interesuje. Jakby malując, maluję już od dawna, nie wiem, od dziecka. I to się zrodziło przez mojego dziadka. Jak on malował ze mną, jak byłem mały. No i jakoś tak. Potem zacząłem malować. No ale tak, 10 lat temu jakoś tak, 10-11. To był może 2007-2008, że po prostu właśnie zajarałem się sztuką właśnie cyfrową. I wtedy sobie kupiłem pierwszy tablet. I to było naprawdę 10 lat temu. No. To jest rok... To jest aż tak szkoda, że po prostu, wiesz, że jakby to jest aż tyle lat. Jak kojarzę osoby, które w rok
są w stanie taki mega progres zrobić. Ale to w ogóle... Nie? Nie? Bo to jest to. I to jest takie, że zastanawiasz się, że trochę na przykład straciłeś, nie? Ale jakby... Nie, że jakbyś się zajmował tylko tym przez te 10 lat, to gdzieś byś był teraz, nie? Dokładnie. Ale jakby też nie byłbyś teraz w tym miejscu, gdybyś się tylko tym zajmował. Bo ja... Takie, tak. To jest taki wybór, nie? A co cię powstrzymywało właśnie na drodze? Że miałeś takie coś, że... Bo tak, dostałeś ten pierwszy tablet. No. I żeby w ogóle wymyślić... Jakby nie zdajesz sobie z tego sprawy, że to może być jakby twoja praca. Może dlatego. Aha. Jakby to było coś takiego, że masz tam paręnaście lat i mówisz, lubię rysować. I tyle. I już jakby nie kontynuujesz tej myśli. Wiesz, o co chodzi. Mówisz tylko fajne, nie? Ale też w edukacji jesteś w tej szkole. Tak. To jest zawsze spychane na drugi plan, że... No wiesz, że to jest taki dodatkowy przedmiot, na przykład plastyka, nie? Albo z plastyki ciśniemy, żeby mieć piątkę, tak, albo bo podniesie nam średnią, nie? Jest takie zjawisko, że no jak myślisz o edukacji, o jakiejś szkole, no to na przykład wcielając się w skórę wielu rodziców, nie? Swoich dzieci, no to kim rodzic? Znaczy, jak chciałby rodzic widzieć przyszłość swojego dziecka? No, że raczej prawnik, poważny, że raczej zawód. Lekarz, że inżynier. To jest raczej coś takiego, co jest nowe. To jest bardzo nowe i jest dużo niezrozumienia wokół tego tematu, nie? O to tak, właśnie cię chciałem zapytać. Czy miałeś... Szczególnie w ogóle jakby sztuka albo rysowanie, malowanie, to się kojarzy z takim, wiesz, Van Goghiem albo coś takiego, że po prostu on malował przez całe życie. I potem i tak umierał, wiesz, no nie wiem, może mogę, że teraz zrobię jakąś wtopę, nie, z historii. Tak, ale ja też nie jestem znawcą, także nawet ci nie poprawię, stary. To... Ja mówię Van Gogh jako taki przykład, nie, wszystkich takich malarzy, że oni po prostu żyją w ubóstwie i potem umierają, a potem dopiero stają się ich dzieła sławne, nie. Poza na przykład jakimś Picasso, który miał z tego hajs w trakcie życia. Tak. I po prostu dobrze sobie prosperował. Tak, ale jak z muzyką zresztą. Tak, czyli ogólnie sztuka się kojarzy z czymś takim, że tworzysz, robisz coś genialnego i to nie dociera do odbiorców. Jesteś głodującym tym artystą pod mostem. Tak, tak, że to jest jakby takie coś, co się kojarzy ci pierwsze co, jakby mimo, że jesteś fanem tego i chciałbyś to robić, to mimo wszystko jakby zrzucasz to na dalszy plan, bo na przykład wiesz, że musisz zapłacić rachunki, nie? W skrócie. Dokładnie. No. Dokładnie. Albo że wszyscy. To jest taka presja. Albo wszyscy, że wszyscy robią się studia, będą cię pytać, nie? No a co ty robisz? Albo, nie idziesz na studia? Tak, tak. Nie ma takich studiów w Polsce. Albo kim ty jesteś, jakim masz tytuł? No wiesz, kim ty jesteś i często się sprowadza do tego, że masz jakieś przedrostki do swojego imienia i nazwiska, nie? No i to jakoś. Ale to ja to rozumiem, to jest jakby zupełnie legitne, bo ludzie chcą się móc szybko zidentyfikować, poznajesz osobę i chcesz wiedzieć, wiesz, jak, co o nim myśleć, nie? Jakby wiesz, jaką pełnić rolę, funkcję w społeczeństwie, bo to jest taki kolektyw, jeden wielki kolektyw. Tak, tak. Ludzi, którzy, mam nadzieję, nie? Siebie wspierają, wszystkie te zawody wspierają siebie. Szczerze mówiąc, ja na przykład do tej pory nie wiem do końca, mówiąc ci totalnie szczerze, czy to, co ja robię, ma duży wpływ na życie ludzi. Aha. Wiesz. No to jest, bo ja mógłbym mieć na przykład... Na przykład jak kłapiesz węgiel, to wiadomo, że to się ogrzeje. Dokładnie. Kropka. Dokładnie. A tutaj rysujesz i jakby to nie jest jednoznaczne. Tak. To jest jakaś kultura, to jest coś... Możesz wpłynąć na ludzi w taki sposób, że nie do końca ty sobie... Bo to jest jakby to, co ty robisz, to jest jakby dzieło i ty zostawiasz to. I jakby każdy może sobie interpretować inaczej. Trochę tak to jest. Ale czy ludzie... Nie rozmawiasz z nimi. Czy ludzie mają potrzebę tego? No bo popatrz, czy, na przykład... Żeby im powiedzieć coś. No na przykład mi się wydaje, że kultura to jest tak... To jest twór... jakby cywilizacji rozwiniętych, można powiedzieć. Że jeżeli na przykład masz, wiesz, głód w Afryce czy coś i w ogóle... No to nie rysujesz. No to tam goście nie kminią, wiesz, jak, kurczę, być lepszym i jak tu ktoś wykminił edge albo kompozycję, albo jaki koncept art wykonał. No jak... Znaczy nie wiem, może się mylę, może właśnie... Bo w sumie jak myślę o jaskiniach, o prehistorycznych czasach, to mimo tego, że oni żyli w mega hardkorowych warunkach,
to sobie coś tam robili, wiesz. No. Był, zawsze był, człowiek miał głód tego, takiej kreacji. Wiesz, jakieś, a to mogło być w tym momencie, kiedy oni już upolowali taką dużą, wiesz, słonia i ten, i on jest w tej skali. I mają miesiąc nic nie robienia, bo mają jedzenie. Bez kitu, i standard społeczny i tak, kamień, ten, może zacznę coś rysować. No, dając się i myśli sobie, co tu wykminić tak. Na ścianie. No, mogło tak być, faktycznie. Ale kumasz, do czego zmierzam, nie? Że no tak. Ja jeszcze, nawet jak to robię i na przykład... Że jak na przykład jest jakieś, trudne są czasy ogólnie, tak. To nie jest priorytetem. Tak, ale jak się ogląda na przykład jakieś filmy, albo czy te czy na przykład podręczniki, na przykład wiesz, oglądasz film i widzisz wielkie bitwy historyczne, nie? Na filmie. I widzisz maszerujące wojska, albo czytasz o tym w podręczniku od historii, to jednak są tam na przykład gdzieś w formacjach bojowych goście, którzy biją w bębny. Aha, że kumasz, zwiększają morale wojska, nie? Oni zastraszają teraz wroga, albo albo stroje. Tak. To mimo wszystko jakoś tam jest przemycone. Dokładnie, że jednak nawet w tych sytuacjach granicznych, czyli życia i śmierci, patrz, że ludzie stymulują siebie. Jakby stymulują swoje wyobrażenia o sytuacji, która teraz ich zastała, tak. Nie? Albo jesteśmy potężni, albo chcemy być groźni dla kogoś, nie? Czy coś. To akurat ciągle o tych wojskach mówię, ale to można przenieść na mnóstwo. Husarzy. Dokładnie. Tak? Samuraje, nie? Jak oglądałem na przykład film Ostatni Samuraj, kojarzysz? To jest z Tomem Cruise'em. Wiem. To jest popularne. Stary, obejrzyj sobie. Ja mam tego DVD nawet, takie wiesz. Masz? W pudełku, no. A to jest jakaś... Tata mi dał, tak, obejrzyj to. I ja tak... Naprawdę? Tak, na półce. Ja chyba tego nie wyjrzałem. A jak to jest, że twój ojciec ci tak podpowiedział to? Nie wiem. Co on sobie myślał, że on nie wiem, to dał? Bo ja wiem, może jestem fascynacją, wiesz, jakby tą kulturą. Aha. No to może dlatego tak tam, ale tak, no to takie... Obejrzyj sobie to. Znaczy, ja wiem, że w niektórych momentach ten film na dzisiejsze czasy na przykład może... Znaczy nie dzisiejsze czasy, on i tak powstał niedawno. No. Nie? Nie wiem, ile on powstał, 10 lat temu? Może? Byśmy mogli to googlować. I coś. Ale... On jest taki trochę czasami, wiesz, gdzieś jest czasami nieautentyczny, że przerysowuje pewne zjawiska, wiadomo, ale to właśnie na potrzebę tego stworzenia, tej otoczki, tej historii, która jest tam opowiedziana. Ale naprawdę to i Gladiator, to myślę, że są to moje jedne z dwóch ulubionych filmów. Gladiator to jest jeden z filmów, który mnie najbardziej w ogóle ukształtował. I myślę że sobie, że szczególnie, chociaż dzisiaj trudno mówić już o płci, że chłopcy, dziewczyny, wiesz, nie? Ale jeżeli ktoś jednak, wiesz, czuje, że jest jakaś różnica pomiędzy płciowością człowieka, to myślę, że dla chłopców to jest szczególnie ważny film. Bo, Gladiator? Tak, Gladiator. Bo ty oglądasz tego Gladiatora, masz postać Maximusa, i oglądasz tego chłopiec, nie? Albo jako po prostu młody mężczyzna, dajmy na to. Czy jakikolwiek mężczyzna. I ty wiesz, że chciałbyś być Maximusem. Bo to jest postać ideałów. Wiesz? No. To jest ktoś taki, że to ci wyznaczy, to nie jest jakiś tam bohater, który jest taki trochę zły, trochę taki emo, cichociemny. To jest postać ideałów. On po prostu realizuje tą zemstę, on ma rozpacz po tej żonie, on już potem nie chce żyć, bo rodzina mu zginęła, wiesz. Ale walczy dalej, nie poddaje się, nie? Chce zniszczyć tego złego, potem umiera w chwalebnej śmierci. No kurde, po prostu wszystko to jest takiego kształtującego. Że to jest coś, do czego można się odnieść, jeżeli brakuje komuś, wiesz, jakiś wydaje autorytetów, nie? No. Że ktoś nie wie, kurde, nie wiem na kogo patrzeć. Może jestem z takiej rodziny, powiedzmy, że nie miałem dobrej relacji z ojcem, nie? Ja akurat nie mogę tego powiedzieć, bo ja mam wspaniałego ojca, który mnie, wiesz, nauczył, był ze mną cały czas. To nie był taki nowoczesny ojciec, że jego nie ma, bo on jest w pracy albo coś. Tylko on dużo ze swoimi dziećmi spędzał czasu, bardzo. I na małych rzeczach, i na zabawach, i właśnie też duże wprowadzenie do sztuki zrobił. Bo on jest muzykiem z wykształcenia i połowa mojej rodziny to są muzycy. No.
Także ja nie mogę powiedzieć, że tam, wiesz, mi tego brakuje i nie mogę się wczuć w osobę, której brakuje tych wzorców, nie? I takiego, wiesz, tego roli tego ojca w rodzinie, nie? Ale gdyby ktoś nie miał, to właśnie Gladiator, właśnie Ostatni Samuraj. To są takie filmy, które gdzieś ruszają ciebie tak w środku i pokazują, wiesz, co to jest na przykład honor, nie? Bo to jest rzecz niewidzialna, nie możesz tego zmierzyć. Honor to jest coś, że ludzie coś robią bez sensu dla honoru, wiesz? Jakbyś miał to matematycznie wykreślić, czy to się opłaca, czy się nie opłaca, niektóre czyny, które są wykonywane tylko dla honoru, to są głupie rzeczy, wiesz, często to się nie opłaca. Tak, no. Albo to, że ktoś komuś dał słowo, dać komuś słowo i potem dotrzymywać słowa. Ktoś by mu powiedział, ale nie ma tego na papierze. Nie zrobiliśmy umowy, nie złożyliśmy podpisów, nie? To czy... Są takie starodawne rzeczy, tak, tak. Które jakoś tam kulturę jakoś wiążą. Tak, ale popatrz, że właśnie mówimy nawet starodawne, nie? No. Bo, czyli to już jest znak, że nie odnajdujemy tego dziś. Że to jest. To nie jest takie, co można spotkać na co dzień. O. Tak. Może. A kiedyś prawdopodobnie, chociaż nie, no wszędzie byli szubrawcy. Nie wiem, jak było kiedyś. No właśnie, nie żyliśmy kiedyś, nie możemy tego stwierdzić. No ale to jest jakby coś takiego, może kiedyś na pewno było znakiem takim rozpoznawczym pewnej grupy społecznej. Albo jakichś tam ludzi. Możliwe. I to pewnie też ludzie musieli się przekonać na tym, że na przykład ktoś coś mówi i potem jak się dzieje, nie? To tak jest też dotychczas. Że poznajesz tych ludzi. No tak, na przykład idziesz do serwisu, naprawić laptopa, on ci mówi, no spoko. Tak. I to już jest to słowo, nie? I na przykład oddaje ci i na przykład nie działa, nie? I co to znaczy, że jak następny raz powie, no spoko, to niekoniecznie musi znaczyć tak, spoko. Tak. I to jest właśnie to. No to jest trochę tak, nie? Że już drugi raz na przykład do niego nie pójdziesz. Albo coś w tym stylu, nie? Tak patrząc na takie nowoczesne realia. Tego. Ale myślisz, że na przestrzeni tego czasu, jak żyjesz, nie? No. Jak byłeś dzieckiem i teraz... ile mamy lat? Ja jestem przed 30, stary. To już jest... O kurde, to jest okropne. Ja już się czuję taki stary. Ja nawet tak, nie chcę to jest mówić. To bariera, tak, ale... No, już nawet nie chcę o tym mówić, ale... Jeszcze 18 tak nie poczułeś. Tak, tak. Ale czujesz jakąś transformację? Właśnie na tym. Po 18? Nie, transformację to taką, wiesz, w świecie, że na przykład kiedyś ludzie dawali słowo i utrzymywali słowo, a teraz to tak niekoniecznie, bo wszystko jest to umowy. Czy nie monitorujesz tego raczej, tak nie jesteś w stanie powiedzieć? Czy są jakieś zmiany na tym punkcie, na tym honorze, co mówiliśmy, nie? No na pewno wiesz, jeśli masz taką osobę, która po prostu coś zrobi, mija wszystko, no to możesz jakby oprzeć na niej jakieś tam zaufanie, nie? Jeśli to masz zaufanie, to jakby możesz też z nią się dzielić większą ilością rzeczy, nie? To jest może taka przyjaźń. Nawet jeśli na przykład to nie jest koniecznie coś takiego, że z tą osobą się widzisz non-stop. Rozumiem. Tylko na przykład dwa razy ją spotkasz w życiu, nie? Tak. Ale takie masz takie zaufanie do niej w tym momencie. Tak. Bo wiesz, że na przykład to jest taka skała, nie? I po prostu narysujesz na skalę i będzie. Mm-hmm. I po prostu przyjdziesz tam za 100 lat i dalej będzie. Wiesz, co chodzi? Taki spokój, nie? Trochę tak, z takimi osobami masz. A masz taki typ ludzi, z którymi powiedzmy masz problem w komunikacjach? Wiesz, że jest taki typ na przykład człowieka, że wiesz, że kurczę się nie dogadasz. Taki jakiś rodzaj, wiesz, jakaś cecha, że wiesz, że kurczę, będzie ciężko się na przykład dogadać. Kurczę, no, to są ciężkie pytania, no, ale nie są na początku, ale są w środku. Ale to jest często mi, znaczy jakbym miał teraz taką sytuację, tak, to ja zdarzają mi się takie rzeczy. Ale żeby tak powiedzieć, że jakby określić to w tym momencie, to mi było bardzo ciężko. Ale im jestem starszy, tym jest łatwiej to rozpoznać, że na przykład z kimś się nie dogadam. Ale to jest tak, jakby czuję to, ale jakby nie przekreślam tej sytuacji, staram się nie przekreślać. Tak, rozumiem. Że po prostu mogę się mylić. I tak, jakby tak. Ja zawsze staram się podchodzić tak samo, mimo że na przykład
wiem, że podobną osobę spotkałem, albo podobną osobę spotkałem i że jakby to nie zadziała. To są takie skróty myślowe, nie? No. Że już po prostu... Ale jest coś w tym. Ale nigdy nie wiesz, że naprawdę. Nigdy nie wiesz, ale jednak, kurczę, pomyśl sobie, że na przykład ja to wczoraj miałem na koncercie właśnie, nie? Czy coś, bo się zdjęli przede mną muzycy i wiesz, grali... No po prostu, wiesz, grali tam jakiś tam utwór i dużo ich było. I ja czasami widziałem w nich twarze podobne do ludzi, których gdzieś znam, wiesz, z życia. I sobie tak pomyślałem, że wiele jest... Nawet tak nie myślisz z nimi rozmawiać, tylko tak już nawet z twarzy tak możesz. Chodzi o to, że ta geometria na przykład twarzy człowieka no, coś jest... już ci mówi, na przykład, już ci sugeruje, jaki on może być. No. Masz coś takiego? W sumie, że ta inteligencja emocjonalna ci podpowiada, po prostu zwykła, że twój organizm nawet podświadomie ocenia pewne warunki, na przykład jego fizyczności tak. I mówi ci, prawdopodobnie to jest taki człowiek i już na przykład rzeczywiście okazuje się on takim być. No bo ogólnie ludzie że jest coś wywarunkowaniu nawet jakby czysto fizycznie. Przekazują o sobie wszystko jakby na zewnątrz, tak? Czyli na przykład są jakieś gesty, jakieś ale ruchy. Nie zawsze. No nie zawsze, niektórzy nie mają tej integralności tego, że można powiedzieć, że serce na dłoni. Ale często tak jest, że na przykład albo na przykład się jakoś ubiera, albo gdzieś przebywa, albo z kimś się koleguje. I to niekoniecznie może być jego twarz. Tylko na przykład widzisz go w środowisku i na przykład, że tak. To jest osoba, która na przykład widzisz, że jakby jest główną osobą w rozmowie. Tak, nie? Tak. I mówisz, no nie, ja już to widziałem. Jakby niekoniecznie to może być ta osoba, która jakby ona jakoś wygląda, tylko jakby to, co jest wokół niej. Tak. To jest mnóstwo czynników. Ja myślę, że to w ogóle... Ale to jakby mózg to robi od razu. Tak, poza naszą uwagą. I ty nawet nie wiesz, co ocenił mózg. Tak. Ale jakby masz to przeczucie. I nie wiesz dokładnie, co to jest, bo to jest jeden z tych czynników, albo jakaś kombinacja. To się stało tak szybko, że nawet nie zauważyłeś. Nie? No. Tak. Ale chciałem powiedzieć, że zdarzają się powtórki. No. W sensie, że rzeczywiście... Kiedy żawi. Nie? Albo znaki zodiaku. Aha. To jest stary. Na przykład ja w to tak nie wierzę, bym powiedział, wiesz, że nie definiuję kogoś po znaku zodiaku i że przeczytam horoskop czy coś, nie? No. Jakby to jest... Nie zajmuję się tym, nie? Chociaż wiem, że astrologia jest nauką i na przykład szanuję tą naukę. Że ona jest faktycznym czymś. I na pewno w wielu rzeczach ma faktyczną rację, nie? A w jakichś rzeczach może nie mieć racji, ale jest coś takiego, że o, a ty spod jakiego jesteś znaku, nie? O, spod takiego. I nagle okazuje się, że kurczę, osoby z jakiegoś znaku zodiaku rzeczywiście wykazują jakieś podobne cechy. No. Czy masz to, czy nie jesteś przekonany? Czy taki trochę bullshit? Tak? Trochę tak i trochę nie? Trochę tak, nie. Bo ja na przykład, ja ci powiem, ja jestem na przykład spod znaku panny, nie? No. Jak ja się dowiaduję, że ktoś jest spod znaku panny... No. Ale to zwykle się jakby dogadujesz. To ja automatycznie mam sympatię. Dlatego, że wiesz, że to jest swój człowiek. No. Ja chcę z nim sobie... Znaczy nie, że chcę z nim coś pogadać czy coś, tylko od razu to jest ileś leveli i sympatii do góry. Tak. Tylko dlatego. No to jest takie podświadome. Stary, po prostu. Mimo, że na przykład tego tak mówisz, nie, no ja tego nie, ale jak ludzie patrzą na to. Tak jak no. Nie? No to jest ciekawe. Ale no... To jest też coś takiego, że wiesz, że jakby masz coś opisane i jak na przykład w to wierzysz, to ja jakby rozumiem to przez coś takiego, że jakby już ci coś sugeruje, nie? I przez to, jak ci coś sugeruje, to ty na przykład sobie wybierasz wybiórczo jakieś trzy rzeczy i mówisz idealnie, nie? Tak. Jak na przykład czytasz horoskop i tam połowa się zgadza i mówisz super, kurcz, albo na przykład, dokładnie. Na przykład potkniesz się dzisiaj. Potknąłeś się, nie? Ale potem jak przeczytałeś. No i co? Mieli rację. Nie? No i to się nazywa właśnie heterosugestia. No. Ja tak, naprawdę, że bo wiesz, jest coś takiego autosugestia, że sam sobie możesz tak. wykreować jakąś rzeczywistość, a potem wpaść w tą rzeczywistość, którą wykreowałeś. Najgorzej, jak to jest negatywne. Tak. Jak jest pozytywne, to nic nie szkodzi. O stary, miałem tak o tym, na temat tego podcastu. No, dokładnie, tak? Bo wczoraj rodzice do mnie zadzwonili, aha, właśnie z Białegostoku i rozmawiam z nimi,
co tam u mnie, mówię, ty wiesz, w ogóle wpadnie taki Tomek i tam będziemy w ogóle robić podcast, a co to podcast, to mama, wiesz, ona nie do końca kojarzy, mówię, taki wywiad. A po co ty się w to pakujesz? Coś? Mamo, ja muszę już kończyć, nie? Po prostu. Ona od razu z jakby, że to są dodatkowe rzeczy. I no. W oczach mamy, która jest osobą, wiesz, już ileś tam starszą, nie lat. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy mamy, Gosia, ma na imię. Gosia. To jest bardzo dobra mama, wiesz, ale ona od razu myśli sobie, o, tego dzieciaka to tam skrzywdzą, że wpędzą go w coś, on nie zarobi na tym, wiesz, i takie kalkulacje, że to musi się opłacać, to musi się, to jest takie myślenie, wiesz, jeszcze tej starszej daty, nie? Znaczy ona taka nie jest na ogół, w ogóle, to nie jest osoba, która na przykład kalkuluje pieniędzmi, bo są takie osoby, a moja rodzina w ogóle nie, jakby w ogóle nie, ale... Już z faktu tego, że jest w takim wieku, jakim jest i na przykład dzisiaj rzeczywistość i w ogóle internet, ona nie zna internetu, wiesz, ona nie chodzi po internecie. Ona nie wie, jakie są teraz standardy, co się robi, co się nie robi. To już była taka, że a po co ci się to wpakujesz w to? Potem ja tylko sobie na głowę problemy, wiesz, jakby. I ja słysząc coś takiego, myślę, od razu jestem bardzo wycofany, że nie chcę, żeby ktoś mówił, że rzeczy jakby, które ja uważam za wartościowe, żeby podważał je. Ja się boję. Ja się bardzo boję właśnie wpływu mojego otoczenia najbliższego. Naprawdę. Że, tak, bo jakby, że mi coś wmówią. To jest kwestia tego, że na przykład mało masz takich znajomych, którzy robią podobne rzeczy co ty, albo bardzo. Na przykład mało mam styczność. No. Ale miałem to w przeszłości, jak byłem właśnie w tym Białymstoku i w tym... I tam w domu rodzinnym mieszkałem i na przykład stwierdziłem, że ja po prostu rezygnuję z prac, które do tej pory miałem, jakieś w architekturze na przykład, albo w domu kultury, bo był taki etap. I zamknąłem się w domu i tylko się skillowałem. Po prostu codziennie robiłem, wiesz, jakieś prace, czy do portfolio, oglądałem tutoriale, przerabiałem te tutoriale, to trwało, wiesz, miesiącami, nie? No. Czy nawet rok, czy nawet, nie wiem, już nawet teraz musiałbym to policzyć po prostu na palcach, nie? Ile to jest? Tego nie potrafię powiedzieć, ale to był przynajmniej rok, może i nawet dwa lata, że ja siedziałem w tym domu rodzinnym, bez jego perspektyw w ogóle na życie. Tak. I ja czułem, że jestem traktowany jako taka trochę czarna owca, że... No akceptujemy go, bo to jest nasz członek rodziny, ale... Tak. Kurde, co on odwala, wiesz? Tak. Co on sobie myśli, że on będzie obrazki, że są... Mógłbyś ugotować makaron? No, dokładnie, tak. Że generalnie grządki są, bo tak. To jest dom, nie? I tam jest też ogródek. No. I trzeba jakieś krawężniki wstawić. Tak. Trzeba tam mógłbyś pomóc? Komin wyczyścić. Zawsze są jakieś rzeczy, a ja już sobie zaplanowałem, wiesz, ja już jestem... Tak, masz zaplanowany dzień i wiesz, co masz robić. Nawet i nie zaplanowany, ale ja chciałam mieć ten stan zen. Nie, że jestem w stanie zen i ja teraz będę się uczył tego tutoriala. I po prostu... Tak, że masz wyznaczony dzień, od rana do wieczora. Zrobię teraz najlepszą pracę w swoim życiu. No. I nie może mi skolidować, bo ja teraz... Bo ja właśnie nie wiem, co on, powiedzmy, jestem na etapie tworzenia obrazka i nie wiem, co on dalej zrobić. No. I to są właśnie błogosławione momenty, że ty nie wiesz, co masz zrobić. I wtedy, co ja robię, to wyświetlam swój obrazek. No. I obok, dokładnie obok, żeby była jak najmniejsza granica, wyświetlam obrazek swojego mistrza. Typu właśnie Piotra Jabłońskiego. Jeżeli robię oczywiście w podobnym, na przykład w podobnej, powiedzmy, walorach. Albo w podobnej, nie wiem, jakiejś kolorystyce, tak to nazwijmy, nie? Albo pod klimacie po prostu, nie? Jeżeli się inspiruje na przykład Piotrem, jak akurat robię obrazek inspirowany Piotrem, który jest nadal mój, nie? No bo wiadomo, to przechodzi przez technikę i jest coś takiego właśnie w technice Piotra, że nie widziałem, żeby ktoś to powtórzył do tej pory. Tak jak się interesuję i chodzę po tym artstation i znam dużo różnych nazwisk jakichś, to nie widziałem, żeby ktoś zbliżył się do tego, do tej techniki nawet. Już nawet nie chodzi o kompozycję, w którym on jest najlepszy, bo uważam, że jest najlepszy w kompozycjach w ogóle. Ale wyświetlam tę pracę obok, swoją i czyjąś, jakiegoś mistrza, którego uważam, że po prostu jest niepodważalny, nie? I na przykład moja praca, i czasami robię to też w pracy, w Jujubi też, że wyświetlam takie rzeczy i patrzę, dobra, dlaczego
to nie jest takie jak tamto. Na przykład dlaczego, pomijając indywidualność stylu, bo wiadomo, że ktoś jest indywidualny w swoim, a ja będę indywidualny w swoim, ale jest pewien rodzaj jakości, takiej niepodważalnej jakości, że pokażesz komuś i nie musisz mu tłumaczyć, że ej, wiesz, bo ja myślałem, żeby tak, to było... Tak. No, i część osób na przykład mówi, ja się nie znam, ale mi się to nie podoba. Dokładnie. Wiesz, o co chodzi. Tak, tak. No. Tak. I żeby nie było tego. Tak. Właśnie to jest dla mnie warunek dobrej pracy. Że tak, nie ma czegoś takiego, podejdzie i powie fajne. Albo na przykład, a nie, wiesz, ja nie mój styl, bo to są takie wymówki, tak, tak, to są takie wymówki. Iść to na... takie sztuki, nie znam się na nowej sztuce. Dokładnie, że jest coś tam. Jest coś, ty tego w ogóle... To znaczy, że nie wiem, czy artysta tego nie rozumie, albo podważa to specjalnie, to jest jakieś takie skomplikowane, nie? A to jakby tu, jakby to jest taki rodzaj sztuki, który wykonujesz, albo wykonujemy. Tak. Jako cała wszyscy, którzy robią takie rzeczy, że po prostu właśnie każdy jakby ma to zrozumieć. Tak, to jest, trochę w tym, tak. To jest w tym sprawiedliwe. Dlatego ja właśnie odszedłem z architektury, wiesz? No, no, no. Bo właśnie w architekturze mi to przeszkadzało, że stawiasz biały sześcian i mówisz, że to jest anioł. No spoko, wiesz, no kurde, anioł, nie? Ale gdybyś na przykład nie miał do tego eseju, wiesz, A4, czy... To zależy kto co jak uczy, nie? To ty tego nie skumasz, że no, tak. Jakby przeszkadzało mi trochę dorabianie ideologii do tego, co ja widzę. Że na przykład ktoś pisze w jakimś katalogu z architekturą, że ta bryła doskonale wpisuje się w otoczenie, czy coś, nie? Ale to są takie poziomy wrażliwości na architekturę, której pod koniec swojej tej takiej... Jakby po 6 latach na przykład studiów jesteś w stanie ty zrozumieć, ale kto poza tobą? Dokładnie. Albo że na przykład kto poza twoją uczelnią, po 6 latach to ja dopiero czułem, czy po 7, czy jak nawet miałem takie doświadczenie, że pracowałem trochę w biurze architektonicznym, bo jakby podczas studiów i po studiach, to ja dopiero czułem, że może zaczynam rozumieć, o co chodzi w tej architekturze. Dopiero zaczynam rozumieć na przykład uwielbienie dla naturalnego materiału i w sumie co to znaczy wpisywać się w otoczenie, albo co to jest dobra bryła, albo zła bryła, bo wszyscy takimi sloganami walą, zauważyłeś to? Dobra bryła, albo... Znaczy, nie wiem, czy u mnie tak? No właśnie jak było u was? Tak uczyli bardzo... No jakby się właśnie podsumował? Były takie artystycznie, czy bardziej inżyniersko? Nie, to bardziej inżyniersko. Inżyniersko, aha. Czyli na przykład albo coś tam się zgadza właśnie takiego, czy się coś zawali, czy nie. No, ale no, nie wiem, nie wiem, czy było coś takiego, że wiesz, że jakby kompozycyjnie, czy to pasuje. Jakby nie czuję się, że na przykład po studiach mam coś takiego, że po prostu, bo ja na przykład teraz się jakby douczam, nie, z kompozycji. Aha. I ja mimo wszystko nie mówię, że ja się nie znam na tym totalnie, ale jakby są takie podstawowe zasady, które jakby mnie to ominęło. Rozumiem. Tak jakby się w tym momencie czuję. Jak się to, że ja takie bardzo proste rzeczy. Ja cały czas to czuję. W sensie... To jest właśnie ciekawa historia. I też znowu o Piotrze. Bo ja z Piotrem się mijaliśmy. Aha. Chodzi o to, że to jest też gość... studiował? Tak. Aha. Chodzi o to, że on studiował na tej samym wydziale. No. Na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. I... Nie wiem, tego nie wiem, to nie mogę powiedzieć, czy uczył się rysunku w tym studio przed studiami, wiesz. Jak zdajesz na studia, no to uczysz się rysunku, wiesz, żeby zdać egzamin. No uczyłeś tak. się tego przed... Tak, to w każdym miejscu jest to wymagane. Tak, tak. W różnej formie, ale ogólnie albo jakieś prace, albo coś takiego, że po prostu tak, że czaisz coś. Tak, że zdajesz, ja na przykład miałem no, po prostu egzamin i tam, nie wiem, nie pamiętam ilu minutowy, czy 90-minutowy, czy co. No, i musiałem po prostu, i rysunek, czyli ołówkiem się rysowało faktycznie na, tak się zdaje na architekturę, nie? Ale żeby umieć zdać na tą architekturę, to czy na przykład, przynajmniej rok, przynajmniej w moim przypadku, rok chodziłem do tak zwanego Kuba Studio. No. Kuba Studio to jest właśnie specjalne miejsce, gdzie tam już są tak, no. Już jest są sztalugi, papier, musisz mieć tylko swoje ołówki, którymi po prostu rysujesz, bo to też jest jakieś takie twoje narzędzie, do którego się przyzwyczajasz, bo każdy ołówek ma inaczej mielony grafit, na przykład. Derwenty inaczej malują, na przykład wyciskasz czerń z derwentów, nie? A Faber-Castell na przykład ma, powiedz, jak go zatemperujesz, tam go nożykiem obetniesz, to ma jakąś precyzję w sobie, nie? Czego na przykład derwent
niemal jest taki miękki często. Chociaż to, to też teraz ci producenci to mieszają te, te specyfiki tych ołówków w obrębie firmy, nie? Producenta. Ale coś takiego było, no i uczysz się tam, uczysz, i właśnie Piotr Jabłoński uczył się tam. W tym samym miejscu. W tym samym miejscu. Jesteś pewny? Nie. Aha. Jestem pewny czego innego. No. On robił rysunki nam, bo on jest ode mnie chyba parę lat starszy, ze 2 lata starszy. Okay. Czyli on już był na architekturze, a my, jako jacyś tam po prostu, wiesz, uczniowie szkoły średniej z różnych szkół, uczyliśmy się w Kuba Studio i on rysował dla Kuba Studio rysunki, które my mieliśmy przerysowywać. No, no, no. Żeby się uczyć. On rysował nam refki, referencje. No, spoko. On był zatrudniany. Czy już taki jakby znasz go strasznie, strasznie do tego, nie? Jakby ja z nim nigdy nie wymieniłem słowa. Tak, rozumiesz? Ja widziałem tą postać, że on chodzi, ale to jest też zajebiste. Bo masz gościa, który jest, wiesz, na takim poziomie, na jakim jest artystycznie, czy graficznie, jakkolwiek chcesz to nazwać. A... No taki twój mistrz, który jest nieobecny. I tak. Tylko parę razy widziałeś. Tak, parę razy go widziałem w życiu. Wiem, jak on wygląda, wiem, kto to jest. Wiem, że właśnie bliski kontakt ma z nim taki człowiek, z którym raz się umówiłem na kawę. To jest były chyba art director Platiża, Marcin Panasiuk się nazywa. To też jest taka, to też jest postać, która... Spotkałem go parę razy w życiu. No. Tylko z nim już rozmawiałem, już mam z nim jakiś tam, miałem z nim kontakt. I to też... To rozmowa o pracę. To też nie było obojętne. No. Nie? Że to miało znaczenie, że ja z nim porozmawiałem. Bo on mnie ukierunkował. Ten gościu. Tak. I on, właśnie Marcin, bardzo i Piotr. To byli dwóch takich supermenów, którzy po prostu... Oni byli najlepsi wtedy z rysunku. Na tyle, że rysowali właśnie pracę dla studentów. Żeby studenci się uczyli, jak rysować. A Marcina na przykład, jakbyś chciał skojarzyć, tego nie wygooglujesz nigdzie, bo jego pracy nie ma nigdzie. To jest po prostu... I oni teraz założyli, a propos Marcina Panasiuka, nowe studio. Alternatywę dla Platiża, bo Platiż, wiesz, zajmuje się tymi, tymi krótkimi formami filmowymi często. Jakimiś reklamą, czy trailery do gier. A oni teraz już założyli, nie wiem, czy dobrze powiem, Deep Blue Productions. Deep Blue, głęboka blue, niebieski, nie? I on tam wraz z jakimiś znajomymi, to jest odłamek tego Platiża, postanowili, że nie chcą pracować już tam, założą coś swojego. I trailer do gry Frostpunk od 11 bitów. Tak, tak. Teraz trailer do Gwinta. Bo do Gwinta wyszedł dodatek fabularny. Wiedźmińska gra karciana, o tym właśnie mówimy. Wyszedł dodatek, gdzie tam już jest taka mapka top-down, chodzi się po tej mapce i walki to są po prostu gry w karty. To trailer do tego właśnie dodatku, do tego DLC fabularnego, to też... Teraz to wyszło, tak? Też jakiś... To jest na dniach jakoś. Ja właśnie nie widziałem jeszcze tego trailera. Musisz sobie to zobaczyć. Ja widziałem te trailery chyba poprzednie do właśnie tego Gwinta, ale to chyba do tego online. Bo ten nowy to jest też online, czy nie? Nie, to jest... Ty, musiałbym w to zagrać. No bo nie wiem, ale to polega na tym, że nie walczysz z ludźmi online, tylko przechodzisz taką fabułkę. Okej. Okay. Nie? Tylko, że... Jak masz na przykład fabułę, można to porównać do Heroesów, że w Heroesach jeździłeś konikiem po mapce i jak dochodziło do walki z istotami, no to pojawiał się ekran walki, prawda? I tam rozstawiałeś jednostki i to wszystko. A tutaj jak jeździsz po mapce swoją postacią, to tam jest właśnie postać takiej królowej, bardzo fajna, bardzo fajnie jest przedstawiona z charakterem, taka bardzo mądra władczyni. Bo oglądałem gameplay, kawałek, tam chyba z 20 minut, żeby zobaczyć, o co to w ogóle jest. Jeździsz po tej mapce i twoje potyczki z jakimiś istotami czy wrogami to są po prostu gry w Gwinta. To jest tak fajnie zrobione, nie? No. To widziałem, że też... Czyli tak poboczna fabuła w Wiedźminie przerodziła się w taką osobną grę. W ogóle taki uniwers trochę. Tak. Nie? Bo to już można tak chyba trochę mówić. Dokładnie. No wiesz, jak dochodzi do tej sytuacji, że
ludzie mówią, że Sapkowski to jest gościu, który napisał powieści na podstawie gry. Nie? To no takie są rzeczy. No, to nie słyszałeś. No, są takie... To się, wiesz, na zachodzie tak ludzie myślą. Tak. Wielu, bo... To pierwsze, co oni dotarło do nich, to tak, jest tak, to jest ta gra. No, książek jest ten... nie znali. No. Dopiero się zaczęli dokształcać, co a to oni chyba w tych takich edycjach rozszerzonych nie wysłali te książki, nie? Sprzedawali jakby razem z książkami te Wiedźminy, nie? Pamiętam, że opowieść o Strzydze tych taki turbo była w Wiedźminie jedynce. A tak, wiesz, jedynka i dwójka była bardziej jakby o tym tak. wszystkim, a trójka jest... Trójka jest czymś bardziej... Właśnie, nie no, wszystkie te gry to są takie, można powiedzieć, gry CD Projektu. Mhm. To oni to zrobili. To ich writerzy napisali te historie, nie? No to tak. jest wszystko... To najwyżej ma po prostu fundament tego, co stworzył Andrzej Sapkowski. No ale ja nie jestem też znawcą i też myślę, że to nie jest taki... motyw, w który się tak, jak się pomylimy, wgłębiać możemy. Możemy coś właśnie. Mówić, ale i tak pomylimy się. Tak, tak. Ale wiem, znaczy, że... Czytałem książki, grałem w gry, ale no. ten... nie tak, że wszystko znam i łączę idealnie, więc jakby nie jestem znawcą. Tak. Chciałem powiedzieć, bo zaczęliśmy w nie wiadomo w ogóle o czym rozmawiać, a zaczęło się od tej książki artbooka do Dishonored. I chodziło o to, że jak jest sekcja ilustracji, no. to popatrz, przewinę teraz ci do kredytów. Czyli do tej takiej okładki, która pokazuje, jacy artyści są w tej książce i po prostu tworzyli tą sztukę do tego Dishonored, dwójki. Jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, jak dobrze policzyłem, jest 15 nazwisk. No. W tym jest Piotr Jabłoński i bardzo znana postać, co ja powiedziałem, interesująca postać, Sergiej Kolesow. To jest rosyjski artysta cyfrowy teraz, a kiedyś się zajmował projektowaniem dywanów w ogóle. Starszy człowiek, to nie jest jakaś tam młodzież, nie? I wśród 15 artystów, jak kiedy w książce możemy czytać wstęp, to jest opis, czego dotyczyły ilustracje i jest wspomniany tylko Piotr Jabłoński. Jakby koło tych jest, głównych rzeczy, on jest tak? wyszczególniony. No. W tym. Nie, że jakby chodzi ci o to, że po prawej stronie jest powiedzmy teraz opis. Tak. Rozdziału. Ale nie, właśnie chodzi mi o ten opis rozdziału. Że, bo tu, aha, bo że tu, tutaj. Tak. Że jest po prostu słowo dosłownie. Tak, że wśród wszystkich tak. wspomnieli no. akurat jego. Tak. Bo miał tak duży impact, wiesz, na produkcję tak, i czaj. Tak dużo... No, po prostu tak dużo pracował nad tym. Tak dużo pracował i taką jakość dostarczył. To jest jakość, której no... Ja nie widziałem, żeby ktoś się opowierił. O, tak to powiem, nie? I to jest w ogóle też inne myślenie o kompozycji. Ja się dużo od niego w ogóle uczę, tylko patrząc na jego obrazy. Nawet... Mówię, nigdy nie zamieniłem z nim słowa. Jak chcesz znaleźć tutoriale jego w internecie, to tego nie znajdziesz, bo on jest w ogóle nieobecny. On jest bardzo... A jednocześnie uczyłeś się z tutoriali jego. Nie. Ale jak? No, przerysowałeś jego pracę. To trochę tak było. Jak byłeś jeszcze w Kuba Studio. Jak byłem w Kuba Studio, no właśnie, no nie to wiem. Trochę tak? Nie wiem, czy dostałem pracę Jabłońskiego do przerysowania. Aha. Może dostały, może tak, nie. Były tam, ale niekoniecznie dostałeś. Jakby. Tak, tak. Chodzi o to, że on rysował tam, ale to wiesz, to były na zasadzie, wiecie, dorysujcie nam dwie prace. Czy dorysujcie nam jedną pracę. To nie tak, że wszystkie totalnie prace w Kuba Studio to były Marcina i Piotra, nie? No. To jest tak. Oni po prostu uzupełniali, bo na przykład Kuba potrzebował jakiegoś klimatu prac jako referencji dla studentów uczących się tam. No to wynajmowali Piotra albo Marcina, że Marcin, weź narysuj parę drzewek w takim stylu, nie? Takim warszawskim czy coś, bo Marcin właśnie chyba, Marcin Panasiuk, dużo się uczył w warszawskiej szkole rysunku. Chyba właśnie Domin, jest taka znana warszawska szkoła koło, niedaleko dworca w ogóle, centralnego, Warszawa Centralna. Domin, po prostu szkoła rysunku Domin. I tam w Dominie jest mnóstwo różnych stylów, nawet otworzyli niedawno digital painting, w ogóle szkołę digital paintingową.
I Marcin chyba tam jeździł. Kiedyś, dawno, dawno temu, jak chciał zdać na architekturę. No, on się plus tam, plus się Kuba Studio. On działał na dwa fronty. Ale on się tam uczył czy pracował? Uczył się. Uczył się. Uczył się tam i uczył się od Kuby. Uczył się Kuba Studio i Domi. Tak. I po prostu, wiesz, weekend to on jeździł, bo on bardzo dużo pracował nad swoim rysunkiem, nad warsztatem rysunkowym. Umiał tą szkołę warszawską, umiał tą szkołę, którą mieliśmy w Białymstoku. A że tak się uczysz i po prostu jakby przechodzisz przez to i że jesteś w stanie to rozróżnić. To jest trudne, nie? Ja pod koniec, czy łączysz dwa style? Pod sam koniec na przykład, bo Kuba często tak mówił właśnie, który nas uczył w rysunku, że to jest takie warszawskie rysowanie, powiedział. Mhm. I tak zatrzymał się nad czyjąś pracą, mówi, tu ci takie warszawskie rysowanie wychodzi. Mhm. Ja sobie myślę, kurde, o co chodzi, gość? Wiesz, ja nie rozumiem, co on nam nie mówi, nie? Co to znaczy warszawskie rysowanie? No. On to rozróżniał, bo on widział tych prac kilkaset na przykład. No. A jak jesteś na przykład pierwszy raz widzisz, to mówisz, ładny rysunek. Ładny. Dokładnie. Tak jak z interpretacją Chopina, nie? Są konkursy chopinowskie. No. I na przykład... Wszyscy dobrze grają. Ja sobie słucham konkursu chopinowskiego i słucham wykonawcy jednego, drugiego, trzeciego. Nawet kojarzę te kawałki, ale... Rozróżnić. Zabij mnie, one się nie różnią. Wiesz, no... To jest inny poziom, nie? To jest inny level, tak? Że gdzie on... To jest to, że jakby na początku że... Nie widzisz różnicy. A potem na przykład jak rzeczywiście przechodzisz przez to wszystko, to mówisz faktycznie. Albo na przykład jak ktoś ci wytłumaczy tak w prostym języku, to możesz tak złapać. Ale jak na przykład ktoś ci powie, to jest warszawskie, a to jest na przykład ten, albo na przykład wykonania są, to jest lepsze, a to jest gorsze i nie wyjaśni tego, to jest ciężko. Ja myślę, że... Jakby tak, to jest tak samo na przykład jak powiedzmy masz tą swoją pracę po prawej stronie Tak. I po lewej. I masz tego Piotra Jabłońskiego na przykład po lewej stronie i po prawej swoją. I patrzysz się na to i mówisz, coś jest nie tak. I tyle. I jakbyś miał na przykład jakąś osobę z zewnątrz, która ci powie, że na przykład okej, to wtedy wiesz. Ale na przykład ty możesz tak siedzieć przed tą pracą, powiedzmy, i się zastanawiać na przykład... I dojdziesz na pewno do czegoś i na przykład możesz dojść do czegoś, kto ci czegoś nie powiedział, ale na przykład wiele prościej jest, jak kogoś masz takiego, kto może ci pomóc, nie? To jest też coś takiego, nie? To prawda. Nie? Ale ja na przykład mam tak, nie wiem, czy to jest jakaś moja, jakiś rodzaj arogancji w tym momencie, czy coś. Że wolisz the hard way. Ja lubię ja się czasami boję opinii innych osób. Aha. To jest tak, jak jestem w pracy, to wręcz mam, opinia o mnie w pracy jest taka, że ja za dużo się pytam. Tak? Tak, czy jest dobrze. Bo ja na przykład robię pracę i mam dookoła... No fajnie. I mam, tak, jest spoko, fajnie, ładnie. Spoko, a ty chcesz iść dalej. Tak, ale za dużo na przykład... za dużo to może nie możemy tak powiedzieć, ale lubię zapytać grafików, którzy koło mnie siedzą, albo nawet nie grafików, tylko kogoś, ale najlepiej, żeby to byli związani z grafiką, czyli na przykład twórcy grafiki 3D, którzy tworzą modele do gry, do gier czy coś. Oni już mają pewien, jakby ten próg takiego wejścia przeszli, tak? Poziom wrażliwości. Po prostu sztuki wizualne już coś kumają, nawet jeżeli nie malują i powiedzmy nawet nie korzystają może z tableta, bo też czasami graficy nie muszą korzystać z tabletu graficznego, tylko mogą modelować rzeczy, wiesz, myszą, klawiaturą i tak dalej, nie? I nie muszą mieć koniecznie w Photoshopie jakiegoś super mega tam, wiesz, rysunkowych zdolności. Ale pytam ich, no bo oni dużo rzeczy widzą, oni dużo rzeczy opatrzą i mają super mega wnioski, nie? Ale czasami to się tak zdarzy, że czasem chcę być odcięty od tych opinii, bo na przykład on patrzy na... Pomyśl, wiesz, on na to patrzy na przykład 5 minut. I czasami może wyciągnąć. A to jest też fajne. A ty patrzysz na przykład na to... on to patrzy, jakby to wymodelował od razu też? Trochę? Teraz tak mam, tak. Teraz mam takie rozmowy czasami. Na przykład mówi, na przykład coś jest krzywe na przykład dla niego. Bo on na przykład wie, że to jest jakaś bryła i na przykład on jej nie do końca rozumie, nie? Wiesz, co jest zajebiście ciekawe? Co? Właśnie... Teraz mam taki projekt, o którym ja w ogóle nie mogę mówić. To jest jeszcze niezapowiedziany projekt. No, tajny. Tajny zupełnie. Projekt X, nazwijmy X, tak. X, nie? I ja zacząłem, wiesz,
I ja zacząłem się tak wkręcać, bardzo zajarałem się tym projektem, że ja pracuję, wiesz, i jakby i żyję tym projektem w pracy. No. I żyję tym projektem poza pracą. Mhm. I zacząłem bardzo wnikać w takie szczegółowe i dosłowne przedstawienie obiektów, czy wiesz, czy po prostu świata przedstawionego, czy tam jakieś postaci, wiesz, składowych tego projektu, zacząłem je przedstawiać tak, jakby one może już wyglądały w grze, że mają detal, że mają już teksturę, że już są, wiesz, wyrenderowane w bardzo w szczególe i mają feeling, jakby gra była już skończona, chociaż ona nie jest skończona, wiesz, taki, tego typu concept art, który udaje skończoną grę. I ludzie się tym jarali, fajne, wow, ale robisz, już prawie skończysz grę bez nas, wiesz, takie fajne, takie śmieszne, ale budujące też komentarze, nie, że doceniali tą pracę, tak przynajmniej czułem, że podoba im się to. No. Ale? Ale właśnie także za bardzo chyba wiesz, sugerowałem chyba za bardzo, jak to będzie wyglądać, bo zacząłem robić prace dużo bardziej abstrakcyjne. Dużo bardziej oparte o brush stroke, w której nie ma tego detalu. No. Mnóstwo można dopowiedzieć, nie masz widoków z każdych stron i to zaczęło się bardziej podobać ekipie. Mhm. Bo oni w wyobraźni widzieli, jak oni to dokończą. To jest takie na zasadzie, jak wiesz, jak masz taką... Że dajesz power reszcie, powiadasz. Tak. Właśnie to jest najlepsze. Ich to też jara. Tak, jakby właśnie. Chodzi o efekt finalny, nie? Właśnie, mi się wydaje w ogóle, że w każdym projekcie i chyba każdej gry, dzisiaj mam takie zdanie, może za jakiś czas będę się denerwował, że to powiedziałem, bo to jest w ogóle nieprawda, nie? Ale dzisiaj czuję to, że w zaczynaniu w ogóle projektu gry, czy też w ogóle w roli koncept artysty, nie chodzi o to, żebyś ty wymyślił najlepsze rozwiązania na świecie dla tego dla tej gry, dla tych problemów, dla tych istot, pojazdów, światów czy czegoś, które budujecie. Bo może faktycznie ktoś by przyszedł, jakaś inna firma by przyszła i wymyśliłaby projekt tej gry lepiej. Wiesz, jakiś Insomniac Games, który teraz Spidermana zrobił, wszedłby i powiedziałby, my to byśmy zrobili lepiej. Ale to nie jest esencja tego, o co chodzi. Esencja tego, o co chodzi, jak to jest to, żeby każdy z ekipy chciał robić tą grę. To nie chodzi o to, że ty rozwiążesz sam te problemy, wiesz, wszystko, po prostu nie zostawisz żadnych znaków zapytania i wszyscy mają po prostu to mechanicznie zrealizować, tylko żeby ludzi koncept artem zaprosić do współpracy. Ja zauważam, i dla mnie największy komplement to jest, jak ja coś na przykład rysuję i nie to, że tam się podoba jakimś odbiorcom zewnętrznym, nie? To też jest ważne. Albo, że mi się podoba, to też jest ważne, nie? Ale jak mi podejdzie kolega z drużyny, czy koleżanka mówi, ale to jest zajebiste, to jest po prostu, jak ja zobaczyłem ten rysunek, to mi ciary przeszły po prostu. Tak bym chciał go wymodelować, nie? I ja myślę, o, to jest to. O takie chwile ja w ogóle walczę. O to ja pracuję i jak... I co właśnie coś zabawne, że to był rysunek linią. To był rysunek linearny. On miał trzy walory, czy dwa walory, wiesz, trzy po prostu szarości w sobie i jeden kolor. I on mówi, że on totalnie to widzi. On już to czuje, jak on by to wymodelował. Z tej strony, on to totalnie... Wiesz, on by już, ja pytam, ale już na tym etapie masz pomysł, jak byś to robił? On mówi, tak, już bym to czuł, to ja tą pracę zostawiam. To co z tego, że to nie będzie mój portfolio pis, wiesz? Jeżeli ja się pochwalę, że jaki jestem dobry, patrz, zrobiłem taką ilustrację, nie? Ona jest tak dobra technicznie. Ale ten kolega w tym niedokończonym rysunku, bo to była niedokończona praca, on wiedział totalnie, jak on by to pocisnął i się zajarał tym tematem. I to jest... No ja po to pracuję, nie? To są po prostu najlepsze chwile i mam nadzieję, że takich więcej mi się zdarzy. Naprawdę. Nie no, to fajnie, bardzo. To bardzo, jest, bardzo. To jest super, nie? Że coś takiego właśnie masz jakby to, że po prostu możesz pracować w takim miejscu, że po prostu jakby dostajesz z powrotem to jakby co próbujesz coś zrobić, nie? Tak. Jakby to tak.
jakby cię jakby generuje z powrotem, wiesz, że możesz coś jeszcze. To nie zawsze tak było, nie? No. Bo wiesz, jak ja wszedłem na to miejsce, to teraz jestem niecały chyba 1,5 roku w Jujubee i ja widzę w ogóle, jak ta firma ewoluuje. Mhm. Ona, jak ja przyszedłem, to była jakaś ilość osób w niej. Niedużo, można by było powiedzieć, o, taka średnia firma, nie? Mhm. Teraz wyobraź sobie, że jest 2 razy więcej pracowników niż było. Niż było, jak ja zaczynałem. Mhm. A to jest raptem 1 rok czy 1,5 roku. No to widać. To fajnie. I przestrzeń się biurowa powiększyła, mamy więcej tam, wiesz, tej swobody. I właśnie kończą nam się projekty. Czyli kończy się, wiesz, Kursk, tak, który jest flagowym projektem, nie? Teraz, który jeszcze, to tak jest właśnie w tej branży gier, że do końca nie wiesz, jak on będzie wyglądał. Bo ta gra, każda gra jest tak jakby jakby przed premierą. Tak, każda gra przed premierą i to w podcastach różnych innych, czy jakichś making ofach możesz posłuchać, mhm, że jeszcze ona nie jest tak finalnie spięta. Już masz znamiona tego produktu, nie? Wcześniej, odpowiednio, ale... Musisz coś pokazać, a jakby jeszcze tego nie ma. Tak, ale ta finalna taka wersja, ona się tworzy do ostatniej chwili, wiesz, mhm, czy coś. I my już w sumie mamy tą wersję, już tam dużo się nie zmieni, bo już premiera chyba jest za 2 tygodnie, albo coś w tym stylu. Ja nawet nie wiem, już nawet nie pamiętam. Ja z tego, co szukałem w internecie, przygotowywałem się trochę. No, to jest tak, listopad. Znalazłem to, co znalazłem, to ja znalazłem listopad. Ale to, czy to, jaki to jest ten dzień, to nie za bardzo wiem. Tak, tak. To na pewno wiem, że jest listopad. Ale jest właśnie... jakoś powiązany z jakąś premierą filmu. No. Dokładnie. Tak. Właśnie ta premiera była... Ciekawe to jest, że właśnie... Miała być wcześniej, ale to zmienione zostało, bo właśnie ten film. My tak się nie spodziewaliśmy, wiesz, że jest... Ktoś tam widział, że tak jest, ale kiedy to wyjdzie? Aha. I kiedy będzie... Nikt tego nie wiedział, że jest jakiś Kursk w ogóle i o tej konkretnej katastrofie. Ciekawe bardzo. Jest nagrywany film, a nagle okazało się, że wyszedł trailer. I ci, co znają kino, ja na przykład tak, kina nie znam dobrze, to rozpoznają tam bardzo znanych aktorów, którzy, wiesz, mieli już do tej pory w kinematografii duży wpływ na tą kinematografię. Tak. I są jacyś tam prestiżowi, tak to określmy. I że to może być fajna produkcja. Z tego, co wiem, chyba francuska. I że wiesz, że ta gra... Ja nie będę strzelał. Ja widziałem właśnie, że jest to, ale to dopiero dzisiaj dotarło do mnie, że właśnie film też jest właśnie tak, jakby... Tak. No, ale bardzo, bardzo fajnie. Jakby taki, powiedzmy, niszowy temat, a tu jednak tyle rzeczy się zbiega naraz, nie? On jest bardzo też kontrowersyjny. Tak, tak. No, wiesz, jak wejdziesz na przykład na YouTube'a... Ciężko jest opowiadać, szczególnie, że to nie jest jednoznaczne. No, Tak. No. Ja robiłem sporo... Jakby musisz zająć jakąś... To jest coś takiego jak z autami, wiesz, autonomicznymi, że one muszą zdecydować. I to jest kontrowersyjne w tym momencie, nie? No właśnie my w grze... Tak samo wy trochę musieliście zdecydować. Właśnie my chcemy od tego odejść. Aha. W sensie tak jest projekt szefa, prezesa Michała, żeby... Bo on jest właśnie patronem tego projektu, nie? Mhm. Żeby... nie pokazać żadnej wersji wydarzeń. Mhm. Że ty jesteś w tej łodzi, ty jesteś wśród załogi i pomyśl, jak ta załoga mogła się czuć podczas katastrofy okrętu podwodnego. Oni nie wiedzieli, co się dzieje. No wiesz, oni nie wiedzieli, co się z nim dzieje. Oni byli gdzieś pod wodą, nie wiedzieli, czy ktoś po nich płynie, jakaś pomoc, czy co się z nimi stało, coś wybuchło, wiesz. Tak. To są wszystko i ty jakby... W tej grze masz to ocenić z tej perspektywy. Być zagubionym, tak jak ci ludzie byli zagubieni. I my nie sugerujemy, bo jak ogląda się dokumenty o właśnie okręcie, wiesz, tym Kursk, to jest jakieś, są wiele jest hipotez, że albo to amerykańska torpeda trafiła, albo to wewnętrznie coś wybuchło, albo to, no nawet nie chcę mówić, to ciężko, ktoś ciężko sam może sobie nie? ktoś to doszukać, jakie tam są w ogóle propozycje, no, co się w ogóle stało. Ty wiesz o wiele więcej niż ja wiem, ponieważ ty jakby w tym siedziałeś, no więc
Ale i też nie dużo. Wszystkie filmiki na YouTubie obejrzałeś. No nie, z dwa dokumenty, coś. Nie, no robiłem ten research, bo musiałem tam trochę też o tych wnętrzach się douczyć, trochę w ogóle jak ten kurs wygląda. No. Jak wyglądał też, kiedy był po wybuchu. No, bo to też jest, musiałem go zilustrować i to musi się zgadzać. Jakby. No bo to jest jakby dokumentalne, to jest jakby to jest coś tam, co słyszałem, że to jest jakby jedna z pierwszych takich rzeczy w ogóle. Tak. Że w ogóle to jest właśnie dokumentalna gra. Tak, że gry o tych tematach, tych tematów realnych, świata rzeczywistego nie poruszają często. I to jest jedna z pierwszych gier, może w ogóle pierwsza taka, że ona... Czyli jakby robisz trochę koncept art do czegoś, co już istnieje. Właśnie dlatego moja rola tam jest bardzo mała. Na przykład... Ten koncept art, on tam jest, wiesz, on tam nie jest do końca potrzebny. Bo chodzi o to, że te rzeczy wszystkie są już wykreowane, po prostu trzeba dobrze... Ale jakieś kadry czy coś takiego, to musi jakby gdzieś tam być, nie? Więc... No właśnie... To jednak to położenie paru przedmiotów gdzieś tam, to mimo wszystko... No ja na przykład, jak pracowałem w takiej firmie, że po prostu zajmowaliśmy się rzeczami do VR-u, 3D i robiliśmy gry, nie, różne rzeczy związane z tym. Tak. To ja przez pewien czas robiłem grę i jakby wtedy byłem takim trochę koncept artystą, tak. Ale to nie było do końca to, bo ja nie malowałem, tylko jakby od razu się zaczynałem robić coś w 3D. Bez pomysłu takiego, wiesz, zdefiniowanego. Rozumiem. Przez kogokolwiek. Tak, tak, tak. I to było może jakaś, wiesz, parę słów i dobra, robisz to, nie? I ja robię to, nie? Ale to zajmuje... I potem, wiesz, jakby, nie wiem, miesiąc robiłem coś, albo nie jestem w stanie teraz powiedzieć, ile to zajmowało mi. Jakiś level design, nie? I robisz to od razu w 3D. I potem szef, pamiętam, powiedział: a, i ja rozumiem, dlaczego są potrzebni konceptartyści wtedy. I wtedy on zrozumiał, że jakby taki konceptartysta, to on jest w stanie narysować tyle pomysłów w ciągu krótszego czasu, niż ja na przykład, jak ja zacznę coś robić już takie na czysto, nie? Tak, że jakby tak, ja tak, jest, tak. Jak ja zrobię coś w 3D, no to jest po prostu inne jakby workflow. Iż, no niektórzy są w stanie robić to tak bardzo szybko, ale to po iluś latach pracy, 10, 20, no nie wiadomo, nie? Zależy, jak ktoś jest sprawny w tym. Także ustawienie jakichś paru przedmiotów i zastanawianie się, wiesz, w przestrzeni 3D w tym versus narysowanie tego, to i tak tutaj, mimo że to wydaje się, że to jest takie bez sensu czasami, może się wydawać, to jest wartościowe. No rozumiem, o co ci chodzi. Nie, chociaż... tak, to jest wartościowe, tak. W innym sensie niż nam się to wydaje nawet na pierwszy rzut oka. Tak. Bo to chodzi o tą... To często też się określa słowem establishing shot. No. Że po prostu wiesz, że w tym momencie gry albo filmu widz, twój odbiorca napotka pewien kadr. I że jakby jest małe prawdopodobieństwo, że on nie zwróci uwagi na ten kadr, nie? Więc w obrębie tego kadru, tego ustawienia kamery pewnego, bo on wchodzi zaraz do jakiejś lokacji albo coś, tworzysz kompozycję po prostu, która spełnia różne jakieś funkcje, nie? Która jest, albo która jest po prostu bardzo ładnym obrazem i zachęca ciebie do zostania w tym świecie, czy obrazie, nie? Żeby dalej go eksplorować, albo właśnie wyznaczać kierunki, gdzie możesz iść dalej, naprowadza cię kompozycyjnie coś na obiekt, w który ty powinieneś popatrzeć. I to robisz tak podświadomie? Tak, robisz to zupełnie intuicyjnie, bo... Jako taka osoba, która się na tym nie zna, to robisz to podświadomie? Te techniczne środki ciebie tam naprowadzają celowo. Artysta w tych momentach się zatrzymuje i się patrzy, wow. Jak to ktoś przemyślał? A inni po prostu idą dalej. Znaczy niektóre rzeczy są bardzo takie kliszowe, wiesz, powielane, że te patenty są powielane, tak, nie? W wielu kwestiach i dzisiaj jak masz taki natłok i taką kumulację obrazów i informacji, to mało co tak zaskakuje tak naprawdę, że powiesz, Boże Święty, ja tego jeszcze nie widziałem, nie? Przynajmniej ja tak mam, nie wiem, że jak oglądam te rzeczy, to ja wszystkim się jaram. Ja jestem w ogóle zajawkowiczem, że w ogóle to jest super, to jest mega i wszystkim totalnie powala mnie wszystko, nie? Jak wejdę na ArtStation, to mam mnóstwo,
ale jakbyś miał tak powiedzieć, że coś cię naprawdę, że nigdy tego nie widziałeś, że coś jest tak oryginalne, to nie dużo jest takich rzeczy. Ale to zawsze to może być coś takiego, że ja widziałem, ale nie w takim wykonaniu. Na przykład. To już częściej. Na przykład. Czyli na przykład... Piotr Jabłoński. Twoje rysunki, które wysłałeś mi jeszcze przed dzisiejszym podcastem odnośnie tego Kurska, nie? O, i czy to rzeczywiście... To jest po prostu coś, co się dopiero pokaże. I nie masz tego jeszcze na ArtStation. Nie. Ale będziesz mieć. Ja właśnie pytałem szefa, prezesa, jednego z dwóch prezesów, Michała, czy mogę to pokazać. Mhm. Wiesz, na przykład przedpremierowo jeszcze mogę wrzucać te loading screeny, bo to właśnie to jest. To są ekrany ładowania poszczególnych etapów gry. No. Jak zanim ci się gra załaduje. Nie? To możesz jesteś w loadingu i pokazuje ci się właśnie taki obraz. I on mówi, jasne, spoko. Możesz to pokazywać, możecie o tym pogadać na, właśnie na podcaście, jeżeli chcecie. Także to jest to. Powiedziałeś coś takiego bardzo, kurczę, no, bardzo budującego, bym powiedział, bo mówisz... Ja mówię, mało jest takich rzeczy, co mnie ostatnio zaskakują, czy tam, że widziałem, że są właśnie w nowym wydaniu ukazane, no. Tak powiedziałeś, tak. Czy tam ja powiedziałem. A ty mówisz, no, wydaje mi się, że to te loading screeny, że właśnie no, te obrazki, to, czy, no, to jest czymś, co cię zaciekawiło. Część z nich jest naprawdę taki, że... Faktycznie czuję, że nie, bo na przykład, podobają się tobie one? Jak na przykład ja widziałem twoje prace, prawda? Tak, tak. Mogę mówić szczerze? Tak, jasne. To na przykład, jak pamiętam te rzeczy, które po prostu, bo my już się raz widzieliśmy. Tak. Na Interfaces. Tak, tak. W Gliwicach, kiedy tam robiłeś wykład. To ja pamiętam, że wiesz, że ja patrzę na twoje rzeczy, ja mówię, gość jest pro i jakby ja nie umiem jakby robić takich rzeczy. I mówię, fajnie, nie? No, cieszę się, dzięki. Nie? Ale ja, na przykład, ja zawsze myślę o sobie. Ale na przykład jakby te prace twoje jakby tak, ja na przykład wiesz, bo ja kojarzę na przykład innych, nie? Czyli na przykład tych takich, wiesz, bardzo znanych, nie? Wszystkich ludzi. Czy jakby... Oni mają 20 lat, czy coś takiego, czyli tyle, co my na przykład żyjemy, nie? Tak. Albo po prostu umiemy trzymać ołówek w ręce, nie? Tak. A oni tyle lat profesjonalnie pracują, no to jakby, wiesz, no kojarzysz tych takich ludzi, nie? I na przykład, jak na tamte rzeczy patrzyłem, to mówię takie, że fajne. Tak. Nie? A jak na przykład wysłałeś mi te rzeczy, to ja mówię, kurde. To jest, kurde, taki progres. Nie wiem, kiedy my się widzieliśmy ostatnio. Rok temu. No to ja mówię, to jest dobry progres. Jakby te rzeczy, które teraz masz, to są po prostu, no niektóre rzeczy są takie wyczute, że po prostu, no nie spodziewałem się tego po prostu. Wow, niesamowite. No. Dzięki, naprawdę, to jest... Ja cały czas się uczę reagować na dobre opinie, wiesz? No. Bo ja o swoich pracach sam myślę niezbyt dobrze. No ale to wszyscy tak mają. Czyli, że ja wyświetlam jakąś pracę swoją, nawet jak przy okazji, czy właśnie chcę tobie pokazać, czy komuś. I ja widzę te błędy, wiesz? Ja widzę, co bym jeszcze poprawił. No wiem. Albo, że jakie fundamenty źle położyłem i już teraz na przykład nie mogę z tego wybrnąć. Ja to nawet jak mam tak, że powiedzmy jakaś praca mi się, moja, nie? Mm-hmm. Nie? Mm-hmm. Mi się podoba, to na przykład ja pamiętam takie, wiesz, rzeczy typu, nie wiem, jak się uczyłem architektury, nie? To pamiętam, że rysowałem i na przykład ta praca na przykład stała gdzieś, nie? I potem przechodzisz obok niej, nie? Na przykład w ciągu dnia. I potem na przykład ona wisi tak dwa dni. I potem i na przykład ona ci się pierwszego dnia podobała i mówisz, ale jest super, nie? Ale jestem dumny z siebie. I tak drugiego dnia już podchodzisz i mówisz, odwracam to, kurde, noga. Nie ma tego już, nie? Po prostu ja już za dużo tutaj widzę. Już za dużo widzę, już nie mogę na to patrzeć, nie? I to już jest koniec, nie? I tak czasami jest, nie? To właśnie... Ale to jest plus tego, bo jakby masz progres. Bo jak na przykład patrzysz na swoją pracę i mówisz po 10 latach na przykład, no ale jest super. To jakby ty nigdzie nie zaszedłeś, nie? Po prostu przez te 10 lat. Wiesz, o co chodzi. No chyba, że jesteś takim jak starzy mistrzowie.
No. Wiesz, że jesteś Oldmasterem. To jest właśnie dla mnie taki wyznacznik. No, oni to widzą już wtedy. Oni powinni to widzieć. Ty niekoniecznie możesz to widzieć, ale oni na przykład to widzą, że te stare to jest coś nie tak. Tak, tak. Bo nie wydaje mi się, że osiągasz jakiś taki poziom, którego nie możesz przejść. To może być taki delikatny jakby wznoszenie się. Wiesz co? Ja na pierwszym Promislandzie, na tym, wiesz, art festiwalu w Łodzi. Ty jeszcze nie byłem. To... No, o tym to możemy też dużo mówić. Tak jak ty też pewnie możesz dużo mówić o tym THU. Tak, tak. Ale to jest jakiś tam temat na później. To tam spotkałem się z jednym z takich moich autorytetów, który w ogóle idzie, wiesz, w inną stylistykę i... Jakby zmienił, tak? Słucham? Że jakby zmienił siebie i jakby... Nie, nie, nie. Idzie w inną stylistykę w stosunku do tego, co na przykład ja tutaj próbowałem robić, bo on bardzo idzie w stylizację, czyli, wiesz, w syntezę. Może od początku. Mówię o Szymonie Biernackim. Jest taki po prostu twórca grafiki cyfrowej, się nazywa Szymon Biernacki. On teraz pracuje przy takiej animacji, filmie po prostu animowanym, skali można powiedzieć hollywoodzkiej, to tak w cudzysłowie ujmę, bo nie będę wchodził w szczegóły, kto tam, wiesz, z kim jest powiązany, jeśli chodzi o te produkcje. Klaus się nazywa. To jest taka animacja, która ma bardzo dużo znamion tradycyjnej animacji w sobie nosi. No i ja z tym Szymonem właśnie rozmawiałem, on mi coś takiego ciekawego powiedział. Tak rozmawialiśmy o pracach, on mi dawał trochę feedbacku do tego, co ja robię. Chciałem go zapytać o jego jakieś techniki, wiesz, i spojrzenia na to, jak on ten swój styl odnalazł na przykład i tak dalej. I on mi mówi... I on widział moje prace. I potem pokazałem mu, jakim jednym z mistrzów swoich się wzoruje. Jednym z mistrzów jest Ruan Jia. To jest Chińczyk. Prawdopodobnie. Ruan Jia. To jest taki mój od wielu lat taki, wiesz, gość, na którego ja patrzę. Dobrze zapisałem? Nie. Ruan i... To jest tak. Ruan, tak jak mówimy. Dobrze zapisałeś. A Jia to jest J i A. Okej. Okay. I Jia, nie? No, tak byśmy to napisali. Teraz dobrze. Dokładnie. Dobra. Tak on się nazywa. No. To jest Ruan Jia. Ja bardzo, bardzo jestem zachwycony jego grą, temperaturą kolorów. Za każdym razem. Mhm. Jak... Tego Ruana. Tak. No. I pokazuję mu swoje prace, gdzie próbowałem tego zrozumieć tego Ruana i jakoś przenieść to, wiesz, na swoje. I on mówi, ty, to jest całkiem fajny portret. Albo to jest całkiem fajne, ale wiesz co? Ja ci coś powiem. Ten Szymon. Tak, ten Szymon tak mówi. Szymon Bielanski mówi. Bo widać, że on te rzeczy robi świadomie bardzo i widać, że ty to naśladujesz. I dla przeciętnego odbiorcy, jakbyś to pokazał nawet dla połowy, wiesz, uczestników festiwalu, to pewnie by było, że oni czują w tym tak, że to jest taki trochę Ruan Jia, wiesz, że czują, że to jest w tym inspiracja, że gdzieś to obok tego, że próbował chłopak, ale to jest, że to są dwa grona, wyobraź sobie dwa grona ludzi, duże, taka masa odbiorców i małe. I te małe to są ci, co wiedzą. No, co są, czyli... I ci, co wiedzą, to wiedzą, że ty nie wiesz. No. Pokazujesz swoje prace. Na przykład inspirujesz się kimś, czy nawet kopiujesz jakieś elementy techniki od kogoś. A to ty Tylko, wiesz... że ci, co wiedzą świadomie, dlaczego te elementy techniki są tak poustawiane w pracy, w obrębie arkusza, czy jakkolwiek. Ci, co znają to. I to jest to ci, 1%. To ci dobrzy ludzie, nie? Ci po prostu bardzo dobrzy graficy czy artyści. Nie? To ci, co wiedzą, oni jak zobaczą twoje prace, to ty jakby chodzi o to, że ty możesz mydlić oczy nawet bardzo wielu ludziom i robić złudzenie czegoś na bardzo wysokim poziomie, nie? Ale jeżeli to faktycznie nie będzie na wysokim poziomie, to ci, którzy są na tym wysokim poziomie, będą wiedzieć, że ty na nim nie jesteś. Oni ciebie zdemaskują, że ty tam nie jesteś, wiesz? I jak ja robię te swoje prace, to tak strasznie mi zależy, żeby
to było autentyczne. Mhm. I żeby ci, co wiedzą, czuli, że to jest spoko. I jakby, ja nie wiem, czy tak jest. Ha. Bo bym musiał mieć, wiesz, samych po prostu niesamowitych ludzi w kręgu znajomych, nie? No, no, no. I ciągle pytać jego zdanie. No. Tak nie jest. Tak. Chociaż mam niektórych znajomych, tak, którzy są mega turbo i w ogóle, wiesz, niesamowite rozmowy z nimi są prowadzone, jakieś feedbacki siebie nawzajem. Dużo, to jest bardzo wartościowe zawsze. Też część właśnie z tego projektu ludzi, to są fajni ludzie, z którymi mam dobry kontakt. Między innymi mój przyjaciel Marcin. Marcin Tomalak. Zobaczcie sobie, jak nie wiecie, kto to jest. To jest młody koleś, kilka lat ode mnie młodszy, ale jego krzywa rozwoju powala. Po prostu to jest, wiesz, to jest gość, który się z prędkością wodospadu rozwija. I on teraz jest koncept artystą przy cyberpunku. Pomaga robić właśnie cyberpunk. Marcin Tomalak. Mój przyjaciel, bardzo dużo od niego wyciągnąłem. Mam nadzieję, że też mu pomogły w niektórych rzeczach, jak miał jakieś tam swoje, wiesz, artystyczne przeboje, bo mieliśmy taki epizod, że razem siedzieliśmy przy tutorialach, wynajmowaliśmy na 3 miesiące razem mieszkanie i w Warszawie, jak on się właśnie dostawał do CD Projektu i dużo takiej pozytywnej wymiany. Razem tutoriale robiliście. Tak, razem robiliśmy z Kulizm konkretnie. Okej. Okay. Kojarzysz? Tak. Bobby Chiu. Bobby Chiu, tak, to jest ten ambasador, tak, można powiedzieć. Ma super filmiki na YouTubie, nie? Takie... No ma te podcasty też. No, z wieloma ludźmi. A o czym ja mówiłem, Tomek? A, no, że ci, co wiedzą, że ty nie wiesz. No, tak, to jest ogólny temat. Ja sobie właśnie tak myślę, nie? Że jak coś chcę robić, to... Nie chciałbym korzystać z tych skrótów. Aha. No. Tylko spróbować dojść do tej substancji. Okay. Do tej esencji, że... Jeżeli ja pokazuję coś na obrazie, czy mam jakieś zestawienie walorów, albo kolorów, albo jakąś kompozycję, to nie dlatego... Jakby odkryć coś nowego w tym wszystkim, nawet nie, bo ja w ogóle się nie łudzę, że ja odkryję coś nowego. Totalnie. Mhm. Bo jest tego tyle, że ja może przez swoje życie mogę się zbliżyć do swoich mistrzów, ale żeby... odkryć coś nowego, to na pewno nie, jakby nie jestem w stanie się zdobyć na taką zuchwałość, że ja coś odkryję, nie? Bo tego jest tak dużo, że ja wierzę, dzisiaj naprawdę wierzę tylko tak w remix. I najwyżej w opowiadaniu tych samych rzeczy troszkę inaczej, że to się różni bardzo subtelnymi detalami. Czy jakiś setting, czy jakaś technika, czy... Bo tego zostało tak dużo zrobione po prostu, że najwyżej możemy, że to, co się teraz tworzy, zresztą widać to, na takim ArtStation nawet, to są remiksy tego, co już znasz. To są po prostu łączenie rzeczy ze sobą, które wcześniej były połączone, albo właśnie bardzo typowe fantasy, bardzo typowe sci-fi, tylko po prostu robione na nowo i na nowo i na nowo, albo w wyższej rozdzielczości, albo w innej technice, ale to są ciągle te same rzeczy, wiesz, i ciągle te same też techniki. Także nie sądzę tak, ale chodzi mi raczej o to, że jeżeli zrobię ładny obrazek, to nie dlatego, że wkleiłem po prostu korzystną fotę i siadło, tylko że ja najpierw sobie przygotowałem jakieś struktury walorów czy coś i ja wiem, co się dzieje w mojej pracy, że nie tracę nad nią kontroli. Jakby lubię wiedzieć wręcz parametrycznie, wręcz matematycznie, dlaczego ja na przykład pewien efekt świetlny ustawiam, jakby, wiesz, nanoszę na swoją pracę, czy pewien parametr cienia akurat w tym miejscu nanoszę, a nie w innym. Nie dlatego, że tak wyszło mi przypadkiem i po prostu wyglądało fajnie, tylko naprawdę chcę mieć takie faktyczne, takie parametryczne powody, dlaczego tak to robię. Dobra, czyli sądzę, że naprowadzasz po prostu na swoją pracę, którą masz w etapach. Właśnie nie myślałem o tym, ale możemy tak to zrobić, że pokażemy ją. Dobra, to znajdziesz? Tak, w ogóle mam nadzieję, że ty jakoś, Tomek, może jak mówiliśmy o tych pracach, to jakoś tam je puścimy potem w edicie czy coś. Nie wiem, jak masz zamiar. No. Bo wiesz, gadaliśmy dużo o nich, ale w sumie nikt ich nie widział do tej pory, bo nie pokazywaliśmy ich na ekranie. No, może wrócimy. Ale mam coś takiego,
O, to są właśnie wszystkie te kurskie ilustracje, ale musiałbym się przy nich przez nie przeklikać. Nie są chronologicznie, czyli wydarzenia, które teraz, znaczy te rzeczy, które widzimy, nie będą rzeczami, nie pokazuję ich po kolei, ale rozumiem, że chciałeś się zatrzymać na tej. Tak, to jest to, co pokazywałeś mi, że właśnie miałeś w etapach to jednocześnie pokazane, jak po prostu dochodziłeś do czegoś takiego. Mam różne rzeczy w etapach. Mam to w etapach, mam to w etapach. To było dużo etapów. Najwyżej mogę powiedzieć, co tu zrobiłem. No. Że dlaczego to wygląda tak, jak to wygląda. Okay. To jest chyba mój ulubiony obrazek i był w ogóle pierwszy z tych loading screenów, jakie ja zrobiłem w ogóle. I potem wiesz, jakoś na jego... I to ma w etapach. Dobra. I to możemy właśnie omówić. Okej. Okay. To są jeszcze rzeczy, których nie widziałeś. Zacznijmy od tego czerwonego. Dobra. Pasuje? Jasne, możemy omówić czerwony. To jest Moskwa. Ten czerwony nazywa się Bloody Waters. Tak to nazwałem sobie. Dobra. Roboczo. I czy pokażemy najpierw efekt, tak? 18 etapów, dobra. Tak, jest 18 zapisów. Powiedz mi, ile taka praca ci zajęła? Musiałbym wrócić, bo... Naprawdę, bo no. Jak mamy kurs ilustracji i mamy ilustrację, ten loading, który jest roboczo nazwany 56... To jest godzin. To nie są godziny, bo musiałbym po godzinie zapisywać etap, nie? Co? To jest 56 wersja. Tak, to jest 56 wersja. Ale dosłownie, ale ten numer jest taki duży, bo ja czasami zapisywałem bardzo malutkie zmiany. Mhm. Typu naprawdę bardzo malutkie zmiany, że... Namaluj od nowa, ale troszeczkę inaczej. No, jakby wiem, że tutaj, wiesz, próbujesz jakoś tak przewrotnie, nie? Sobie humorystycznie tego powiedzieć, ale nie. No, a tak nie jest, nie masz czasami, tak? Mam, ale właśnie te prace, te loading screeny, które tu widzisz, jeśli chodzi o całą grę Kursk, to jest jedyna moja taka indywidualna praca, można powiedzieć. Że ja dostałem to zadanie, żeby je wykonać i dosłownie wszystko zależy... I było no powiedziane, pomyśl sobie, jakbyś to zrobił, nie? Może. I tego efektu bym nigdy nie osiągnął, gdyby nie tutorial Grzegorza Rutkowskiego. Grzegorz Rutkowski to jest... też jeden z takich ludzi, na których tak ja patrzę. Znam. Kojarzysz. Tak. I on ma taki tutorial. To jest super tutorial. Wygórujmy. Na razie Piotr Błoński musimy tutaj, bo już dużo o nim było w ogóle. Na ArtStation się nazywa Greg. Greg Rutkowski. To jest właśnie Grzegorz. I on ma w swoich pracach właśnie ten taki bardzo tradycyjny film. Nie. Ma to. I to jest tutorial na Gumroadzie, który... No, możecie przeczytać. Here is a Gumroad tutorial about traditional look in Photoshop. Ja po prostu kupiłem to. Za ileś tam dolarów. Nie pamiętam już, ile to na Gumroadzie jest. Tutaj jest link. Kupiłem sobie tego Grzegorza Rutkowskiego, jak on to robi. I przy każdym... I postąpiłem tak, jak przy każdym tutorialu postępuję. Czyli wysłałem w ogóle to szefowi. Pokazałem, słuchaj Michał, może te loading screeny zrobić trochę w takim stylu. No. Nie? Bo ja czuję, że jak ja na to patrzę, to mam już pewne takie fundamenty, że ja bym wiedział, co z tym tutorialem zrobić. Bo mnie już wcześniej interesowała taka stylowa, która nie jest oparta o ten cyfrowy look, tylko o coś bardziej takiego skłaniającego się ku tradycyjnym technikom, nie? I mnie to na przestrzeni tamtych paru lat, jak się zajmuję, to tak właśnie to interesowało. I jak zobaczyłem te prace Grzegorza i zobaczyłem ten tutorial, to pomyślałem, ja bym się tego prawdopodobnie nauczył trochę mimikować. Nie będę oczywiście Grzegorz, nie? I to zawsze przejdzie przez filtr mojej ręki, czy moich różnych, nawet zwyczajnie opcji, które ja używam w Photoshopie, nie? Bo to zawsze jest ten twój jakiś indywidualny metoda wytwarzania obrazków. Ale ja ściągnąłem sobie to, kupiłem to, oczywiście na początku, nie?
ściągnąłem i w ramach pracy miałem taki... Martwiłem się, że może moi współpracownicy patrzą na mnie, o, ten koleś się obija, bo sobie ogląda zamiast robić, nie? Ale myślę, nie, ja widzę w tym większy sens i chrzanić to po prostu, ja teraz muszę mieć dwa dni czy ileś, żeby wchłonąć wiedzę nową, nie? I siedziałem w pracy z słuchawkami, odizolowany trochę tak, wiesz, od całej przestrzeni. I najpierw obejrzałem cały ten proces, a o dziwo to jest bardzo krótki proces. Oto co on tu pokazuje i te rezultaty, które tu widzimy, to jest, nie wiem, zawiera się może w 2 godzinach. Mhm. Czy procesu takiego nagranego, wiesz. Tak, tak. Gdzie on po kolei omawia, co on stosuje. I obejrzałem to raz, cały bez po prostu przerwy, żeby wchłonąć najpierw całość, a potem zacząłem według tego procesu malować coś, co już myślałem, że zrobię właśnie do Kurska, nie? I dokładnie jeżeli Grzegorz na swoim tutorialu używa tego konkretnego brasza, bo przy okazji tu jest brush pack też, to możecie wiedzieć, jak to ściągniecie, to od razu będziecie mieli te brasze, którymi on to namalował, razem w zestawie. Jeżeli użył tego brasza do tworzenia line artu, takiego wstępnego szkicu, to ja tego samego brasza używałem. Jeżeli użył tego do wypełniania kształtów, to ja tego używałem. Jeżeli niebo stylizował jakimś konkretnym braszem, tam 200 ileś, no to ja tą 200 używałem, nie? I wyszedł... A mimo wszystko masz inaczej. Mimo wszystko mam inaczej, bo ja nie zamknąłem się tylko na to. I też wiedziałem, i też druga rzecz, wiedziałem, że jeżeli ja zrobię coś takiego do gry wideo, jak jest u Grzegorza, to, że ten target gier wideo, że to może być za bardzo luźne dla nich. I że oni, i że też jak możemy ukazać, że to jest konkretnie Kursk, a nie inny okręt, jeżeli nie wejdziemy w detal. Wiesz, bo Grzegorz na przykład w tych pracach, które tam prezentuje, to nie wchodzi w detal. Tak. A tu musimy pokazać jakieś panelingi konkretne, jakieś, tu są jakieś miarki, które mierzą poziom zanurzenia tej łodzi podwodnej. Mhm. Że to musi wszystko pokazać, jakby, bo bez właśnie tego jakby... Daje sobie dużo luzu, no bo to jednak jest jakaś taka praca, no artystyczna można powiedzieć, nie? Że jest bardziej na symbolach oparta, bardziej na jakichś skojarzeniach. Tutaj na przykład myślałem o tym, że koniecznie chcę pokazać nie sam okręt, ale koniecznie chcę pokazać tych ludzi. Ponieważ to nie jest dramat okrętu jako przedmiotu, tylko to jest dramat pasażerów, załogi, nie? Ludzi, którzy po prostu tworzą tego Kurska. I też na przykład te mewy, które jakby ktoś się chciał czepiać, to mógłby na przykład powiedzieć, że to jest problem ze skalą. Bo na przykład ciężko jest wykryć, gdzie jest tak naprawdę, jak blisko jest nas ta mewa, prawda? Czy te konkretne ptaki i jak duży w stosunku do tego jest ten okręt, bo to jest taka gra z złudzeniem optycznym kamery, że ta mewa może być albo bardzo blisko, albo może być trochę dalej, wiesz, tego nie możesz ocenić, bo nie widzisz, jaki ona rzuca cień, nie widzisz tego większego kontekstu, który to pokazuje, ale ja chciałem pokazać na przykład, że jeżeli zwierzęta, taki symbol ukryć tutaj, nie? Że jeżeli zwierzęta żegnają tą łódź odpływającą z portu, z Widiajewa, która ma charakterystyczne takie dźwigi, takie jakieś, wiesz, po prostu żurawie. I to też jest bardzo zasugerowane, bardzo takim, że jakbyście zobaczyli, jak to jest zrobione, to jest bardzo sugestywne. To są jakieś plamy pojedynczego koloru. To są naprawdę duże pociągnięcia. Taka mewa tak samo. Ona na oddaleniu dopiero, wiesz, zyskuje ten swój... tą formę pełną. Ale to jest wszystko gra na takim symbolu. I skoro zwierzęta żegnają ten okręt, to znaczy, że to musieli być dobrzy ludzie. Bo to jest coś takiego, tak? Że jeżeli ktoś jest dobry dla zwierząt, albo zwierzęta są dobre dla niego, to znaczy, że to ktoś musiał być dobry, nie? Bo zwierzęta mają coś takiego, ten 6. zmysł,
na przykład pies szczeka na złego człowieka, nie? Czy na pijaka. Pies szczeka, bo ja miałem na przykład pudelka średniego Azunię, nie? I ta Aza zawsze nie lubiła pijaków. Ona szczekała na tych pijaków i to jest coś odwrotnego, tak, że oni lgną i tym bardziej mam nadzieję, że ktoś to wychwyci, że tym bardziej będzie szkoda. Po prostu, wiesz, że też pomnik, jakby ta gra... Jak... Tak, trochę mi to kojarzy się z takimi, nie wiem, czy inspirowałeś się też trochę. Tak, jest taki jeden gościu, który rysował takie rzeczy. To nie, zupełnie nie. Turner, kojarzysz? Kurde... Ja wiem, o kim mówisz. Ale widziałeś to? Nie, nie widziałem zupełnie. Możemy to wygooglować tutaj. Turner się pisze, prawda? Turner. Jak mam wpisać? Turner. Jak painting? Napisać, czy nie? No, wpisz. Dobra. I weź grafikę, naciśnij. No. Tak, ja wiem. Kojarzysz? Kojarzę, ale zupełnie z innego obrazu. Kojarzę z żółtej dziewczyny z warkoczem. Wiesz? Te takie wcześniejsze. Jest jeden taki obrazek, że jest tył kobiety i warkocz, brązowy warkocz ona ma związany. I to jest bardzo też takie impresjonistyczne, można powiedzieć. Nie? Pokażę nam. Czyli coś takiego, nie? To jest też taki trochę podobna sytuacja, czyli masz niebo, które jakby oddziałuje bardzo, jakby środowisko bardziej, które oddziałuje bardzo, jest jakby jakiś kierunek też i symbolika, nie? Tak. Czyli na przykład zachodzące słońce, tutaj księżyc w Nowiu, czy jakby coś nowego, tu jest jakby zachodzące, czyli jest jakby koniec. W ogóle tego nie zauważyłem, ale... Nie, to jest jakby ogólnie taka symbolika, nie? Ten okręt na przykład normalnie był malowany jak osa, a tutaj jest malowany jako biało, czyli to, co mówiłeś jakby o architekturze wcześniej. Biała kostka. Tak. Czyli jakby anioł, tak? Tak, tak. I też jakiś kierunek, że wiesz, że tutaj masz jakiś bal drewniany, nie? I tutaj jakby to jest taka scena, która pokazuje, wiesz, ten statek, który właśnie jest koniec, nie? Tej epoki, wiesz, flagowców. Tutaj masz statek parowy, który go odwozi jakby, to jest jego ostatnia droga. Rozumiem. Czaisz to? Czaję, i tutaj masz... No wiem, zmierzch jednego i jakiś początek coś, drugiego. Coś nowego i ten kierunek, nie? I takie, wiesz, jednocześnie zachodzące spoko, ale takie też ciężkie te rzeczy, nie? Tak, tak. Co, a propos tego bala tutaj, no, to ja myślę, że to jest dziwny, totalnie element kompozycyjny. No, ale totalnie, żeby to miało równowagę. I zaraz tobie pokażę. I to jest coś właśnie... Coś właśnie mi się tak kojarzy, bo masz jakby tą odwrotność, nie? Czyli jakby tutaj wyjeżdża on. I jest jeszcze ta pozytywna część tego wszystkiego. Pokażę tobie, co właśnie przy tych obrazach do Kurska, tych loading screenach, co takiego zacząłem, do czego zacząłem dochodzić w ogóle, jeśli chodzi o technikę i o kompozycję. I to, tego właśnie dużo zauważyłem w obrazach Piotra Jabłońskiego. I muszę chyba pokazać to na obrazie Piotra Jabłońskiego, bo... Którym się inspirowałeś? To był stricte taki? Czy... Właśnie nie, zaraz sobie pokażę, bo to chodzi o pewną ideę, nie? I nie wiem, czy on to zrobił świadomie. Dobra, ale teraz patrzymy... Ty widzisz to porównanie. Patrzymy tasowy. No. To jest właśnie obraz Piotra Jabłońskiego. Jeden w ogóle z moich ulubionych. Tasowy są niesamowite. No. I wielu ludzi, jak myśli o focal pointie w kompozycji, czyli o w ogóle tym elemencie naprowadzającym oko, to myśli o najjaśniejszych punktach. Nie? No. Że to jest... Tak. Jasny jakiś spotlight rzucony na rzecz i że ta rzecz jest najważniejsza. I teraz Tomek, o czym jest ta praca? W sensie, kto jest głównym aktorem tej pracy? Według ciebie. Tasowa, no. Tasowa, nie? No, nie? Jakby nie możesz od niej uciec, nie? Tak. Ale teraz pomyśl sobie, co jest najbardziej... Sama w ramce. Najbardziej agresywną, białą rzeczą. Jasną rzeczą. No, wydaje mi się, że to drzewo. O, to mi się też tak wydaje, nie? No, to jest taka duża plama. Wiesz. Tak. To jest wielka, jasna plama, czyli teraz, według teorii, no, to powinien być focal point, który w ogóle przyćmi tą sowę, nie? No, nie jest. Jakim sposobem, mimo tego, że on nagromadził tyle jasności,
w tym miejscu, na takiej płaszczyźnie. A to może chodzi o kwestię jeszcze detalu, nie? Jakby ten detal, masz więcej tego detalu, masz na sobie, to masz taką płaszczyznę. Prawie, że tak. Mi się wydaje, że chodzi o coś innego. Jeszcze możemy zrobić taki mini test, czyli na przykład zdjąć po prostu z tych SUV saturację, żeby były totalnie czarno-białe i zacząć się bawić leversami, czyli spłaszczać jasności i ciemności i patrzeć, co tak naprawdę wychodzi w tej pracy, co tworzy największe kontrasty. Ojej, no i zrobiłem, że mówię, ale dobra. Spłaszczamy to. No dobra, ale to jest porównywalne bardzo, nie? Że tak możemy powiedzieć. Mhm. Że tej jasności i na sobie, i na... Tak, jakby... Na drzewie masz to samo, nie? Tak. Tylko, że mniejsze są. Tylko właśnie dlaczego ta sowa jest aktorem? Ty zauważyłeś tu fajną, ciekawą rzecz, że są kierunki. Tak, tak. Czyli drzewa, jest wszystkie konary, nie? Czyli jest rama. Tak. Która ją kadruje, nie? Że taka spirala, nie? Dokładnie. Z tych wszystkich... Patrz teraz na... te inne. Wzrok ptaki. Jakby tych ptaków, nie? Ten ptak jest zwrócony w tą stronę. Czyli jeżeli napotkasz na ten krawędź, nie? No to ten ptak zwróci ciebie tu, żebyś dalej obserwował ten focal point. Ten prowadzi gdzieś tu masz wielką blokadę, nie? To jest pewna blokada. Ale po co jest to? I teraz... Pomyśl sobie. Zrobimy to tak. Ja spróbuję użyć tabletu, chociaż te warunki teraz tutaj, jak się ustawiliśmy ze sprzętem, nie są takie najbardziej... optymalne. No nie jest to super jakoś tam przyjemnie, żeby tutaj sobie coś robić, ale poradzimy. Wezmę na przykład ten taki totalnie kryjący brasz i wybiorę jakiś może niebieski nasycony kolor. I teraz słuchaj, spróbujmy określić po prostu w prostych kształtach. To co robisz w pracy. Tak, to jest dokładnie to, co ja robię w pracy. Spróbujmy określić w prostych kształtach jasności. Czyli powiedzmy tak, tu jest jakaś jasność, nie? No. Albo nawet po prostu jedna, że głowa to jest jedna jasność. Ona ma jakoś tak. Tu jest na przykład drugi shape jasny. Tu jest na przykład trzeci shape jasny. Tu jest na przykład jakiś czwarty shape jasny. Tu jest coś, nie? Generalnie rytm jakichś jasnych shape'ów z tymi ciemnymi. Tu jest ciemność, oczy to jest ciemność. I teraz, co robi zderzenie ciemnego z jasnym? To zderzenie... Bo jakby kontrast to nie jest to, że coś jest białe albo coś jest czarne. To nie jest kontrast. Zderzenie białe, ta granica zderzenia białego z ciemnym, jakby jasnego z ciemnością, to ten jest... Ten moment. Tak, ten moment, to jest kontrast. To zjawisko, że one, że coś jest w kontekście, w relacji do czegoś innego. Nie? Tak. I teraz popatrz, żebyśmy na przykład sobie zamalowali te kształty. W ten sposób. Tutaj ten, tutaj może taki zróbmy. Tu zróbmy sobie coś takiego. Tu jest ten, ale nie chcę wchodzić już w ten rejon za mocno, żeby bardziej pokazać, o co chodzi z tym drzewem, nie? I dlaczego na przykład w tej pracy to działa? Niezależnie, czy Piotr zrobił to w ogóle świadomie, czy po prostu tak mu wyszło, bo mogło tak być. Chociaż ja uważam, że to największy walor jego pracy jest właśnie kompozycja. I to nie jest kompozycja na levelu, tak jak wielu, no nie chcę powiedzieć początkujących, bo ja sam traktuję siebie jeszcze z perspektywy, wiesz, początkującego, nie? Także to jest takie trochę nieuczciwe tak mówić. Ale no dobra, powiedzmy to. Ktoś, kto zaczyna, nie miał jeszcze dużej styczności z malowaniem, czy w ogóle z malarstwem, nie obserwował wiele rzeczy, to myśli na przykład, ja tak myślałem wcześniej przynajmniej, że kompozycja to jest rozstawienie rzeczy na arkuszu. Czyli dowiadujesz się, że jest jakiś złoty tam, znaczy wiesz, podział na trzy, co nie. Nie trafia. Ojej. Ale nie, chodzi mi, że głowa trafia. Tak, to przy okazji, nie?
że ona tu jest, że to są jakieś mocne punkty i coś tu musisz robić, nie? Dowiadujesz się o tym i zaczynasz, wiesz, stawiać coś tu i w sumie, kurde, wyszło nam, że to jest to. Tak. Przy okazji, ale niektórzy ludzie na przykład robią jeden focal point. Powiedzmy, że robią bazę, wiesz, na Marsie, czy na czymś, nie? I tu jest baza na Marsie, nie? Kropka. A wszystko jest ciemne, nie? No. I tu jest jasna baza na Marsie, na której walą gadreje i ona jest super oświetlona i jest super concept art. No. A Piotr Jabłoński zrobił tak, tu nagromadzenie różnych po prostu, wiesz, rytmów jasności i ciemności. I dał tu jeden rytm wielki, jakby jeden wielki kontrast. Czyli umówmy się sobie tak, na potrzeby, wiesz, teraz tej takiej prezentacji, nie? Że to jest nagromadzenie małych kontrastów, bo to jest tak, brak kontrastu, kontrast, brak kontrastu, kontrast, brak kontrastu, kontrast, wiesz, i tak samo tu, brak kontrastu, jakby kontrast. Powiedzmy, że białość to jest kontrast, nie? W stosunku do ciemności. Jest nagromadzenie wielu małych kontrastów i teraz pomyślmy o balansie całej kompozycji jako obrazu. I narysujmy teraz tutaj linię. Jak ja myślę o kompozycji, to myślę tak, że to jest taka właśnie waga. Nie? Mam nadzieję, że to w środku, chociaż nie wiem, czy dobrze... Nie, to nie jest w środku. No, ale dobra. Jakoś to musimy swajkować. Tomek, wie, gdzie to jest w środku? Z tej perspektywy? No, gdzieś tu. Gdzieś, dobra. Powiedzmy, że to jest tu. Nie widzimy tak super dobrze teraz, jak siedzimy, ale to będzie tu. Jak ja chcę... I kompozycja dla mnie przede wszystkim musi być zbalansowana. Czyli nie musi swoim ciężarem opadać... Nie, nie może chyba, tak? Tak, nie może, nie? Nie może opadać na jedną ze stron, albo na prawą, albo na lewą. Kontrast jakiś, czyli zestawienie płaszczyzny na przykład walorowej, no, ale to jest dużo rodzajów kontrastów, bo są kontrasty temperatury kolorów, czy coś. My się zajmujemy teraz tutaj tylko kontrastem walorów. Nawet żeby to przedstawić bardziej, to zdajmy po prostu z tego kolor. O, operujemy tylko na skali szarości. OK? I jakby tyle samo wartości musi być po jednej, co i po drugiej stronie. I teraz popatrz. Wezmę te, chamsko te rzeczy sobie lasem i będę je układał na tej wadze jako odważniki. Powiedzmy, że to są nasze ciężarki. Co nie? Na wadze. Już nie będę ich doskalowywał, bo myślę, że każdy, kto ogląda, to jest w stanie trochę sobie to jakoś wziąć na wyobraźnię. Tak. Czekamy na osobę, która rzeczywiście podliczy to powierzchniowo. Tak, tak, tak. I wyślijcie nam maila, że się bardzo mylimy tutaj teraz. Nie, ale to wszystko jest też plus minus, nie? Wiadomo, że to... Powiedzmy, że kładziesz te rzeczy... Nie wiem, czy to zaliczyć, bo to jest już takie peryferialne. To już należy, chociaż ten ptak akurat... Nie, dobra, tego ptaka trzeba, bo on jest... No. Nie dość, że on jest istotą, czyli my jako, wiesz, jako ludzie to zwracamy uwagę na typu na innych ludzi, na zwierzęta. To jest takie już zakodowane, myślę, że w naszej genetyce wręcz. Więc on jakby jest istotny, więc go tu położymy. I powiedzmy, że to też należy tu. I te rzeczy też należą tu. To jest zbiór ciężaru, walorów, który wisi na tej wadze. I teraz właśnie. Masz już mniej więcej odpowiedź, o co chodzi z tym jasnym punktem tego drzewa. Chodzi o to, że jak on nagromadził tutaj pewną ilość kontrastów, małych płaszczyzn, to mimo wszystko, to musiał mieć, bo to stało się silne. On tu zrobił ramę. Nie? Zrobił tutaj rytmy jasność, ciemność. Jasność, ciemność. I tak dalej, i tak dalej. Gdyby zostawił tylko to i zrobił, że tu nie ma nic, to
Też to wychodzi, nie? To ta praca teraz nagle opada ciężarem na tą stronę. Czyli ta negatywna przestrzeń, która nie zawiera w sobie jakby tej informacji wizualnej budowanej na kontraście walorów, jest tak pasywna, że ta jest zbyt aktywna. Czujesz? No, że to tak aż... Tak, chodzi o to, że jakbyś miał właśnie... To nie jest takie typowe, takie jakby łagodne to środowisko, tylko jakby on jest teraz na takim piedestale, nie? Tak, ale nawet... był takim pomnikiem, wiesz. Tak, ale nawet nie chodzi o tą warstwę, wiesz, taką właśnie symboliczną, którą, o której możemy dyskutować, że czy to pomnik, czy nie, tylko chodzi o po prostu o samą kompozycję, że to jest jeden focal point, który tak dominuje mocno, który nie ma dla siebie równowagi. Ja doszedłem do wniosku, że jak wcześniej budowałem pracę przed kurskiem, budowałem pracę właśnie na jednym focal pointie, na przykład Night Elfkę taką mam czerwoną, którą budowałem na jednym focal pointie, ona była głównym aktorem mojego obrazu i nic więcej. To teraz właśnie z analizy tego obrazu, o tych sowach, i właśnie analizowałem to w ten sposób, jak teraz wam to pokazuję, tylko trochę dokładniej. Czyli po prostu spędzałem więcej czasu na zakreślaniu shape'ów w Photoshopie, tak. Ale zrobiłem mniej więcej to. I stwierdziłem, wow, czyli ten ładunek pojawił się tu, bo on równoważy. I teraz dobra, możemy powiedzieć, że to równa się to. Ta strona równa się ta. No to w takim razie równie dobrze. To jest już drugie dno, nie? Teraz no, uwaga. To jest drugie dno rzeczy, nie? Nie. Nie chodzimy o ciemne rzeczy, tylko jeżeli powiemy, że skoro to jest tak samo, wiesz, no. Nasycone, że tak powiem, kontrastem, bo ma dużą, wiesz, przestrzeń, białą versus czarną, jeżeli to ma dużą, bo mniejszych kontrastów, to jakim sposobem ta praca jest o sowie, nie? Jest o tej sowie, a nie o tym drzewie. Skoro to jest tak zajebiście silny punkt. I polega to na tym, że kontrasty kontrastują ze sobą nawzajem. Czyli zespół małych kontrastów jest silniejszy niż jeden ogromny kontrast. Bo chodzi o to, że masz tutaj jeden. Zdarzył się jeden kontrast. A tu się zdarza na przykład jeden, dwa, trzy, nie? Na, wiesz, jakiejś przestrzeni. Czy jakkolwiek byś to chciał, wiesz, dzielić inaczej. Zbiór kontrastów, to, że kontrasty, że mały kontrast walorów kontrastuje z drugim małym kontrastem walorów, kontrastuje, one razem ze sobą kontrastują. I po prostu zbiór mniejszych jest ważniejszy niż jeden duży. I teraz wróćmy do Kurska. Ja zrobiłem tu tak. Chciałem opowiedzieć o tej relacji, tej łodzi z tą wodą, z tymi mewami. Chciałem opowiedzieć o tej rzeczy. Zróbmy to za mocą Piotra Jabłońskiego. Zabierzmy stąd kolor. Sprowadźmy to. Zacznijmy kompresować biele i kompresować czernie. I mniej więcej myślę, że już widzisz, co nam wyszło. To jest opowieść tego rysunku. To jest tło. No dobra, ale na przykład ta łódź. No. Praktycznie tylko ona w sobie. Tutaj jakby mówimy o tych jasnych elementach, a ciemne. Jakby ta łódź jest na środku i ona jest mega ciemna. Tak. Jakby bo tutaj wydaje mi się, że można powiedzieć odwrotnym. Czyli może tutaj bardziej, wiesz, ta łódź jest czarna. I ta woda jest ciemna. To zależy, widzisz, na przykład jak kompresuję inaczej, czyli bardziej skompresuję biele, to masz właśnie ten efekt, o którym ty powiedziałeś, tak? No. Że mamy dokładnie ten siluet tej łodzi. To też myślałem o tym, ale powiem ci szczerze, że ten właśnie uwypuklenie ciemnego elementu na jasnej przestrzeni dookoła. No bo to jest to, co się najbardziej rzuca. Tak, ale to mi się wydawało jakby w moim prywatnym, bo wiadomo, we wszystkich obrazach tak.
tak się, pewnie widziałeś mnóstwo obrazów, że jest na przykład postać na jasnym tle, albo ciemne tło, jasna postać, albo coś takiego, nie? I ona się ewidentnie odcina. Więc jakby ta myśl to jest coś, do czego mi się wydaje doszedłem już troszeczkę wcześniej w swoich pracach, więc zastosowałem o ten rodzaj kontrastu, czyli odcięcie tą czernią, nie? Zastosowałem intuicyjnie. To zrobiłem coś takiego, że dużo nad tym nie myślałem, za to to, co jest moim prywatnym odkryciem nowym, to jest dystrybuowanie, to chyba takie słowo, tej bieli. Że jeżeli tu zrobiłem nagromadzenie highlightów, powiedzmy, że tu zrobiłem najjaśniejsze biele, to chciałem je skontrować tą falą. Jakbyśmy użyli color pickera, to zobacz, Tomek, używam color pickera, to jest świetne narzędzie do sprawdzania takich rzeczy, nawet w pracach innych. No masz prawie 100, no. 95, nie? Na kursku 60 coś. A jeżeli na przykład zmierzę o ten highlight tutaj. No, jest więcej. To jest 80. Widzisz? 70 na przykład... 67 jest mniejszy. Tu występuje najjaśniejsza jasność, ponieważ ja chcę opowiedzieć o tym obszarze. Więc tu rezerwuję na całym obrazie najjaśniejszą jasność, 94, i małą saturację, bo od razu jeżeli zmniejszasz saturację i zwiększasz, to bliżej bieli masz. Na przykład nawet to, bo to jest peryferia obrazu, już jest czymś oddalonym, wiesz, od mojego focal pointu. No i dalej masz jasne, nie? Jest, ale popatrz, że jest niżej, nie? Ale to, tam zależy, gdzie klikniesz. Nie? Tak, zależy, gdzie klikniesz, ale to popatrz, ja klikam, nie? Ale nie urasta ci do 90. Widzisz to na tych numerach. Mhm. Po prostu nie masz szans, że ci to urośnie do 90, bo ja nie chciałem tam mieć 90. To urasta do 70 plus, 80 plus. Tu chciałem mieć 90. I tu one się zdarzają, jak jadę po tym color pickerem. I tu chciałem mieć coś, co też kontrastuje. Czyli masz dużą czerń, najczarniejszą w samym obrazku, bo 9. Tak samo to jest 13, ale jest mniejsza niż 9, bo 9 jest bliżej nas, bo to jest foreground. Czyli chcę pokazać to głębie, że jest jakaś gradacja, nie? Tego waloru do tego focal pointu. I tu rezerwuję tą falę i mamy mniej więcej ten efekt, że jest ta płaszczyzna i ona nie jest zostawiona sama, ponieważ jest jeszcze to. Jeżeli bym zostawił to... No to tak, w tych białych jakby nie ma tej po prostu przeważy. Tak, tak. Patrz, to, jeżeli bym zostawił to tak i powiedzmy zamalował... Te fale też nie liczę, bo one są tak naprawdę drugoplanowe i to tego to też. Jest ciężar, nie? O, i powiedzmy to. To masz po prostu pracę, która ci wizualnie ciąży na tą stronę i jest niezbalansowana. I powiedzmy, że przyzwyczajimy się do niej w układzie jednym, ale jeżeli flipniemy horyzontal, na przykład teraz to zrobiłem, czyli odwróciłem w horyzoncie ten obraz, to czujesz, że tak. Kurde, czasami takie kompozycje są celowe, że ona jest dziwnie ulokowana na przykład tu, nie? I Jabłoński właśnie to robi, Piotr Jabłoński, że czasami celowo ulokuje coś na krańcu, na krawędzi obrazu i na przykład zrównoważy to czymś dalej, nie? Ale ja tego nie chciałem, ja chciałem, żeby on był zbalansowany, tym bardziej, że jest to kompozycja centralna. Czyli ja mam coś, tu mam obiekt nie w jakiejś jednej trzeciej czy coś, tylko mam obiekt dość centralnie ulokowany, no, który bym opowiadał, tak, nie? Nie tak, że ktoś by powiedział, że tak. Super idealne miejsce, żeby po prostu właśnie wrzucić go, nie? Dokładnie. Tym bardziej, że miałem też, jak robiłem ten obrazek, to miałem obostrzenia, że to musi pasować do różnych aspect ratio. Czyli to jest na przykład bardzo widescreenowe, bo to jest do monitorów 4K, a jeżeli ktoś uruchomi na 1920x1080, czyli na tym Full HD, to na przykład miał mu obciąć te obszary. I tych obszarów miało w ogóle nie być. Tak jest? Zmieniliśmy to, ponieważ stwierdzili, że kurde, ten obraz w całym kontekście, wiesz, ekipa stwierdziła, że obraz z tymi pobocznymi elementami jest fajny. Jest po prostu cały, tak, jakąś integralną częścią. Dlatego, jeżeli
twój monitor, powiedzmy, nie obsługuje takiego wide screenu, no to właśnie dodają się paski. Czarne paski z jednej i z drugiej strony. Taki feeling cinematikowy. No, bardzo cinematikowo teraz było. Ale właśnie o coś takiego. Na przykład na monitorach, powiedzmy, no wiesz, zbliżonych do 16:9. O. A jeżeli ktoś ma widescreena 4K, to ten obraz mu wypełni dokładnie krawędzie monitora. Bo to jest dokładnie ta rozdzielczość, co 4K monitory. Nie? Znaczy ona jest wyższa, ale proporcja jest taka. Co ja zrobiłem? Ciekło. Coś bardzo złego zrobiłem. A, ale mogę wrócić, okej. Okay. Nacisnąłem enda i nagle, wiesz, jakiś w ogóle turbo error. O, i to jest to, o czym chciałem powiedzieć, że to jest jedno z moich odkryć. I stosowałem to prawie w każdym loading screenie. Czyli nie filozofia jednego focal pointa, ale dwóch focal pointów. Jeden to jest temat, a drugi to jest support, którego supportuje i równoważy. Czyli mówisz, że tutaj jakby tym drugim to jest ta fala. Tak, to jest coś na zasadzie, że oko ma się mi... To jest taka bariera, nie? Że oko się odtąd odbija i leci tu i się odbija. A tu z kolei jest uspokojenie też kontrastu, chociaż mamy ten biel, ale uspokajam ten kontrast, ponieważ gubię krawędź. Gubię edge'a, nie? No. I skoro nie ma jakby krawędź, linia to jest kontrast też. Twarda linia, nawet w komiksie, twarda linia to jest kontrast czegoś. Na przykład outline postaci, outline budynku, nie wiesz, i tak dalej. A jeżeli zgubisz tą linię i robisz właśnie lost and found edge, tak zwany, czyli wiesz, edge, który gdzieś widzisz, że jest, a gdzieś on ci się traci, a potem go znowu trochę widzisz i się traci. To jest właśnie bardzo popularne, znaczy bardzo ładnie to i łatwo obserwować w obrazach chyba XIX-wiecznego czy XVIII-wiecznego malarza Alberta Bierstada. Tak słyszałem, że tak się czyta jego nazwisko. Albert Bierstadt. To są tego typu obrazy. To jest tak zwane Hudson River School. Pisze się o tak jak tutaj. Mamy Albert Bierstadt. I zobaczcie na to na przykład. On często maluje właśnie Stany Zjednoczone, które już nie, teraz nie jestem w stanie tego wam powiedzieć, bo nie pamiętam. Ale to są jakieś konkretne miejsca ze Stanów Zjednoczonych, tylko że oni jechali tam z niektórymi malarzami typu Thomas Moran, to też jest znany malarz. I oni konkurowali ze sobą w ogóle, Bierstadt i Thomas Moran. Jakby konkurowali, nie konkurowali, wiesz, to jest takie umowne, nie? Też jeździli na te same lokacje i robili podobne obrazy, tylko różnili się trochę indywidualnie, stylowo. I to są w ogóle wyimaginowane przestrzenie, bo w takich kompozycjach ich nie ma tam, na lokacji. Oni zbierali tam notatki, jeździli, na przykład zbierali jakieś color scripty, czy zbierali linią, zaznaczali, jak wyglądają skały i tak dalej, i tak dalej. A potem dopiero przyjeżdżali z powrotem do swoich pracowni, do swoich studio i dopiero na podstawie notatek z lokacji, tak jakby, wiesz, jakbyś wyszedł i zrobił zdjęcia, nie? Tylko oni nie mieli wtedy aparatów fotograficznych, to na podstawie tych notatek malowali fantastyczne pejzaże, które miały przedstawiać tamte lokacje. Były takimi pocztówkami tamtych lokacji. I masz tu dużo różnego rodzaju edge, czyli krawędzi. Na przykład widzisz hard edge. To jest bardzo krawędź ostra. Z kolei ta już jest, powiedzmy, ta jest soft. Ta jest krawędź. No to najbardziej na tej górze drugiej widać, tak. Nie? To jest to, co chciałeś powiedzieć. Tak, a tu jest właśnie lost and found. Czyli, że krawędź masz, w pewnym momencie utracasz w atmosferze i potem ją znowu odnajdujesz powoli. I edge to jest jedna z moich ulubionych rzeczy w ogóle w malarstwie. Jak ja uwielbiam po prostu edge. Ja uwielbiam kontrolę edge. Ja lubię mieć różną skalę tych edge. I mam nadzieję, że ktoś też to zobaczy w tych obrazkach, w tych obrazach do tego kurska. No, że mam tu też, powiedzmy, o widzisz, okręt w pewnym momencie ginie. Jest jakaś fala. Tu jest bardzo soft, jest coś bardzo miękkiego.
Gdzieś jest na przykład wydobyty ten detal, jest on ostry. I ta gra, żeby ten obiekt na swojej rozciągłości nigdy nie miał regularnej, na przykład tylko ostrej kreski, albo tylko miękkiej kreski. Ta kreska musi być ostra, musi być miękka na przestrzeni całego tego artu, nie? Coś miałem zobaczyć. Morskie ilustracje, Underwater chciałem zobaczyć. Chyba, że porozmawiamy o budowaniu tego. Jak o procesie. No, ale teraz chciałeś pokazać co? Jeszcze coś miałeś to. Chciałem, może tam. Chciałem dalej rozmawiać o tym Underwater. Aha. Na przykład masz. O tych krawędziach, tak? Tak, o tych krawędziach. No. Że masz, tylko coś mi ten Windows. Muszę go opanować. A po prostu wrzucaj do Photoshopa. Że jest ta krawędź, no. Ale ona nigdy nie jest zdefiniowana czymś 100%. Jednolitym. Nie? Że ona może mieć tą krawędź odciętą bardzo mechanicznie. Mocno, no. Ale gdzieś potem znika. Ona znika i blenduje się z moim tłem. Nie? Z tym, co na czym ona jest. Gdzieś tak to samo się dzieje ze światłem. No. I tak dalej. Tu jest dużo właśnie tego typu detali, tego typu właśnie gry na edge'ach, tak samo kości. Historia tego obrazu to jest w ogóle taka, że ja chciałem na początku ten okręt pokazać tylko po prostu gdzieś z dnem, bardzo generikowo, podwodne, jakaś podwodna sytuacja i ten okręt. I właśnie przyszedł szef Michał i mówi: kurde ty, a gdyby tam leżały kości jakiegoś wieloryba. I on, wiesz, zachęcił mnie do tej symboliki. I na początku moja pierwsza reakcja to była: kurde, już miałem plan, jak ja to zrobię, nie? A tutaj ktoś przyszedł i mi zmienia, ale akurat jeśli chodzi o prezesa Michała, to ja zawsze mam tak, że lubię słuchać, co on mówi, bo on często ma kurde rację, nie? No. Że on... I zazwyczaj jak ja poprawię po jego feedbacku... Tutaj dwie historie tak wchodzą tak. Na siebie. Nie wiem, czy to jest w ogóle czytelne, co ty widzisz. Jakby niekoniecznie wiedziałem, że to jest wieloryba, no. Ale wiadomo, że to jest coś takiego, że ten okręt, tak? Mhm. On jakby przejeżdża tak jakby... No wiadomo, że nie widać jego oczu, tak? Tak. Czyli jakby jego twarzy, czyli po prostu jak jest auto, czy jakiś inny... To jakby przód, albo gdzieś tam u góry, takie rzeczy, gdzie są detaliczne bardziej, że one właśnie mają te swoje oczy, a ten okręt podwodny widać, że jakby to jest jego brzuch i on nie widzi za bardzo, co się dzieje pod spodem. Tak. I jakby to jest taka historia tego pomiędzy tymi, że jakby on przejeżdża, tak nie zdając sobie sprawy, że coś tutaj jakby była jakaś druga historia, która jest niedopowiedziana w tym momencie. Totalnie tak. No. Ale w ogóle, wiesz, ja o tym się... To jest super, że ja teraz słyszę taką opowieść od ciebie, bo ja o tym zupełnie nie myślałem. No. W sensie... I jakby te rybki też są jakby fragmenty tego świata, który jest pod spodem. Tak, jest. A on ma jakby inną misję, on jest na tyle skupiony też w tym wszystkim, że on gdzieś jedzie dalej po prostu. I on po prostu nie zwraca na to uwagi. A tu się coś dzieje innego jeszcze. Super, cieszę się, no. Cieszę się, że coś takiego zauważyłeś. Ja po prostu miałem myśl, że tak jak właśnie rozmawialiśmy, że ludzie swoje tematy swoich obrazów lokują często w jednej trzeciej, bo to jest bardzo typowe, albo na środku, albo gdzieś, to ja chciałem powiedzieć nie. Ja zrobię taki obraz, że temat mojego obrazu będzie totalnie na krawędzi. I ja jakby udowodnię wam, że ja potrafię zrobić, wiesz, temat umieścić totalnie na krawędzi, jeszcze nawet go odciąć i technicznie to wybronić, nie? Że to nie będzie wyglądało, że coś jest nie tak. To był mój cel, taki prywatny i to jest bardziej o technikę wykonania już tej kompozycji. A wracając do tej warstwy symbolicznej, to jest to, że szkielet giganta, który kiedyś miał swoje życie, aha, teraz tego życia nie ma i on został na dnie i no tak. To się stanie zaraz z nim. No. Tak samo jak masz tą, na tym pierwszym
Bo teraz chyba robisz, chronologicznie robimy, tak? Zgadza się? Czyli ten pierwszy był... To nie jest totalnie chronologicznie. Okej. Okay. Ale tak, tam to było właśnie, co widzieliśmy, to było pierwsze, które ja tworzyłem akurat, ale nie jest pierwsze w historii okrętu i w historii gry, w chronologii gry, ale jest to rzeczywiście wypłynięcie z portu, a to jest właśnie po wypłynięciu z portu jest moment zanurzenia, że wy rzeczywiście schodzicie pod wodę z tą załogą i wtedy jakby to etap gry w to wchodzi. Że pokazuje się ten loading. A to jest fajne, bo na przykład jakby nie wiem, czy tutaj zrobiłeś tak, bo to już jakby skończone. Czyli na przykład ja widzę na przykład na tym pierwszym obrazie, że jest ten okręt, który kontrastuje z tą falą. Jakby ta fala jakby już mu opowiada o tym, co go spotka. Tutaj jest znowu te kości, tak? Które jakby mu opowiadają Memento Mori, tak? Dokładnie. To jest to. Tu w ogóle mamy trójkąt, bo jest to, widzisz, i to. I to jest, ja nie będę się powtarzał o tym właśnie kontraście walorów, i tu jeszcze rybki, bo popatrz, te rybki, które tu płyną, one nie musiałyby być podświetlone przez ten promień, prawda? No. To jest moja decyzja, tak. Że ja je akurat namalowałem w taki, a nie inny sposób. O, widzisz, to jest jakaś tutaj farba, jakiś brush stroke na tych rybach. Dlaczego? Dlatego, żeby mieć w wyobraźni, to jest tak jak, wiesz, masz te takie czasami zagadki do rozwiązywania dla dzieci, połącz kropki. Że 1, 2, 3, 4 i łączysz to linią i wychodzi ci na przykład jakiś zwierzak. Nie? Tak, tutaj też zrobiłeś. I to jest, te największe kontrasty to jest połącz kropki. Kropka, kropka, wiesz, na przykład kropka, kropka, kropka. No. I na przykład też tu. No bo widzisz, tu jest na przykład anonimowa przestrzeń. Tak samo tu, nie? Tak. Anonimowa coś. Anonimowa coś, nie? Anonimowa coś. I to jest na zasadzie, trzymam widza w jakiejś figurze geometrycznej. Tak. I chodzi o to, żeby on miał od czegoś odbijać. Czyli to jest takie właśnie połącz kropki w to. A dominują to i to. To są moje dwie główne opowieści. Mhm. Z czym na tą opowieść o kościach naprowadzam tym przyziemiem. Czyli tu lokuję największe biele. Największe jasności w ogóle mojego obrazu. Mhm. I kontrastują też z ciemnościami. To właśnie kontrast to nie jest to, że coś jest największą bielą albo największą czernią i koniec. To jest zestawienie dwóch rzeczy, że coś w relacji do czegoś wydaje się wyjątkowe. To jest właśnie, to jest jakby taka moja definicja kontrastu, tak? Coś na tle czegoś wydaje się wyjątkowe. Wtedy mamy kontrast. To może być też temperatura kolorów, a o tym to przy innych obrazach. Tu akurat tak tego nie stosowałem. Tej temperatury konkretnie, nie? Bo to jest może być relacja ciepło-zimno. Tu jest relacja jasne-ciemne. Czyli kontrast walorów. Tak to się nazywa, nie? No. Z kolejny jakby establishing shot. Czy nie? Nie, po prostu loading screen. Mhm. Po prostu to tak będzie się ładować gra, kiedy tam będziesz pod tą wodą. Bo pomyślałem, nasi graficy, którzy wytwarzają 3D do Kurska, robią tak niesamowitą robotę, że pokazując wnętrza, że ja nie chciałem z nimi konkurować. W sensie nie chciałem pokazywać, malować wnętrz tego Kurska czy coś, bo oni zrobili już tak dobrą robotę w tych wnętrzach, tak jak wzorowali grafikę, pocisnęli na taki poziom, że stary, jak ja na to patrzę, to level Alien Isolation totalnie, na przykład. Takie gry, która jest, wiesz, ma super klimat. Jeśli chodzi o environment, nie? No. I myślę sobie, co ja mogę graczowi dać, czego on nie zobaczy grając? Mogę dać coś zewnętrznego. To jest to, co jakby mówisz, czyli wcześniej mówiłeś. Czyli jakby to jest dopowiadanie dodatkowych rzeczy. Trochę tak. No po prostu chciałem wykorzystać swoje medium i to, że skoro mam coś pokazać, to chcę uzupełnić pracę moich kolegów, nie? I dlatego dużo shotów, w sensie dużo ujęć, nie? Tych obrazów, które zobaczycie tam w grze, no to jest
pokazuje zewnętrzne po prostu tego Kurska. I możemy przelecieć przez Bloody Waters. No. Jak to się stało? Że się coś takiego stało. Że coś takiego się stało. W ogóle o co tu chodzi? I powiedziałem już o Grzegorzu Rutkowskim, tak. Że dużo, dużo właśnie jego zasługa to jest to, że ja wziąłem jego metody, jego techniki, dokładnie je próbowałem powtarzać, ale używałem tego, co do tej pory wiedziałem. Czyli jak do tej pory malowałem w jakiś sposób, to użyłem też swoich braszy do tego, użyłem też swoich technik do tego i wymieszałem je z technikami Grzegorza. I właśnie to, te wszystkie loading screeny to jest jakaś spójność, taki wiesz, taki po prostu balans pomiędzy tym, co ja wiedziałem do tej pory, a co dał Grzegorz Rutkowski mi w swoim tutorialu. I możemy zacząć od jedynki. No. I zaczyna się to zawsze tak. I to jest pierwsze, co narysowałeś, czy było jeszcze coś wcześniej? Wcześniej było coś. Ja tego tu nie mam, ale... A czy miałeś różne na przykład wersje? Miałem. Miałem właśnie różne wersje i to są takie skecze. Czekaj, pokażę ci w tym, a propos, w tym wcześniejszym, bo tam mam akurat przy sobie to, bo wiesz, niedużo rzeczy mogę pokazać, więc ja się pilnuję, co mogę, co nie. Ale Underwater Process, patrz. To jest jeden z czterech pierwszych thumbnaili, które ja zrobiłem do tej pracy. Czyli już widziałem. Szef widział, co ja robię. I że ja coś kombinuję z płynącym Kurskiem i z dnem po prostu morza. Tak. I on, tutaj, i on ja mówi... Ja się zastanawiałem tutaj właśnie, czy po prostu sensownie dodałeś tam te rzeczy białe na dole, ale tutaj widać, że to jakby ma znaczenie. Mhm. No, gdybyś widział ten proces, to wcześniej tych białych rzeczy nie było. No. Bo sam dobrze wiesz... Jakby ciężar jest za duży, tak, nie? Tak. Wtedy. No. Znaczy... Sam wiesz, że dużo ludzi na foregroundzie zawsze rezerwuje, że tam są czernie, nie? Że są czernie z przodu i nikniemy, ale jak jesteś pod wodą, to nagle okazuje się, że pod wodą, w ogóle jak... Nie byłem. Jak ja na przykład googlowałem sobie tak. Paintingi o tematyce podwodnej, tego w ogóle nie ma. No. Znaczy totalnie ludzie nie malują rzeczy podwodne. No dziwnie, nie? Totalnie. Ja musiałem jakby wymyślić, jak namalować podwodną rzeczywistość, nie? Tak. I doszedłem do pewnych wniosków, ale to są już duże wnioski generalnie. Ludzie malują to, co tak. widzieli, nie? Tak. A to jest coś takiego, co ciężko jest zrobić. Ale właśnie to jest ten pierwszy proces. I jak tu masz ten thumbnail, to mniej więcej wystąpiły takich 5, zanim zacząłem malować ten obraz. A zresztą tu mogę ci pokazać też trochę, bo widzisz. Mniejsze. Tu jest pewien feedback, który mi powiedział właśnie kolega, nie? Że wiesz co? Wcześniej ten obraz był na tym etapie. On mówi, ja czuję, że ten obraz jest równomiernie o tym, co i o tym. I nic nie jest głównym aktorem tego obrazu. Bo ja tu w ogóle chciałem tak technicznie, wiesz, to zrobić, że chciałem styczną jeszcze pokazać, że chciałem tak po prostu, wiesz... Zrobić inaczej. Tak zrobić inaczej, że pokazać temat mojego obrazu na styczną z krawędzią. Że i obronić to techniką, nie? I kompozycją, że to wyjdzie. Że każdy cię nauczy, że tak się nie robi. Wszędzie, w każdej szkole nauczysz się, że tak nie wolno. Tak. A ja chciałem zrobić, że tak wolno. I że będzie ładnie, nie? No. I że ja to zrobię. Tak. I zrobiłem to, tylko że był inny motyw, no. Że ten obiekt jest tak samo ważny jak ten obiekt. No. Wiesz, one są na równej skali. I kolega mi mówił, tak mi powiedział właśnie, że czuję, że te obiekty... Ja zacząłem myśleć, kurde, rzeczywiście, skala. Coś jest zrobionego z tą skalą, że nie priorytetyzuje ich. Że jeden nie ma, wiesz, jakiejś ważności ponad drugim. A chciałbym, żeby to była gra, jakby obraz o Kursku i dopiero o symbolu. Który ma, wiesz, symbolizować jakby przyszłość. Więc doszło do tego. No. I to technicznie to musiałem po prostu, bo ja maluję na jednej warstwie wszystko praktycznie już od tej pory i musiałem po prostu wyciąć to, zeskalować, a tu domalować kolejną roślinę. I to tak właśnie wyglądało. Że jak było tak, to zeskalowałem to niżej,
Kurska zeskalowałem wyżej i musiałem zrobić od nowa edgework, czyli wiesz, jak wyciąłem go, bo był taki, no, to bardzo precyzyjnie lasem rectangle selection użyłem, żeby wyciąć ten okręt. Spędziłem na tym czas specjalnie, żeby było precyzyjnie. No ale ty się uczysz, nie? Bo jak tak, robisz wszystko od zera. Tak. Ale to jest ważne właśnie, żeby to precyzyjnie czasami spędzić czas i to się potem opłaca. Potem jak masz wyselekcjonowane elementy czysto, to prawdę prezentuje już, wiesz, łatwo. To zmniejszyłem, to powiększyłem i stwierdziłem, że tak, lepiej. No bo teraz totalnie to mam into your face, to mam takie drugoplanowe i to mi się podoba. Podoba mi się hierarchia informacji, które ja teraz ci przekazuję, nie? No. Jeśli chodzi o ten Bloody Waters, to też na początku były thumbnaile. Tak. I te thumbnaile czasami składam z fotek też. Że na przykład mam fotografię zachodzącego słońca. Mam coś tam. I robię takie fotobasze, ale nie takie fotobasze, żebyś to zaprezentował na RedStation, bo to wygląda jak jakiś shit. Ale tylko bardziej dla referencji. Tak, ale on w oddaleniu wygląda fajnie. No. I na przykład ma tą kolorystykę, bo już ja ją jakimiś adjustmentami dokoloruję tą fotkę. Jak już mam tą sfotobaszowaną taką, albo na przykład zamiast Kurska, tam płynął jakiś inny okręt, jakiś amerykański, czy wiesz, czy coś, nie? I ja złożyłem po prostu ze zdjęć z internetu i jak to może wyglądać, kawałek morza, kawałek czegoś, i na takim etapie ustalasz, jaka jest wysokość horyzontu, chociaż w sumie w tym rysunku od nowa ustalałem, że chcę mieć horyzont gdzieś tu, że czym ja tutaj powodowałem kontrast, że Kurski jest najważniejszy, kontrastem przecinających się linii, że masz nagle tak, poziom, 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 poziom. I nigdzie więcej w obrazie tego nie masz. No. Tylko kumulacja poziomych linii jest akurat tu. Nie? No i jeszcze od wody. Tak, no i od wody, ale to będzie, ja już wiedziałem, że to będzie subtelniejszy efekt niż bryła tego Kurska, nie? I to akurat w każdym z tych obrazków próbowałem zastosować, czymś się wykazać, wiesz, jakimś elementem. No to ciekawe, kontrastu, że jakby zaczynasz właśnie budować od tych kontrastu linii. Wszędzie tutaj. Bo nigdy nie zbudowałem tak obrazu. Jakby ludzie zwykle jakby robią właśnie od takich thumbnaili wszystko, nie? Tak, tak. Jakby myślą o tej całości plam. A tu jest jakby, no, to jest jakby inny trochę. Jest trochę plakatowe, bo tam no, na przykład w plakacie jest dużo apli, wiesz, bo to musi być na wydruku dobre i w ogóle, nie? Mhm. I oni tak właśnie, plakaciści często zestawiają jakieś bardzo duże powierzchnie ze sobą, które coś tam robią. Jeżeli już mam taką linię, takie linie, ja generalnie robię streszczenie tutoriala od Grzegorza Rutkowskiego, więc ja mam nadzieję, że on nie ma mi tego za złe. I tak nie dowiecie się z tego tyle, co z jego tutoriala, więc kupcie to po prostu i zróbcie mu przysługę, nie? Ale masz te linie, potem jest underpaint. I wiele z tych kolorów, które tu widzisz, skąd ja je wymyśliłem, że tak je nanieść? To właśnie było z tego thumbnaila fotograficznego. Że jeżeli ja tam czułem, że na przykład wow, w tym thumbnailu, brzydkim thumbnailu fotograficznym, który naprawdę wygląda słabo, ale ma na przykład bardzo fajne kolory. No to, i jeszcze coś. Obraz. Mam nadzieję, że tu będzie. Bo ten shot to jest totalnie, ja się inspiruję dużo malarstwem. Po prostu klasycznym, tak to nazwijmy, bo to nie jest tylko klasyczne, bo klasyczne to określa epokę, co nie? Ale chodzi mi tu po prostu o coś tradycyjnego. O malarstwo farbami i malarstwo płótnem. Tu mam swoje jedne z jakichś ulubionych obrazów, które gdzieś znalazłem. Dobra kolekcja. Tak. Chciałeś się pochwalić też? No nie, bo właśnie chciałem coś znaleźć, a teraz nie mogę, kurczę, i nie wiem, czy na to trafię. Patrzymy. Czy to tu będzie? Powinno. Dużo jest też tutaj właśnie. Jak się nazywa ten koleś, który malował czterema kolorami? Anders Zorn. Polecam sprawdzić tego malarza. Dwóch malarzy. I bardzo dużo ludzi, zresztą w digital paintingu, którzy są dobrzy, to się wzorują tymi malarzami.
To są właśnie chyba XVIII-wieczni malarze. Jeden to jest Anders Zorn, a drugi to jest John Singer Sargent. Rozumiem. Sargent jest bardzo znany, wygooglujemy go teraz. John Singer Sargent. To są właśnie obrazy Sargenta, głównie portrety. On portretował jakieś znane osobistości też. A Anders Zorn to jest gość, który, po którym została nam w historii tak zwana paleta Zorna. I on używał trzech kolorów. I tak w przybliżeniu to mówią, że po prostu czarny, biały i czerwony. Że to są te trzy kolory, to do końca nie są te kolory, jak dzisiaj je sobie wyobrażamy, bo wiesz, to były różne, kiedyś były inne pigmenty. I tu jest nawet jego obraz, tylko gdzieś musi być większa wersja tego obrazu, że on swój autoportret zrobił i paletę, gdzie prezentuje jakby showcase, wiesz, tych trzech kolorów, których używa, nie? To są inne... Czarny, który się jakby łączył z białym, był taki brązowawy, tak? Tak, ale to właśnie nie był... To nigdy nie był ten czysto czarny i to nigdy nie był ten czysto biały. To są jakieś pigmenty, które się nazywają konkretnie, ale że... ja nawet mniej więcej mam taki trop, jak one się nazywają, ale nie chcę tu mówić, bo ja się zbłaźnię, bo się nie znam tak na malarstwie tradycyjnym. Mhm. Ale to są konkretne pigmenty ciemne, konkretne pigmenty jasne i czerwony kolor. I on z tej palety tworzył... Czy to nie jest jakiś wszystko. Titanium white? Tylko jest jakiś biały. Nie, nie. I też trzeba patrzeć, że to było na jego epokę też, nie? I on, Mars Black, nie. I on tylko z tych kolorów, nie wiem, jakiś ultramarine blue chyba, bo na przykład popatrz na ten, no. Jego, wiesz, marynarkę, nie? No. To się kojarzy z takim blue. No. No, ale tych dwóch, jeżeli ktoś ich nie zna, to bardzo radzę się po prostu zobaczyć ich, bo to są... Goście, na których się pół w ogóle branży wzoruje, nie? Znaczy pół branży, no bez przesadzania, ale ludzie, którzy lubią taki styl, to patrzą na nich. Kolejny etap. Dodawanie coraz bardziej underpaintu. Kolejne kolory zachodzącego słońca. To jakby ta sama zasada. Tak, pod linię. Ja jeszcze chyba nie maluję na liniach, a może już maluję na liniach, ale dodaję na warstwie pod linię. Potem, już tutaj maluję to światło tych chmur. I właśnie ja się inspirowałem pewnym, ja miałem inne kolory niż w tym obrazie, ale był pewien obraz olejny o właśnie zachodzącym słońcu i jak idzie na plaży bawu. Po prostu to tak wygląda, idzie bawu na plaży, jakaś kobieta przy tym bawole i masz chmury zachodzącego słońca. I ja pomyślałem, wow, to jest totalnie to. Nie? Czyli na swoją kompozycję zacząłem podgapiać tamten obraz, patrzeć, jak on ustawił kolory w hierarchii, na przykład jakie są przy horyzoncie, jakie są nad horyzontem. I zacząłem to po prostu egzekwować. Tutaj już wyrenderowałem bardziej wodę. Tutaj pomyślałem, że nasycę bardziej tą wodę, bo to jest odniesienie do krwi. Że wiesz, że po prostu będzie to, że nawiązanie do tragedii. Krwawa woda. Postanowiłem, że zgaszę to trochę i dodam tych niebieskich pigmentów. A w ogóle ten motyw, że ta woda nagle stała się otaka, no. Ładna, to jest fajny trik. Użyłem Cinemy 4D. Użyłem nawet Triala. W filmie ściągnąłem po prostu demo tej Cinemy. I demo cechuje się tym, że nie możesz zapisywać plików. Ale możesz zrobić szybką rzecz, po prostu bez zapisywania jej. Masz wszystkie funkcjonalności. I jak już miałem to niebo i miałem już kawałek tego okrętu, namalowane, to po prostu ustawiłem w 3D ten plane, a tutaj stworzyłem teksturę z noise'em, która mi i z reflection, która robi wodę. Cześć. I to niebo i to odbiło mi się w reflection. I ja już mogłem to po prostu tu wmaskować. I też nie zrobiłem... Który fragment? To już jest ten? Tak. To jest już o te rzeczy. O te chyba nawet. To już jest kawałek czegoś z cinemy. Oto jest woda z cinemy. Oto. Dlatego, że miałem to i odbiłem. I te chmury i odbiłem. I mniej więcej w reflekszynie tak to wygląda. I potem zacząłem je dopracowywać.
trochę przyrody. Ta przyroda to tylko dlatego, że malowałem studium obrazów właśnie Alberta Bierstadta. I się nauczyłem, jak malować takie skały i taką przyrodę, nie? I tu jeszcze symbol, który jest charakterystyczny. I jeszcze jest ciekawe w tych obrazach, że najpierw nabudowuję duży kolor, i że to jest pstrokatę, potem schodzę totalnie z koloru. I zapisuję to jakby w oddzielnej warstwie, w oddzielnym pliku. Taką mam wersję i taką mam wersję. I potem je łączę. Robię Zastanawiasz się. Co tak. Jeszcze? Nie, robię 50-50, że patrzę, gdzie w kolorowej partii mi się podobały jakie rzeczy, a gdzie mi się na przykład nie podobało, albo podobały mi się w czarno-białej wersji. Czy tam w wersji z ograniczonym kolorem, bo ta wersja nie jest do końca czarno-biała. Ona jest po prostu przytłumiona, ale nie jest totalnie czarno-biała. Ona ma bardzo małą saturację koloru, nie? I tam, gdzie te elementy zaczynam je maskować, kłaść jedną na drugą i przeblendowywać jedną przez drugą, tam, gdzie wolę wersję stłumioną i tam, gdzie wolę wersję nasyconą. I tak właśnie dochodzę do ostatecznego efektu. No, to tego się nie spodziewałem, że już tutaj tak dużo widać tego 3D, że tak powiem. Tak, 3D to jest ta woda. No. Znaczy, nie cała, bo jakbym rzucił tutaj 3D wodę, no to by było dziwne. To ona by nie pasowała. No. Czyli nawet jeżeli ja robię tą 3D wodę, nie? To jest... Ale podmalowałeś ją całą, czy nie? Ja zaraz ci pokażę, co jest właśnie dobre, żeby robić, nie? Otwórz za pomocą Adobe Photoshop. I na przykład powiedzmy, że chcemy skorzystać z jakiejś fotki, nie? Napisałem jakiś seawater, na przykład to, nie? Chcemy skorzystać z tej fotki, żeby zrobić z niej wodę. To teraz, to co ja robię, tylko zapiszę to sobie może na USB Bloody Waters tu, ok. Bo gdzieś googlujesz, albo masz swoje zdjęcia w ogóle wody, wiesz, z wakacji, czy coś w tym stylu. Zwykle robię tak. Tylko może weźmy właśnie nie ostateczną wersję, tylko weźmy wersję. O, może taką. No, no, no. Ok. To jest ten painting. I tu na przykład było zero materiału jakiegoś 3D czy jakiegokolwiek. Teraz dodamy tu materiał fotograficzny. W ogóle zacznę może używać tego tableta. Powiedzmy, że zrobimy to jakoś tak. Przeduplikujemy to. Ctrl J to jest duplikowanie automatyczne warstwy. Może zrobię to tak. Może teraz tutaj wybiorę jakiś brush, który mi pozwoli zblendować jedno i drugie. No coś w tym stylu, potem będę to jeszcze dopracowywał na przykład. Scalam je. I teraz co mogę zrobić, to bardzo polecam na fotkach, nie? Filtr, rozmycie. Akurat tutaj mam polski Photoshop, ale to byłby Smart Blur. Chodzi o to, żeby blur wejść i Smart Blur albo inteligentne rozmycie. I teraz to, co robi z materiałem fotograficznym, to traci mu, temu materiałowi fotograficznemu, niektóre jakby ostrość pikseli. I widzisz, jak ja ruszam, to teraz na przykład jest fotografia, a teraz jest po bluru. I ona bardziej zlepia te piksele w coś, w takie plamy. Robię Smart Blur. Okej, on jest zastosowany. Tego nie widać pewnie w ogóle na filmie, bo to kompresja i tak dalej. I Match Color. To jest coś, co Maciej Kuciara tego używa bardzo często. Bardzo często. I to jest bardzo potężne narzędzie do... No, to się zgadzam. Do dopasowywania różnych kolorów. Ja tego używam... Najprostsze. Tak, od niedawna.
Bo wcześniej na przykład robiłem właśnie Hue Saturation, Levels i w ogóle wszystko. A Match Color tak, jest magiczny i ja nawet nie wiedziałem, że tak się da, nie? I powiedzmy, że bierzemy to. O! Pyk. I i chciałem dopasować moją warstwę 1 do tła w tym pliku. Mhm. I mogę na przykład zrobić, że ona jest teraz taka czy taka. Ale powiedzmy, że dobra, zostawiamy tak na tym takim oryginale, który nam Match Color zaoferował. I teraz okej, masz to, tą fotę. No. Ale nie możesz jej zostawić, jeżeli chcesz mieć, żeby twój painting był integralny w tej stylistyce. Musisz zrobić sobie, dodać maskę do tej fotki i wybrać, ja tu mam właśnie pędzle Grzegorza gdzieś i dokładnie wybiorę je, bo ich używałem wcześniej. Na przykład użyję ten pędzel, one są w innej kolejności tutaj niż u mnie w pracy, ale szukam 110. Jest gdzieś 110? Nie jest, bo to są inne pędzle. Taka propos. Dobra, to są inne pędzle. To nie użyję. Bo to są pędzle z innego tutoriala. Ja kupiłem 2 tutoriale Grzegorza. I on wcześniej miał inne, nie? A teraz ma już bardziej nowoczesne i tych nowoczesnych nie ma. Ale trudno. I po prostu zakolorowuję całą czarną, tak jakby nie było. Maskę. I po prostu wychodzisz tam, gdzie potrzebujesz. I próbuję. I powiedzmy, że masz bardzo jakiś malarski brush. Używasz bardzo malarskiego brusza, nie? To ten malarski brush w jakiś konkretny sposób wbraszowuje ci ten detal i na tej teksturze fotograficznej zostawia ci teksturę brusza. Rozumiesz? On przepuszcza przez filtr twojego brusza, nie? I to nadaje ten filtr, że jeżeli już masz jakąś, ja to robię oczywiście tak, wiesz, na szybko i nie chluję, nie? Ale nad tym każdym brush stroke'iem możesz, wiesz, się zatrzymać, się pochylić bardziej. I jak zrobisz to i po prostu przepuścisz to przez jakąś teksturę tego twojego brusha, żeby to się zintegrowało, co jeszcze możesz zrobić? To jest obniżyć po prostu opacity dla całego, żeby trochę twojego underpaintu, który już wykonałeś ręcznie, trochę wyszedł i na przykład zrobić to, że to jest na 90, wiesz, 90%, 95%, po prostu dać te 5% wyjść, albo te 10% wyjść tej podmalówki wcześniejszej, nie? No. To już da efekt. I potem, to jest wszystko czasochłonne, na przykład dam tu 87 i zrobię zastosuj maskę warstwy, to już nie możesz uciec od tego. Zobaczę jeszcze, co mi da Hue Saturation. O, na przykład mogę zrobić, zduplikowałem sobie tą warstwę, mogę zrobić Hue Saturation, podwyższyć jasność, ściemnić i znowu użyć maski i na przykład zrobić krwawy efekt tu. Używam tej samej tekstury, ale zduplikowanej i powiem, że tylko tu ona jest na tym nasyceniu i na tym kolorze. I wybieram to miejsce, akurat tutaj. To jest jakaś moja decyzja, nie? W tym momencie. I powiedzmy, zaakceptowuję to. Dobra. I teraz powiedzmy, scalam je dwie. Teraz mam całą wodę. Już z czerwonym efektem. I teraz dopiero kolor pikuje na przykład rzeczy. Przemalowujesz. I zaczynam na przykład na osobnej warstwie. Ktoś chce być pewien, że robi to bezpiecznie, nie? I zaczynam nanosić po prostu swoje... Jeszcze tą swoją, wiesz, jakąś tą ekspresję ręczną, że akurat tutaj dodałem walor ruchu ręki, żeby to było bardziej autorskie i żeby zatrzeć ślady, że tam był na przykład materiał fotograficzny czy materiał 3D, nie? No. Bo to nawet nie chodzi o zacieranie śladu dla samego zacierania śladu, żeby tam nikt nie poznał, bo szczerze teraz to mi naprawdę jakoś tak się wyizolowałem od tej techniki, że zależy mi tylko na efekcie. To jest to, co jakby najbardziej o to dbam, nie? A czy to będzie wzięte stąd, czy stamtąd, to w ogóle... Oby to nie była po prostu praca zawalona od kogoś, bo to jest niedopuszczalne, nie? Że po prostu kradniesz. Nie, no to ogólnie musisz mieć jakby w głowie to, co chcesz stworzyć. To też. Bo jak nie masz tego, to nie zrobisz tego. No, ja tu robię... Może po prostu skopiujesz kogoś. Mhm. Ja to robię, tak jak widzisz, no, bardzo to szybko na potrzeby. Możemy trochę tutaj tej atmosferyki dodać, powiedzmy, że ja mam to, ale zobaczę, co będzie, jak naniosę trochę mało wysaturowanej
niebieskiego. Co to stworzy, nie? Albo na przykład tutaj. O. I na przykład powiedzmy, że on tutaj płynie, pozostawia nam jakąś rzecz. I na przykład teraz używam tego Cloud Brusha, co nie? Takiego z teksturą Cloud. On wygląda, jakbym pokazał na czarnym, mniej więcej tak. A, mam na 64% w ogóle. Lol. On wygląda o tak. To jest brush od Kinana Lafferty. Jest taki artysta, były artysta Riot Games. Ale nawet jak tym Cloud Brushem coś postawię, to nigdy osobiście mam takie właśnie, wiesz... Nie zostawiasz tego samego. Nie chcę zostawić tego samego. Chcę to czymś ręcznym jeszcze zmodyfikować, żeby to nie był ten wklejony shape. Tylko żeby to był... To było coś, oni, ten brasze mają mi dawać pomysł. One mi mają dawać jakiś hint, jak to może się przemieszczać. Jakaś tam, powiedzmy, mgła, albo jak może, jaki utworzyć może kształt, jakaś chmura, ale potem ja go customizuję, żeby to był totalnie autorski kształt, nie? I bardzo wierzę, że to tworzy dopiero charakter. Że po prostu musisz to zrobić ręcznie, musisz przysiedzieć nad tym, nie? I tak większość tej pracy, na przykład teraz trafiłeś na pracę, w którą rzeczywiście zapusiłkowałem się 3D. W tych wcześniejszych pracach to w ogóle się nie posiłkowałem 3D. W wielu, nie? W niektórych jeszcze mi się zdarzyło. Coś, widzę, że będzie ten, coś zrobić. Kolejna wersja tej pracy. No, dokładnie. To jest już coś nowego. No, ale you get the point. No. To jest to, nie? Że nigdy nie zostaw samej fotki. Tak, samego tak, 3D, tak. Wybraszuj to najlepiej jakimś naprawdę teksturowym braszem. Ja tu użyłem takiego brasza, który jest, nie ma tej tekstury w sobie, ale na przykład jakiegoś brasza od Jamie Jonesa. To jest jeden z moich ulubionych braszy. Już przestałem je używać. Jamie Jones, tu jest Jamie Jones. I na przykład on ma, no ten prawdopodobnie jest jakiś bardzo teksturowy. O, widzisz, on ma tą fakturę, nie? I żebym, powiedzmy, tą wodę, tą fakturą naniósł, to ta woda by jeszcze zyskała tych pęknięć, tego pociągnięcia brushu pomiędzy tymi strokami, nie? Jeszcze tego więcej charakteru, także staram się dobrać ten brush do tego, co chcę akurat wmaskować, nie? I jak dokładnie chcę to pokazać. Ale to jest to. No. Coś takiego. No. Ale ładna właśnie... praca. No, bardzo ładnie. To w ogóle emocje by jakieś budzi. Wstecz. Ile masz kroków wstecz? Nie mam pojęcia. O, i teraz zobaczcie. Byliśmy na tym. Jest na tym, no. Nie, bardzo fajnie. A na przykład używasz normalnych pędzli? Czy starasz się zawsze robić to jako z taką fakturą? Bo są osoby, które na przykład używają do namalowania pracy i po prostu one mają w sobie po prostu właśnie jakiś taki faktur i wszystko i to jest na przykład zwykły pędzel z Photoshopa okrągły, nie? Tak, rozumiem, o co ci chodzi. Ja na przykład wiem, że bardzo wielu ludzi mówi, że musisz umieć wszystko namalować tym hard round brushem, nie? W ogóle. No nie, no, że po prostu nie chodzi mi o to, że po prostu jakby oni umieją to i po prostu trzeba. Tylko oni po prostu to robią i po prostu jak tak to działa. Na przykład tak. Ja jakby nie przepadam za tym. Bo ja też nie. W sensie on mi po prostu nie leży. Jest jeszcze taka rzecz, że wszyscy mówią, brasze nie mają znaczenia. Nie? Pewnie no, to słyszałeś w każdym podcaście, że na przykład ej, jakich braszy używasz? Na przykład ludzie się denerwują, że są zapytani, jakich braszy używają, bo mówią, brasze nie mają znaczenia, liczy się to i to umiejętność. Znaczy na pewno jakby nie mają znaczenia, ale na przykład, bo możesz to zrobić jednym pędzlem. To jest jedna rzecz. Możesz to zrobić jednym pędzlem, ale jakby według mnie na przykład niekoniecznie, że pytanie, jakim zrobiłeś pędzlem te chmury i wtedy będziesz wiedzieć, jak zrobić te chmury, bo to jest jakby złe pytanie. Jakby może tutaj chodzi bardziej o to, że wiesz, że bogata jakby właśnie ta liczba tych pędzli robi to, że po prostu właśnie próbujesz szukać jakby. Nie? Też. Ja na przykład bardzo dużo paczek przeszedłem, a teraz w pracy posługuję się jednym pędzlem.
Totalnie jednym. I może pokażę rzecz, którą nie dokończyłem jeszcze. To jest ten magiczny pędzel. To jest ten magiczny pędzel, dosłownie. O, zobacz. To jest moja prywatna praca. No. Po prostu wyobraziłem sobie, że robię jakąś postać do... Tak jakby to była gra MMO, wyobraź sobie. No. Ja lubię elfki. Tak, wiem. Czy w ogóle to niekoniecznie jest jakaś elfka, ale ma tu trochę tych, tak, wiesz, tak, tego ucha, nie? I akurat w World of Warcraft grałem jakiś czas temu, znaczy polubiłem fantazję Arms Warriora. Chociaż to nie jest moja postać, bo gram paladynką, drenejką, inna historia w ogóle, ale lubię Arms Warriora. Lubię coś w tym takim, że ktoś, wiesz, że postać wjeżdża i wyjaśnia wszystkich mieczem, nie? I po prostu jest ciężko uzbrojona, ma jedną broń, precyzyjne cięcia. Chciałem stworzyć jakąś swoją wersję, tylko że w takim trochę świecie widzisz, że technologia pomieszana z fantazy. Ktoś może powiedzieć, że Horizon, czy coś. Ja jeszcze akurat ten pomysł miałem przed Horizonem, zanim zobaczyłem go, tylko nie miałem wtedy umiejętności, żeby jakoś go przedstawić, a teraz czuję, że nawet mi już to wychodzi i na przykład to, co tu widzicie, wszystko totalnie, to jest stworzone, żeby nie przekłamać. Jeden pędzel do wycierania, ten sam, gumką, i po prostu soft round, wiesz, czyli... A czy jednak dwa? Czyli dwa. Soft round, proszę. Bo tym soft roundem gumkuję często. No. Że chcę coś naniosę, a chcę jednak to zjeść. I miękko. Wiesz, ten to miękki, soft, no, softowy. Tak. Nie, hard round, proszę. I jednym pędzlem maluję, i teraz w pracy też maluję, i jednym totalnie. I ludzie lubią te efekty. I na przykład ja teraz to, co widzę, też myślałem sobie, kurczę, czy to jest dobrze, żeby... Ta praca jeszcze jest nieskończona, jeszcze chcę coś z nią zrobić, ale totalnie mi to nie przeszkadza, że na przykład ten projekt jest niedopowiedziany w niektórych miejscach, nie? Totalnie mi to nie przeszkadza, że on ma w sobie te brushstroke'i, bo na przykład pytałem, wiesz, ludzi, którzy zajmują się budowaniem w 3D z firmy, słuchaj, jakbyś, tak wiesz, z ciekawości, nie? Jakbyś coś takiego wymodelował, dałbyś radę? On mówi, stary, spoko, wiem, co tu się dzieje, wiem, co tu... Mógłbym nanieść swoje pomysły, bo jeszcze są różne rodzaje tych artystów 3D. Jedni chcą mieć full, bardzo precyzyjnie i oni po prostu przychodzą do pracy i chcą mieć to, podane i tylko to zrealizować. A niektórzy naprawdę bardzo lubią interpretację swoją, że... Jakby tutaj po lewej stronie masz tą jedną rzecz z przodu i z tyłu? Tak, rozumiem? Nie. To są dwie istoty. To jest na zasadzie tak. To jest jakaś istota, wyobraź sobie, że ona mieszka w tym świecie, jakimś fantazy. I to są jakieś zwierzęta w tym świecie. I unoszą się nad ziemią, takie orby. Nie? I chodzi o to, że ten armor, który widzimy na tej wojowniczce, to jest złożony z części tych rzeczy. Że ona po prostu pozabijała te pety, wiesz, te orby. I to jest tematyczny armor do tych istot. No, czyli. Tak to wymyśliłem sobie, nie? Chciałem stworzyć najpierw bazę istot, a potem tematyczny armor w bazie tych istot. I mam jeszcze zaprojektowane w trakcie projektowania takie orby zielonego i takiego trochę różowego. I stworzę z tych zielonego i różowego inną postać, która będzie mistyczką. Czyli ona będzie już caster class bardziej, nie? I będzie miała jakieś może bardziej magowe takie przymioty. No. O, tu mam jakieś początki, w ogóle widzisz, jak to było jeszcze niezdefiniowane. O, a to jest mój pomoc w ZBrushu. No, czy też, że zrobiłeś. Tak, bo doszedłem, na przykład byłem na tym etapie, powiedzmy, i wszystko zbrushstrokowałem, nie? Czyli po prostu tu było wszystko malowanie i rysowanie na tym etapie, co widzisz. Ale w pewnym momencie brakuje mi, na przykład tego bug view nie było. To pamiętam, że właśnie nie wiedziałem, jak ta postać będzie wyglądać z tyłu. I próbowałem ją najpierw narysować jakoś z tyłu. Posiłkowałem się sylwetką Johanny z Heroes of the Storm. To jest gra Blizzarda. I to, co widzicie, to jest prawie studium. Studium zbroi w większości Johanny. Widzisz, że na przykład to nie jest tym. Nie? To jest w ogóle coś innego. Bo to jest właśnie Johanna, tylko że wystudiowana na
pozę mojej tej elfki, nie? Po prostu odpaliłem grę, zrobiłem screenshot i patrzyłem elementy armoru i próbowałem te elementy armoru przerysować, żeby... To jest na zasadzie usuwania niewiadomych. Miałem 100% niewiadomych, powiedzmy, jak może wyglądać postać z tyłu i próbowałem sobie na przykład sprowadzić, że mam 90% niewiadomych. O, to już jestem na plus. Za czymś się zaposiłkowałem i usunąłem sobie ileś niewiadomych, nie? I już może wiem, jak ta forma na przykład tej przedniej będzie wyglądać, bo już sobie coś zarysowałem, nie? Nawet posiłkując się jakąś inną grą, która już jest stworzona, już ma model 3D faktyczny, który możesz obracać dookoła, nie? To jest też ważne, bo on musi działać. I dlatego wymodelowałem sobie w tym ZBrushu oto. Wymodelowałem sobie to w ZBrushu i obróciłem. I widzisz, że to jest bardzo rough. To jest, jakby jakiś grafik 3D to zobaczył, to by powiedział, że to jest śmietnik, nie? Ale to jest postać z Daza, która ma trochę inne proporcje niż moja elfka. Te fragmenty mają inne proporcje też niż moja elfka, ale są blisko tego, co ja tam już narysowałem i chodzi mi o światło i o cień. Jak ja ją sobie obrócę, to widzę, mam właśnie znowu usuwanie niewiadomych. Kolejna rzecz. Mam coraz mniej nie wiem. Wiem więcej. Mogę sobie przerysować te rzeczy, albo w ogóle wziąć to, ponieważ to jest moje, i mogę nawet strejsować niektóre elementy linią. Po prostu po nich objechać tabletem linią, po tych geometriach, które wymodelowałem, i nanieść na tamto. I sprawdzić, czy ja to w ogóle lubię. Czy to jest fajne. I mnóstwo zbudowania tego tylniego widoku, mnóstwo mi pomogła ta sylwetka w Dazie przeniesiona do ZBrusha i domodelowana. To jest to. Bo musiałbym zgadywać, nie? A nie mam takiego, nie mam takich umiejętności na takim poziomie, żeby móc w wyobraźni totalnie w perspektywie obrócić. Czyli jakby mówisz, że tutaj w tych pracach taki jakby zaczynasz rozwijać się tych takich własnych, nie? Że, no tak. Że właśnie próbujesz do swojego workflow wrzucić jeszcze coś, co będzie 3D. Ja właśnie zaczynałem 3D z architekturą. No tak. Także, a potem chciałem bardzo mocno od tego odejść. No. I chciałem tylko malować. No. I byłem takim przez 2 lata, może przez 3 lata byłem takim purystą, że... Tak, jedna warstwa. Tak, tylko maluję. Teraz jesteś jedna warstwa, jeden pędzel. Tak, a teraz na przykład mam coś takiego, że... Że na przykład, jeżeli jakaś fota, czy jakiś element 3D, który je wymodeluję, zawiera odpowiedzi na moje problemy, to teraz ja na przykład nie mam czegoś takiego, ja na przykład dużo trejsuję. Naprawdę dużo trejsuję, bo myślę sobie, kurczę, ja już sobie udowodniłem, że jeżeli na przykład wstawię, powiedzmy, twarz jakiejś postaci, nie? I otworzę nowy canvas, to ja mózgiem umiem przenieść te linie, bo kiedyś tak trenowałem, więc umiem przenieść te linie i stworzyć ten portret, zarysować go w oparciu o plik otwarty na drugim monitorze. A teraz ja po prostu mi się już tego nie chcę, bo mnie interesują jakby inne problemy. Mnie interesuje jakby wypełnienie tych konturów. Że powiedzmy, mam twarz tej postaci, albo mam sylwetkę taką, albo mam obiekt taki, który już jest gdzieś na przykład na jakiejś fotografii z internetu, więc ja sobie go wezmę, nałożę na to warstwę nową i zaczynam go obrysowywać. Nie, że wiesz, że muszę go zgadywać, z jednego monitora mózgiem przenosić na canvas, tylko na canvasie obrysuję, potem tą fotkę wywalę w ogóle, żeby mieć same linie i w ogóle posiadanie samych linii, to mi między tymi liniami mózg mi podpowiada, co tam może w ogóle być jeszcze. Nie? Czyli jak tam miałeś to, co analizowałeś? O którym mówisz? O tej Joannie. Tak. Właśnie. Zrobienie czegoś takiego, jak jest jakaś postać, powiedzmy właśnie, to jest też jedna z prac Górska, ale to nie o to chodzi. O, to na przykład były niektóre rzeczy z Joanny z Heroes of the Storm, to nie, to w ogóle wziąłem z Horizona. Jest Aloy, postać z Horizona i też zobaczyłem gdzieś w internecie, jak ona biegnie i powiedzmy, jak ona stoi, nie? Jak ona wygląda z tyłu i ona ma takie właśnie jakieś na modelu jakieś szmatki, jakieś coś. Ja sobie to obrysowałem.
Ja sobie jak... I potem usuwasz ten render, usuwasz te kolory, usuwasz to wszystko i zostawiasz same linie. I nagle się okazuje, że ty na podstawie linii, które zostawiasz, masz nowe pomysły. W ogóle wiesz, że... A jeszcze czasami robię tak, że nawet jeżeli mam jakiś obiekt na przykład na fotografii i go obrysuję liniami, to zostawiam dużo przestrzeni. Mhm. Czyli, że obrysuję powiedzmy tu linią, ale tu nie. Potem tu wrócę, potem tu. Po prostu tak jakby na chwilę urywam, a potem zostawiam. I daję sobie szansę, sam sobie daję szansę, żeby wymyślić, jak połączyć te linie. A i tak potem na przykład biorę te rzeczy, zaznaczam całe, robię transform i to w ogóle nadaje innego charakteru, bo zmienia się perspektywa tych linii. W ogóle na liniach można działać cuda. Ja nie jestem mistrzem linii. Mhm. Jakby nigdy nie potrafiłem uzyskać jakości samej linii i nie dbam o tą linię. Dla mnie linia może być bardzo niechlujna w pracy. No bo są osoby takie, które tak. Po prostu rysują takim line workiem, potem to wypełniają, a potem dopracowują. Tak, i ten line work zawsze zostaje i zostaje do końca. No, a na przykład ja tutaj wyszedłem też line workiem, widzisz. Mhm, bo tu są kawałki line worka czy gdzieś, ale on w procesie jest totalnie wytracony. Prawie totalnie, bo mamy tutaj jakieś, wiesz... Czy te prace i tak są o wiele bardziej lineworkowe niż te, co pokazywałeś wcześniej z kursu, tak, nie? Tak, tak. To jest totalna różnica. Bo tam na przykład nie zaczynam w ogóle z linii. Nie. Znaczy zaczynam, ale wiesz, że to są takie bardziej sugestywne, gdzie co jest. A potem ta farba to wypełnia, nie? Tutaj zaczynałem rzeczywiście od takiej grubości linii, jak tutaj mniej więcej możemy widzieć, czy gdzieś o tu. Kawałki są jakieś, czasami dłoń czy coś. A potem to wypełniałem kolorem pod spodem. Tak samo z tymi rzeczami. A te były bardzo sugestywne. To w ogóle były takie luźna linia, że nie wiadomo gdzie co jest. I większość farba, ale też to widać, bo ta linia się zgubiła. I dużo z wyobraźni. To są takie rzeczy bardzo moje, ja to tak traktuję, nie? Że no. Nie musiałem się jakoś dużo inspirować, gdzieś szukać, tylko to mi się podobało. Zastanawiałem się, czym ja bym chciał grać w grze, jakbym miał, nie? No. Czym, co ja naprawdę chcę zrobić? To jest trudne pytanie. Na przykład wiesz, co w ogóle... Ja nie wiem. Jakie rzeczy ciebie interesują? Filmy bardziej, gry, czy dlaczego w ogóle robisz, ciebie interesuje, wiesz, że malowanie cyfrowe? To jest taka sztuka dla sztuki, że chcesz mieć ten efekt? Czy chciałbyś na przykład mieć plany takie pracowania w branży kiedyś? Growej, filmowej, wiesz, w Hollywood, nie? No serio pytam, wiesz, może byś chciał po prostu, nie? Tak się zastanawiam jeszcze, co jakby tutaj mnie motywuje do tego, że właśnie rysuję. Ale tak, jak sobie zastanawiałem się nad tą odpowiedzią, to chyba bardziej bym filmy mnie to jara, niż robienie stricte rzeczy pod gry. Rozumiem. Nie wiem, czy po prostu jakby od dziecka mało grałem w gry. Znaczy, no nie mówię, że też, że to było zero, nie? Albo z filmami było nagle jakaś przepaść, nie? Bo jakby tutaj nie, że jakby to bardzo porównywalne jest. Albo no bardzo też jakby mało w tych obu rzeczach mam doświadczenia, nie? Już więcej mam jakby w samym rysunku. Ale dlaczego nie gry? Znaczy nie mówię też tak, że jakby odrzucam, nie, to wszystko, tylko jakby, nie wiem, te jakby, znaczy, no, wydaje mi się, że po prostu jakby kadrowanie, jakby takie naprowadzanie historii, aha, takie, wiesz, jakby zamknięte może bardziej? Tak, że masz kontrolę nad tym ujęciem, który trafi do tego odbiorcy. Tak, tak. To jest takie coś ciekawego.
totalnie to rozumiem. I myślę, że właśnie tego mi brakuje gdzieś przy tej czasami pracy w grach. Bo na przykład jak masz nawet tworzenie, bo wiesz, też tu jest pytanie, jak masz pomiędzy, jak tworzysz jakieś postacie, nie? A tworzysz jakby scenerię i jakby ustawienie, nie? To w postaciach jakby nawet często, jak osoby to tworzą postacie, to bardziej tutaj chodzi o jakieś orto, nie? I bez światła totalnie. Że to jest bardziej jakby line work. Tak, rozumiem. I design tego. Rozumiem. Niż jakby scenaria. Rozumiem, o co chodzi. I jakby w tej chwili to, co mnie interesuje, to jest właśnie to, żeby właśnie zagłębić się w tym, jak światło działa na temat właśnie kadrów i tego wszystkiego. Bo jakby wydaje mi się, że w tym mam... Znaczy, może w obydwu rzeczach nie jestem jakimś specem, ale to jakby bardziej mnie jara. W tej chwili. No nie wiem, jak to będzie za rok, nie? Ale wiesz, jakby w tym momencie to ja to tak... A często się czujesz, że się właśnie zmieniają te twoje takie poglądy na tą rzecz? Czy że są takie rzeczy, czy że są takie upodobania, w których jesteś na przestrzeni lat w miarę stały? Czy na pewno, jak ja na przykład sobie pamiętam, że powiedzmy, no nie wiem, 10 lat temu coś takiego wykształciłem w sobie, jakiś styl, powiedzmy, nie wiem, czy jestem go w stanie określić, tak wiesz, stricte, że to, tylko po prostu jakaś wrażliwość na jakiś typ rysunku, to jakby ja czuję, że dalej jakby te same rzeczy mnie jarają. I słuchaj, pobawimy się teraz w taką zabawę. No. Ja zawsze zadaję, jak z kimś rozmawiam, zadaję to samo pytanie. No. Bo odpowiedź na to pytanie, jak ja sobie sam zadałem, to bardzo mnie ukształtowała. Boję się. Nie, jakbyś miał powiedzieć, nie? No. Bo patrzysz na różnych ludzi, tak. I znasz ich z imienia, znaczy kojarzysz z imienia, nazwiska, nie? Czy z jakichś pseudonimów w internecie. I wiadomo, to jest oczywiste, że nie możesz sam siebie porównywać do kogoś, bo jesteś indywidualnym jakimś tam tworem, wiesz. I idziesz w jakieś tam swoje kierunki. Ale gdyby, załóżmy, nie? Miałbyś być kimś dzisiaj, nie? No. Z tych progolesi, do których patrzysz. Kim chciałbyś być i ogranicz się do 3, max 4. No kurde. No dokładnie. Właśnie. Ale nie, to, ja jakby to ograniczenie ja jest ważne, że musisz wymienić 3. Ale aż 3? Aż 3. O, ty skubany. Bo zawsze ludzie mają problem, wiesz, tak, że się obejdzie to. Tak? Zawsze ludzie patrzą na dużą ilość ludzi. I wszystko im się podoba. No, no. I mają takiego, że mają na przykład takiego mistrza, czy dwóch, czy właśnie 3, którego oglądają od lat. I to jest ich taki, kurczę, że patrzą na ich pracę i to wrażenie się nie zmienia. Że patrzą na ich pracę, wow, kurwa praca, wiesz. Zajebiste, że na przykład na przestrzeni lat to się trzyma w ich odczuciu. No to jak u ciebie to jest? No ja na przykład pamiętam, że właśnie jak ja zakończyłem to serczowanie, nie? Tam, nie wiem, w 2008 roku. Co to znaczy zakończenie serczowania? Bo jakby wiesz, to powiedzmy przez te 2 lata, jak ja zaczynałem, to po prostu wiesz, jakby to było ogólnie takie zachwycenie tą dziedziną, nie? Tak. I po prostu sprawdzasz ludzi, nie? I po prostu śledzisz ich, tak? Że po prostu patrzysz i potem nagle osoba, która ci się podobała bardzo, tak, tak. I ona traci w twoich oczach i na przykład przerzucasz się na osobę. Dokładnie. A to też potem są znamiona, że ty masz tak, że czujesz, że się stajesz lepszy trochę sam. I nie, no bardziej patrzysz w tym ocenianiu. Bardziej w tym ocenianiu, nie? Tylko w ocenianiu. Jakby w tym momencie tam tych 2 lat, nie? Tych pierwszych. No i po prostu przechodziłeś i mówisz, nie, ten jest lepszy niż tamten, nie? No. I tak idziesz w tą nowinką, nie? No. I tak po prostu idziesz i w pewnym momencie, no nie wiem, jakby ja też jakby przestałem jakby w tym siedzieć tak mocno.
I po prostu ja pamiętam wtedy, że taką osobą ostatnią, którą po prostu trafiłem, to był Kuciara. I to był 2008 jakoś. Stary. I ja mówię, ten jest ziomek. I ja pamiętam, że... No, tak. Ale czekaj, ja mogę zgadywankę teraz zrobić. No. Która to mogła być, ale ty powiedziałeś 2008, tak? No jakoś 2000, no ja wiesz, zgaduję dawno, też lata. Dawno. I co? Pomyśl, że to 8, 10 lat temu był. No. To on był wreszcie, to on był kiedyś chyba na Max 3D, się udzielał jako Tiger, jakiś tam... 3D? No, Max 3D, taki był forum, bardzo stary. Aha, Max 3D, tak. No. Mnie wtedy nie było, bo ja to robię od 4 lat. Ja w ogóle praktycznie nie wchodziłem. No. Ja nie istnieję, ja jestem pokolenie, wiesz, milenialsów prawie, takie artstationowe, nie? Że mnie nie ma żadnej otarcie. Ja w ogóle, ja pamiętam, że ja doszedłem do tego etapu, że był CG Hub. Aha, no, no. I ja no, miałem tam rzeczy i tam przez kogoś trafiłem. Ale teraz nie powiem ci przez kogo, ale ja pamiętam tego gościa, ale nie mogę sobie teraz przypomnieć. Bo on o nim dawno nie słyszałem i teraz mnie nie przypomnę. Jak go znajdę, to ci mogę wysłać, ale teraz nie powiem. I jakby tam trafiłem właśnie przez niego, bo mówi, napisał takiego posta na DeviantArcie, że nie macie jeszcze tam konta, to natychmiast zakładajcie. No to mówię, natychmiast to jest teraz. I mówi, założyłem wtedy konto. I to było takie śmieszne, nie? No. Się, ale bardzo posłuszne. Ale mówię takie, że gościu fajnie to ujął i mówię, łapie mnie to, nie? No, no. No i założyłem konto. No. I jakby ten całe to istniało i potem pamiętam, że jakby kiedyś wchodzę, nie ma. I nic. I w ogóle nie było żadnej zapowiedzi i oni zdjęli tą stronę. Bez powodu. Tak. No. I to było dla mnie takie... Gdzie ja mam szukać? I jakby to się trochę tak skończyło wtedy. I ja nie wiedziałem, że wtedy jakby w międzyczasie też ArtStation powstało. Bo właśnie z tego, co ja wiem, to są goście od CG Huba. No. Oni zrobili to ArtStation. Tak? Tak, oni się jakoś tam... Jakiś był rozłam czy coś, to można zgadywać już, jak to mogło być. Ja już nie wiem. Ale to byli jakieś tam ludzie, którzy pracowali przy tym CG Hubie i oni stworzyli tą alternatywę, nie? No. I nagle właśnie, to pamiętam ten czas, to było, i to właśnie chyba było te 3 czy 4 lata temu gdzieś, coś takiego jak to ArtStation było totalnie nowe. 4 lata temu to wszyscy zaczęli mniejsza. Zakładać sobie konta na tym, może 5 lat, 4-5, coś takiego. Ciężko mi teraz ocenić, ale wiem, że pamiętam, że jakby był potem taki pustka i ja potem jakby jeszcze wchodziłem co jakiś czas i potem tak, kurde. I CG Hub był na maksa spoko, nie? Czy ArtStation też jest spoko, nie? Tylko jakby przez to, że nie wiedziałem, gdzieś tam wszedłem na parę forum, wszyscy pisali, co się dzieje, nie? Dlaczego nie mam? Tak. I tyle, nie? Mnie to minęło. Ja jeszcze nie byłem. Ja jakby nie dążyłem tym wtedy, no. Jakby wiesz, inne rzeczy tak, że wtedy miałem, że mówię, że a, liceum, nie, w ogóle ten, ja, bardzo ważny. Ja, stary, po prostu, ty byłeś w liceum i już się, już w ogóle, już w ogóle wiedziałeś, że takie rzeczy istnieją. No. Ja, stary, ja, nie, ja zacząłem w ogóle digital painting, nie, no. Jakkolwiek, jak miałem chyba 24 lata. Aha. To w ogóle pierwszy raz zacząłem to coś z tym robić. No. Jak miałem 22, to pamiętam, że dostałem kiedyś tablet. No. Bambu, właśnie Wacom Bambu. Aha. Za to, że komuś pomagałem w jakiejś pracy, czy ktoś miał tanio sprzedać i mi sprzedał ten tablet, ja go kupiłem, ale go nie ruszałem. Jakby przez 2 lata to on tylko sporadycznie go dotykałem, nie wiedziałem w ogóle co ja z nim w ogóle robię. Aha. Tylko taka zabawa bardziej. A właśnie jak no od 4 lat to można powiedzieć, że raz Facebook mi napisał, że o, zobacz swoje wspomnienie sprzed 4 lat, no, wiesz. I to była jedna z prac moich jakichś tych digital paintingowych, które ja robiłem, jak pamiętam, że zaczynałem tak poważniej, że robiłem codziennie jakąś pracę. Wstawiałem to na ten Facebook, czy coś, wiesz. I tak trenowałem, tak naprawdę trenowałem, że każdego dnia, czy co drugi dzień pojawiała się jakaś praca kompletna. I
i malowałem, i ciągle coś nowego, i coś nowego, i coś nowego. Wtedy ta właśnie zajawka Feng Zhu była bardzo duża. On tam robił te design cinema. Oglądałem to, nie? I właśnie Facebook mi przypomniał, że to było 4 lata temu. To był ten czas, kiedy ja tak... Ja trochę wcześniej, ale nie dużo, gdzieś tak może, wiesz, pół roku wcześniej zacząłem. Ale wtedy zacząłem tak bardziej świadomie, że rzeczywiście ja czułem, że ja chyba to chcę robić. Ja chyba chcę się w tym kształcić i jakoś tam prywatnie się za to zajmuję. I nawet nie wiem, gdzie ja tam będę, ale ja chcę to umieć. No. I po prostu ja chcę to umieć. Super. Nic więcej. No. Facebook. No. No, tak wcześniej tego wrzucić na Facebooka, jakby ja jakby się ograniczałem, bo nawet może tak z 4 albo więcej lat temu, no to już była jakby epoka social media i już ludzie zaczęli wrzucać na wszystkie rzeczy nawet poza tymi takimi stricte miejscami, nie? Ja jakby dalej żyłem tym dawnymi miejscami, nie? I tam już jakby nie było tyle wyświetleń, co kiedyś. Jakby już ludzie, mimo że tam istnieli, to już jakby dotarcie przez te jakby stare miejsca, typu właśnie DeviantArt, to już jest takie praktycznie znikome, nie? Żeby ktoś cię taki rozpoznał, albo nie wiem. Znaczy na pewno jakbyś wrzucał systematycznie coś, to i tak by to działało, nie? Ale, rozumiem. Ale ja właśnie widziałem, że taką zależność. Tylko wtedy jeszcze sobie nie zdawałem sprawy, że właśnie to warto wrzucać właśnie. Nie wiem, czy Instagram istniał wtedy już. No ale tak. Ciekawe rzeczy. Przeszłość w ogóle. Nie, ale na przykład i wracając do Kuciary, to pamiętam ostatnie jego takie rysunki, gdzie właśnie było widać na taką technikę i to jeszcze było zanim on wchodził wszystko, wiesz, takie 3D i tak dalej. Tak. To były takie prace typu Lasso. On bardzo ładnie malował. Lasso, no. W sensie Lasso, że Lasso Tour. No. Takie dużo takich rysunków Lasso. Ale Lasso Tour zostawia zawsze tego hard edge'a. Tak. I on miał rzeczywiście takie prace hardedge'owe? No. Bo ja go pamiętam z innych prac, że on miał. Ja pamiętam, że tam prace były takie. Znaczy, no miał, ale jakby na tych, że jakby tą prostotą taką właśnie, że jakby to jest takie dziwne, nie? Mhm. Że po prostu dlaczego? To po prostu pokazujesz tą technikę, nie? Jakby, że czujesz to. I ja mówię, kurde, zarąbiste. Że jakby on jest w stanie pokazać przez takie randomowe rzeczy... Czy my jesteśmy w stanie to gdzieś znaleźć w ogóle? No, pewnie tak. Nie no. Lasso. Pisz coś tam Lasso może. Nie sądzę, naprawdę. No w grafice? Będzie wszystko właśnie z Showtime, z jego tej, wiesz... Na przykład serii. Patrz. No. To jest takie mega stare. Okej. Okay. Który miał... I pamiętam taki, kurczę, rysunek pustyni. Ale nie wiem, czy go znajdziemy. On na pewno tego ma dużo. Znaczy no. Coś tu widziałem. To był taki sunset z drzewami. Jakaś taka pustynia, coś powiązane z tym, ale to będzie na Twitterze, więc to będzie nowe. On to spostował niedawno. Ale to jest coś takiego, nie? Że masz jakby... Mhm. I potem jakby w ramach tych... Tak. Wyciągnięte, nie? To jest też podobne, co ten Shadi Safadi pokazywał, nie? Że właśnie blokowanie... Mhm. I potem uzupełnianie tego blokinu o jakieś tam, o teksturę i o
No właśnie, o informacji tekstury głównie i informacji koloru. Chyba rozumiem, ale nie natknąłem się zupełnie na tę pracę. Ale to jest tak jeszcze taka bardziej naturalistyczna, że jakby tutaj, mimo że masz to wypełnianie tym lasem i tak dalej, no to czuć, że to jest powiedzmy takie realistyczne, nie? Tak. Mimo, że to jest takie strasznie hard edge'owe wszystko. Tak. Ale on miał jeszcze taką jedną pracę, gdzie właśnie to było, no. Ale to miejsce, gdzie to było, to już tego dawno nie ma i nie wiadomo, czy to można znaleźć gdzieś, nie? Bardzo ciężko jest dotrzeć do starych prac. Rzeczy, nie? Mhm. Bo to strona nie istnieje i tak dalej, nie? Ale no. Ogólnie Spolku, nie? Bardzo ostatnio na przykład dodał takie rzeczy. Tak, on wrócił. No. To sam napisał, jestem że... zdziwiony. Sam napisał coś takiego, że... No. Odświeżam long forgotten technikę tak. używania texture brushy. No. Kojarzysz jego no. notatkę. I bo faktycznie kiedyś używał tych teksturowanych brushy no. i te prace jego były ładne, bardzo ładnie malował. Potem ten... Potem fotobashing i 3D weszło w jego jakiejś tam karierze. Takie, a ja to tak widzę, ale on to pewnie, wiesz, zupełnie na innym poziomie odbiera i płynnie tą swoją jakąś drogę. Albo i nie płynnie, może właśnie to jest chaotyczne, może on wszystko naraz no. eksperymentuje. A generalist taki, nie? Tak, trochę. Totalnie. Ale nie można mu odjąć w sensie niczego. Mhm. Ja raz się zastanawiałem, ten Maciej Kuciara to taki dobry czy nie dobry, wiesz, miałem takie przemyślenia, znaczy w sumie kim ja jestem, żeby mieć takie przemyślenia, nie? No. Wiadomo, że to jest gościu, który trafi wręcz, ja myślę, że to jest jeden z takich, który trafi do historii sztuki nawet. No. No bo jak w Ghost in the Shell'u masz w filmie, tak. masz napis Maciej tak. na budynku, no to nie każdy może się tym pochwalić. No. Tak samo myślę o Piotrze Jabłońskim, że to są tacy goście, tak. o których wiesz, kiedyś w podręczniku od polskiego będziesz się uczył, nie? Tak. To jest jeszcze za wcześnie, żeby to tak można było do tego cenić, nie? Tak, ale że to się dzieje teraz. Ja myślę, że to się w ogóle dzieje na przykład, teraz. Jak już on ma jakieś takie rzeczy 3D, to nie wszystkie już mi się tak bardzo podobają. Mhm. Jak te rzeczy celsowo 2D. Nie wiem, jakoś tak... Na przykład to. Mhm. Nie, że jakby... Tak. Coś jakby ucieka mi. Myślisz, że co to jest? Nie wiem. Ten fakt. To może to jest kwestia jakby takiego, że... Jest trochę coś zostawione z fotobashingu za bardzo. Tak jak na przykład ty pokazujesz, że właśnie jest ten podmalowany, nie? Mimo wszystko. Albo, to on jakby, no, albo te przeteksturowane przez branżę. Nie wiem, może on to rzeczywiście, wiesz, jakby maluje, przemalował to całe i ja tego nie widzę, albo coś, że po prostu nie wiem, ta saturacja jest tej za dużo. Ja wiem, że to pewnie był jakiś tam ten styl tego, że po prostu tak to miało wyglądać, ale no nie wiem, coś tam mi nie siedzi. Jakby to już jakby, no nie wiem, po prostu nie będę się tym inspirował za bardzo. Ale ogólnie tak spoko, nie? Po prostu. Mhm. Wiem, że po prostu zmierzam w jakimś stylu, którym coś mi się podoba, coś nie i wiem o tym, to jest to. A, rozumiem, taki Madagaskar. Mhm. No. Tego nie znałem, w ogóle tej pracy nie znałem i tych, co pokazujesz, tych wcześniejszych. No, to jest małe trochę. No, ale wiadomo, o co chodzi. No to ja się zatrzymałem na tym etapie z Kuciarą, jak to jest najstarsze, nie? To już nic nie ma pod spodem, nie? To ja się zatrzymałem tu. Cześć to. To twoja historia, powiem tobie, takiej obserwacji jest bardzo długa. No nie? No. Jakby to są rzeczy, które były... na bieżąco, od wielu lat. No. Ja pamiętam, że wiesz, że jakby te rzeczy, to ja już powiedziałem, no to jest ten gościu. Nie, to jest jakiś. I potem nauczyłem, że to jest chyba jakiś Polak, nie? Tak. I mówię, kurde.
Dobry i Polak? Każdy to ma, nie? Że, kurde, to chyba jakiś Polak. No. Jest kuciara, co? Kusiara, czy no. Jak? Albo ty patrzysz Maciej? Nie, nie, no, to już... Nie, no to może Polak, ale jak w Stanach jest, to pewnie nie umie mówić po polsku, nie? Albo coś takiego. Tak. No. Często się z tym spotykam, że kogoś pytam, kto u ciebie jest taki top? A on mówi mi, Maciej Kuciara, wiesz? No, no, no. Jest ten top. Właśnie mnie to często się spotykam. Bardzo mnie rozwala to, że jakby ja byłem na tym etapie 10 lat temu, nie? Że, dokładnie. Nie? To jest... Nie wierzę. Czyli chcesz mi powiedzieć, że ten gość jest 10 lat na topie. Tak. O! Po prostu bonus. Po prostu ultimate jakiś przykład. Tak. Dobra, masz jeszcze dwa spoty. Dwa spoty. Powiedziałeś, ale właśnie, Maciej Kuciara ma tak szeroki wachlarz technik. No. I ty powiedziałeś, że dobra, na te rzeczy 3D czy fotobaszowe, tak nie za bardzo zwracam uwagę, tak mniej więcej tak to zrozumiałem. No, no. Ale powiedziałeś, że Maciej Kuciara to ten taki przykład dla ciebie. No, no, no. To co w zasadzie? To co w zasadzie w nim takiego jest? Znaczy, wiesz, na pewno te rysunki, które on wykonywał w tamtym czasie, czyli po prostu to, nie? Mhm. To jakby... Nie jestem w stanie teraz ci powiedzieć jakby co dokładnie w tym wszystkim, ale jakoś ten styl do mnie przemawia, nie? To ty lubisz syntezę. Syntezę? Syntezę rzeczywistości, że masz dużą, jakby wiesz, wychodzisz, czy robisz fotografię na przykład, to masz wszędzie mnóstwo informacji wizualnych. Jak ja patrzę na te obrazy, no to mam syntezę. Mhm. Wiesz, sprowadzone to do... Absolutnego minimum. Jak najprostszych form, ale nie prostszych. O, jakby coś w tym stylu, nie? To są możliwie jak najprostsze i nieprostsze. O, jakbym to tak bym to ujął. No, no, no. Taki trochę abstrakcyjne, nie? Rzeczy. Geometryczne, dużo geometrii w nim jest. Znaczy, no, niekoniecznie musi być takie stricte geometryczne, nie? Czyli gra na krawędziach też cię interesuje. Znaczy, no tutaj akurat w tych rysunkach, które ci pokazuję, no to jest stricte, nie? Jakby krawędzie, nie? Mhm. Ale, no, tak jak pokazywałeś, te rzeczy nie zawsze warto mieć to wszędzie. Tak. To jest strefowanie uwagi. No. Jak wszędzie masz coś ostre, no to... Zresztą, coś nie jest... To jest parę rysunków, też coś nie jest tak ostre, jak nie masz przeciwwagi. Czyli jak nie masz miękkiego, jakiejś miękkiej linii, to ta linia obok nie będzie tak ostra, nie? To też jest na tej zasadzie. Wszystko jest w relacji. Tak mi się wydaje, że to są najważniejsze... To jest najważniejszy wniosek, że relacje są najważniejsze między rzeczami. Nie rzeczy same w sobie, nie składniki obrazu same w sobie, tylko te relacje, odległości między nimi, coś w tym stylu. No. No i masz jeszcze dwa spoty. Dwa spoty. Chyba, że Kuciara wszystkie miejsca już są w twoim serduszku. Nie no. Nie no, na pewno trochę randomowo może, ale jakby nie śledziłem jego prac w ogóle, tylko przez to, że w sumie to było tak, że przez to, że odświeżyłem Kuciarę, to w końcu ogarnąłem sobie kursy z jego platformy, nie? Aha, tak. I tak. Land Squared mówisz? Tak. No okay. I kupiłem sobie tam od tego The Jammy. Aha, Jamma Juba Life. I jakby na początku w ogóle jakby nie czaiłem tego gościa. Kupiłem go. A którą rzecz kupiłeś? To narrative... Czekaj, jak to jest? No jest tam narrative concept, on ma dwa kursy. On ma narrative concept art i on ma intro to 3D concept design. Ja chcę od Jammy sobie kupić coś teraz. Z tego ze swojego, on ma Patreona teraz, nie? Z Gumroada mu chcę kupić i to jest, jak wejdziesz na ArtStation i jest Jamma, to normalnie wiesz... Ja sądzę, bo mi to powiedział jeden z takich... Czekaj, Juba. Jak on się pisze? Zbullshitowaliśmy jego imię. Nie, to nie to. On mi się wcześniej wyświetlał, wiesz, w podpowiedziach. Chyba Jur, wiesz? Ale ja to... Jamma Jur. O, nie Juba. Jur. Jest.
Tak. Sorry. Ale zbullshitowałem jego imię. O to mnie interesuje. Mhm. Grease Pencil. No, Grease Pencil w Blenderze. Dokładnie. No. To mnie interesuje, ja chyba sobie to naprawdę kupię, bo właśnie pracuję nad takim projektem w firmie, że jeden z takich leadów 3D, wiesz, znaczy jeden z leadów, no lead, po prostu Maciek, który zajmuje się u nas bardzo dużo, duże ma doświadczenie w 3D, w grafice 3D, aż mnie zaskoczył. On mnie bardzo zaskoczył, że on jest na bieżąco z takimi, wiesz, artstationowymi nowinkami, typu, że jest jakiś Jama Dżubarajew, tam Dżurbajew, przepraszam, Jama, nie chciałem. Nie chciałem, że nie lubię nas słuchać. No tak, myślę, że nie. A może się okaże, że Jama... Nie, no tak, nauczy się polskiego i słucha nas. Specjalnie po to. Tak. Pokazujemy jakieś jego rzeczy. Nie zdziwiłbym się, wiesz, jak on się zaraz nauczył polskiego. Tak, no jest zdolny. No. No to pokazuje mi Maciek, a może byś takiej techniki używał? Mhm. Ja tak patrzę, co to w ogóle jest, bo wiesz, ja łączę 3D właśnie z Photoshopem, tylko łączę to w taki sposób mechaniczny, tak jak to, wiesz, jak to możesz sobie wyobrazić, że coś wyrenderuję, przeniosę to, wytnę stąd, tam i maluję po tym, albo najpierw maluję, coś domodelowuję do paintingu, na przykład, żeby pokazać to. A tutaj jest w ogóle Grease Pencil, który totalnie w tym... Już w Blenderze tak. Jakieś w przestrzeni możesz ponoć malować te kształty. Wystarczy, że włączysz Blendera i naciśniesz literkę D. Tak? Tak. I już masz... I chyba D to jest chyba skrót od drawing po prostu. I drawujesz w tej przestrzeni. Albo tworzysz blok jakiś z prostych geometrycznych... Mnie też ciekawi, jak ten program to ogarnia, że to jest po prostu... Że on wie, jak daleko na przykład, nie? Tak, tak. Jest ten stroke. Powiem tak, ja nigdy tego nie używałem. Mhm. Nie wiem, jak to działa. Może to jest strasznie kancerskie i w ogóle nie. O, i potem jest łączenie tego w Photoshopie, nie? No. Że tu on coś tam w 3D... Może w ogóle też to skalować, możesz te obiekty, te rysunki. To jest w ogóle też masakra. Tak. No i potem oczywiście rysunek w Photoshopie, który już nadaje waloru. Walory, blokowanie, czerni, bieli, w tym przypadku glitteraseczki. Tak. No po prostu masakra. Ja myślę sobie, kurczę, Blender jest darmowy. Photoshop jest w każdym studio. Przecież jak ja się tego nauczę, może będę wartościowym pracownikiem. No wiesz, ogólnie, nie? Dla branży. Bo będę mógł dużo rzeczy bardzo sprawnie zrobić na darmowych programowaniach. No, ta rzecz. A ty mówiłeś, że w Lem Squared przeskroluj sobie. Którego Jama kupiłeś? Narrative Concept? To co tu? W sumie to obydwa. Narrative Concept i... Były promocje. I to. Tak. Intro typu 3. Tak, i zacząłem sobie od tego. Od tego? No. Jakby, kurczę, jakby... Patrzyłem na ten kurs i trochę nie czaiłem tego. Na początku, jak to ogarniałem, że jakby ta stylistyka jego tutaj, która jakby jest pokazywana, że jakby to jest takie dziwne, nie? Wszystko. Że tak dla mnie, jak pierwszy raz to widziałem, na przykład Terminator, nie? Tak. Czy podoba ci się to ujęcie w ogóle? Takie, nie wiem. No, że bardzo centralna kompozycja, że takie bardzo na efekciarskie, o to ci chodzi? No tak, że wszystko jest takie strasznie efekciarskie tutaj. Mm-hmm. Że takie aż za bardzo, nie? Ja tak nie wiem, ale tu jest tyle rzeczy jakby naraz, że okej. Okay. I że 3D rzeczy takie nowe, które po prostu jakby przyspieszają cały workflow pracy, nie? I mówię, no to spoko. I naprawdę ciekawe rzeczy tutaj pokazuję, no. Tylko ja na przykład mam też taki jeszcze problem, że nie zawsze nie jestem w stanie tego tak zrobić, wiesz, od strzała. Bo to jest też taki duży przeskok, że po prostu to chłoniesz tak trochę, powoli. Chodzi ci o to, że potrzebujesz czasu, żeby się... No. Żeby wdrożyć te techniki i tak, żeby swobodnie się w nich czuć. Albo nawet, wiesz, jakby... Rozumieć to, co on ma w głowie, i po prostu jakby
jakby rozumieć, jak to można zastosować. Mhm, tak, chyba bo to jakby od, wiesz, jakby z zero. Tak, tak. I wskakujesz to i on ci już pokazuje jakieś zaawansowane rzeczy. Ja miałem to sam taki dysonans poznawczy w temacie Craiga Mullinsa. Bo kupiłem sobie na Skulizmie kurs od Craiga Mullinsa. No. Wiesz, Digital Painting with Craig Mullins. W ogóle całą platformę Skulizm to polecam. No. Każdemu, to jest kompetentna wiedza i warto się z tego uczyć. Szczególnie Essentials of Realism z Nathanem Falk, z Jonathanem Hardesty. To jest takie... Jak ktoś chce malować, naprawdę, to jest historia gościa od zera do bohatera. On miał 20 ileś lat, pracował w jakimś biznesie, powiedział, że fuck it, w ogóle wychodzi i on chce zostać artystą. I chodził po różnych art schoolach i chciał się nauczyć malować, no. Żeby to było, wiesz, mimesis, reprezentacyjne jakieś właśnie naturalistyczne, nie? I żeby to było ładnie malować, a miał rysunki takie totalnie derpowe, wiesz, jak jakiś licealista lub gimnazjalista na tym etapie, nie? I oni i mówili mu w różnych szkołach plastycznych czy rysunku, że musisz się tam wyrażać, albo pracuj kreską, pracuj plamą, jakieś takie rzeczy, takie slogany, których on totalnie nie umiał skumać, nie? I my wiemy, na przykład też się uczyłeś na architekturze, myślę, że też słyszałeś jakieś takie rzeczy. Ja tak słyszałem. Dużo takich pracuj formą, wiesz, o co chodzi, nie? Ale co to znaczy pracuj formą? Bo myśl funkcją, nie? I wiesz, ktoś ci powie myśl funkcją i ty rozkminiasz potem, o co mu chodziło. I właśnie Jonathan po tej wizycie w tych różnych atelier, różnych mistrzów skompresował tą wiedzę, której sam odkrył, o co im tak naprawdę chodziło i co tak naprawdę... Może sami nie wiedzieli. Może tak. Właśnie, no nie wiem, prawdopodobnie, może, możemy, wiesz, teraz gdywać, nie? No. Ale mogło tak się zdarzyć. I on po kolei jakby hard way przeszedł przez to, zrozumiał, o co w tym chodzi i jego klasa jest oparta, że tłumaczy najpierw, czym jest struktura w malarstwie, czym jest walor, czym jest kolor, czym są edge i podaje przykłady właśnie z malarstwa starych mistrzów, pokazuje swoje przykłady. Ten kurs jest w ogóle niezależny od techniki, czyli jeżeli ktoś rysuje węglem, ołówkami, farbami czy na komputerze, to nie ma znaczenia. Każda z tych osób może Essentials of Realism z Jonathanem Hardesty przerobić. Wiesz, ze skulizmu. I to jest totalnie. To polecam, no bardzo, bardzo. Cały skulizm. No. Cały czas miałem tą potrzebę, że ja muszę coś robić poza loading screenami, które widziałeś do Kurska. No. Na przykład taka sytuacja, jak ja dostaję takie coś, no. Że możesz zrobić loading screeny do gry, no. Mogą być w twoim stylu, który ty preferujesz i pierwszy, wiesz, ja pierwszy loading screen to robiłem przez 2 tygodnie. To on gdzieś powstawał przez 10 dni. Nie? To ja wtedy w ogóle nie myślę o swoich prywatnych pracach. To jest jakby to, co robię w studio, jest moją prywatną pracą. I ja przychodzę do domu i ja dalej myślę, jak ja poprawię to, co robię w firmie. Dlaczego? I te loading screen to był taki ułamek, taki czas, że ja totalnie się angażowałem i stary, jak ja mam takie zadanie i ja muszę mieć jedną rzecz w życiu, że moja kolejna praca, którą wytwarzam, musi mieć szansę być najlepszą pracą w moim życiu. Jak ja dostaję szansę, że ja mogę robić jakąś pracę, ilustrację albo koncept i że może nie będzie, bo może mi się nie uda, ale ma szansę, że to będzie najlepsza praca w moim życiu do tej pory, to ja, stary, mogę nie spać, wiesz. Znaczy, spać muszę, ale mogę, wiesz, całe życie poświęcić tylko temu i w ogóle nie mam żadnej potrzeby robienia prywatnych prac. Żadnej. To jest jakby, to jest już totalnie moja manifestacja, co ja robię na przykład dla firmy, jeżeli ona mi daje taką możliwość. A potem tego długo nie miałem i cały czas sięgałem właśnie po te elfice, które ci pokazywałem, nie? Czy po właśnie Corrupted Dryada. To jest takie coś, co ciągnie się od początku 2017 roku. Totalnie.
i jeszcze, wiesz, ja jeszcze tego nie skończyłem. Pokażę po prostu, gdzie to zabrnęło do tej pory. Corrupted Dryada 16. O, ta Dryada. To jest jeszcze praca, którą ja robię personalnie i nie wiem kiedy, ale zamierzam ją jakoś dokończyć, może jeszcze w tym roku, bo po prostu to nie jest tak, że tak długo na nią pracuję, tylko po prostu tak rzadko nad nią pracuję. Raz na jakiś czas. I ona wcześniej była, jeszcze niedawno była tak, wyglądała i widzisz, to jest zbiór moich doświadczeń, bo żebym ją robił w 2017, bo ona zaczęła się w 2017 roku i dotarła do tego etapu, który teraz widzimy, to bym prawdopodobnie tu zakończył, a potem troszeczkę więcej się nauczyłem i na przykład tu zwracałem uwagę na ilustracyjny aspekt, czyli bardzo mi zależało na tym, żeby był kontrast ciepło-zimno, czyli zimna skóra oświetlenia, ciepły cień. Uwielbiam ciepłe cienie. To jest właśnie bardzo charakterystyczne dla chińskiego malarstwa cyfrowego. Chińczycy to robią. Oni mają jakby w ogóle inną teorię koloru niż Europejczycy i Amerykanie. Tak odnoszę wrażenie. Nawet jak oglądam ArtStation. Dlatego Ruan Jia i Guan Jian Huang. To są dwóch moich ulubionych chińskich takich twórców. Guan Jian Huang. Tak to się pisze. I to jest trochę słabe, że razem z Ruanem go do jednego worka wsadzam, ale oni robią podobne rzeczy. I pokażemy, kim są ci ludzie tutaj. Ruan Jia to jest ten koleś, jeden z moich prywatnych mistrzów na przestrzeni lat. No zobacz to. To jest właśnie Ruan. I jedna z moich ulubionych jego prac to jest Vanishness. Taki portret. To jest to. Mógłbym bardzo dużo opowiadać o tym portrecie, co w ogóle, czego się nauczyłem, tylko patrząc i analizując nawet kolor pikerem ten portret. I jest jeszcze Guan Jian Huang. Guan Jian Huang, tak go się pisze. I on też robi dużo w oparciu o kontrast temperatury. I tylko weźmy jego prace związane ze znakami zodiaku, gdzieś powinny być. Nie ma ich tu akurat. Ale to jest przykład jego pracy. Też portretowe i też dużo kolorów, które korespondują ze sobą, widzisz. Dużo przełamań kolorów, dużo temperatur tego ciepłego cienia. I ta Corrupted Dryada to jest coś, co ja próbowałem robić, a potem na przykład, i właśnie patrząc na ilustracje tych Chińczyków, okay. I na te kolory, a potem douczyłem się trochę w designie. Stwierdziłem, że design tych rzeczy, tego i tego jest bardzo nieśmiały. Że to jest tak, jakby ktoś chciał opowiedzieć o tym, że ona manipuluje teraz tymi roślinami, ale nie mógł. I to jest efekt tego, że ja po prostu na, nie wiem, pół roku czy więcej zostawiłem totalnie tą pracę, czy wiesz, czy nawet na rok, i potem po roku zacząłem do niej wracać i ona ewoluowała do takiego stopnia. I jeszcze nie jest skończona, bo jeszcze mi się ta szmatka nie podoba i trochę trzeba poprawić anatomię dłoni i takie rzeczy. Ale to jest coś, na czym ja pracuję. Teraz. I dlatego zawieszam tę pracę. I długo nie miałem właśnie tego, że w pracy mogę się realizować, bo musiałem robić po prostu jakieś obowiązki. A teraz jest nowy projekt, niezapowiedziany, nie mogę nim mówić. Ale tak się totalnie jaram, że ja, wiesz, przychodzę do pracy o 10, siedzę do 20 i do 22 czasami. I siedzę w pracy, bo nie mogę z niej wyjść. Bo po prostu całe moje życie może być poświęcone. Czuję, że mam w firmie wpływ na to, co będzie. Że jesteśmy w takim niewielkim zespole. I że każdy ma tam wpływ. I po prostu jakość nowego projektu będzie zależeć od tego, ile z siebie damy. I to jest bardzo motywujący czynnik dla mnie. To wszystko. Fajnie. Jeszcze takie może ostatnie kończące pytanie. Powiedz mi, jakbyś mógł powiedzieć jakieś coś dla młodych osób, które po prostu zaczynają dopiero. Czyli na przykład
wyobraź sobie siebie, jak po prostu nic nie wiedziałeś, nie wiedziałeś, za co masz się chwycić, to gdzie zacząć? Pierwsza rzecz, oglądać Art Station. Mm. Naprawdę, bo jakby nie wchodzić na DeviantArta. To tak. Chodzi o to, że wiesz, to że tak. Ty najpierw musisz wiedzieć, co jest dobre. No. Nie? Bo czasami możesz rzeczywiście uczyć się rzeczy, ale ślepo wymierzyć swoje starania i trafić w coś, co będzie niedobrej jakości i uczyć się czegoś, co jest niedobrej jakości. A poza tym skulizm. Jak już jesteś na ArtStation i wiesz, co się robi w ogóle w branży, tylko nie przerażaj się tym ArtStation, że tam po prostu są koksy i wymiotacze, bo to często są... Oni często postują prace, które są efektem na przykład 10-letniego doświadczenia. I nie możesz się tym przerażać jako początkujący, że nigdy tam nie zabrniesz. Ja też na przykład nie wchodzę na ArtStation często, bo mnie to przeraża, że jest tak dużo dobrych ludzi. I co? Mógłbym się po prostu zamknąć w komórce i w ogóle nic nie robić, ponieważ jest tylu dobrych ludzi. No, to jest to. Także to trzeba wymierzyć. Trzeba trochę wchodzić, trochę nie wchodzić. Trzeba wchodzić wtedy, kiedy to cię inspiruje, a kiedy to cię przytłacza, to po prostu zostaw to na chwilę. I skulizm.com. Wejdziemy na tą stronę u mnie, to od razu zobaczycie, o co chodzi. Skulizm uważam, że jest bardzo pożyteczną platformą dla początkujących i to bardzo. Wchodzi się w kursy i tu są po kolei różne kursy. Można obejrzeć tutaj preview dla każdego kursu. Te, które ja przerobiłem, coś mogę o nim powiedzieć. O nich powiedzieć to tak. Koniecznie moim zdaniem to, bo w ogóle inaczej się patrzy wtedy na art i inaczej się rozmawia z ludźmi o tym, bo naprawdę patrzysz na składniki techniczne obrazu, zamiast na jakieś takie subiektywne wrażenia, że coś komuś się podoba, nie podoba. To jest taki bardzo konkret. Essentials of Realism. Konkretem jest... Tylko, co jest ważne? Są tutoriale i od razu prace domowe. Robić prace domowe i się nie opierniczać. Tak totalnie. Naprawdę. Bo to dużo daje. To nie są jakieś wymysły, że... I Pictorial Composition with Nathan Fox. To jest big one. To jest niezależnie co robisz, jaką techniką robisz, to wszędzie jest ta kompozycja obrazu, która jest na czele tego, co robimy. Totalnie. I Nathan Fox doskonale to tłumaczy. Można najwyżej na jego wykładzie troszeczkę, na jego tutorialu troszeczkę spać, bo on w taki bardzo spokojny sposób mówi i ma dużo bardzo takich anegdotek wtrąca o swoim życiu i w ogóle. To te dwa tutoriale bym totalnie polecił i wiem, że jeszcze ludzie polecają sama Nilssona. Ja akurat go troszeczkę przerabiałem, tylko go oglądałem, nie robiłem prac domowych, ale Fundamentals of Lighting with Sam Nilsson. Bierzcie to i po prostu będziecie super. Wielu ludzi, którzy nawet teraz pracują w Blizzardzie, to korzystali na przykład z tego tutorialu. No to tyle, to będziemy musieli kończyć. Tak, już tak dużo mamy rzeczy. Mam nadzieję, że nas dobrze było słychać i może kiedyś, za jakiś czas, znowu, jeśli się podobało oczywiście. To... Wiesz, no ja jestem bardzo wdzięczny za zaproszenie. Dzięki, no dzięki. To fajnie. Super się rozmawiamy. No to pewnie się jeszcze spotkamy w przyszłości i mam nadzieję, że będziemy mogli jeszcze o czymś nowym pogadać. O, jest jeszcze tyle tematów, których nawet nie poruszyliśmy, Tomek, że i tak jest to za dużo. Nie no, mam nadzieję, że to wyszło w miarę... Nie mam też doświadczenia w takich podcastach. Tak niech ktoś coś z tego wyciągnie. Tak. Dzięki, naprawdę świetny dzięki czas. Wszystkim, że dotrwaliście do tej godziny i to już jest późna na pewno godzina. Albo długa, jak tam możecie to nazwać, więc cieszymy się bardzo i jeśli będą następne odcinki, to też je obejrzcie albo usłyszcie. Także pozdrawiamy serdecznie. No, trzymajcie się dzielnie i nie poddawajcie się tam. Malujcie rzeczy, twórzcie coś. Ludzie, bądźcie tam potężni, tak mówi Ashtorp. Bądźcie potężni. Be powerful, aha, be prolific, peace, aha, out. No, on tak ma taki koniec. No, to wy też tak. No. No. Cześć. Cześć.